pierwszy. Podejrzenie. Rozdział pierwszy. Krucze Gniazdo. Pan Satterthwaite siedział na tarasie kruczego gniazda, a jego gospodarz, Sir Charles Cartwright, wspinał się ku niemu ścieżką od morza. Krucze Gniazdo było nowoczesnym bungalowem w dobrym stylu. Bez oszalowania przybudówek, czyli tego wszystkiego, w czym lubują się trzeciorzędni architekci. Prosty, solidny, biały dom zwodził oko swymi rozmiarami. W rzeczywistości był o wiele większy niż się z pozoru wydawało. Nazwę zawdzięczał położeniu. Leżał wysoko nad portem Lumałów, a z jednego końca ogrodzonego masywną balustradą tarasu można było wykonać skok wprost do morza. Szosą było stąd do miasta mile. Szosa wiodła w głąb lądu, po czym pięła się zygzakiem pod górę, wysoko nad wodą. Urwistą rybacką ścieżką, tą, którą podchodził teraz Sir Charles Cartwright, szło się tu siedem minut. Był on dobrze zbudowanym, opalonym mężczyzną w sile wieku. Miał na sobie stare, popielate, flanelowe spodnie i biały sweter. Szedł sprężystym krokiem, kołysząc się lekko w biodrach, a dłonie zaciskał w pięści. Dziewięć osób na dziesięć powiedziałoby: oficer marynarki w stanie spoczynku. Nie można się pomylić. Dziesiąta osoba wszakże, bardziej spostrzegawcza, miałaby wątpliwości. Uderzyłoby ją coś bliżej nieokreślonego, jakaś nieprawdziwość w tej postaci. Nieoczekiwanie mógłby pojawić się obraz: pokład statku, ale statku nierzeczywistego, obciętego bocznymi kurtynami z grubej, bogatej tkaniny. Na pokładzie człowiek, Charles Cartwright w strumieniach światła, ale nie słonecznego światła. Krok lekki, dłonie zaciśnięte i ten głos, miły, subtelny głos angielskiego żeglarza i dżentelmena o wzmocnionej doniosłości. Nie, sir, mówił Charles Cartwright. Obawiam się, że nie mogę udzielić panu odpowiedzi na to pytanie. Szeleszcząc, opadły ciężkie kurtyny, zabrzmiała ostatnia synkopowana nuta, zapaliły się światła, a dziewczyny z pretensjonalnymi kokardami wołały: Czekoladki, lemoniada. Pierwszy akt wezwania Morza z Charlesem Cartwrightem w roli komendanta Wenstona dobiegł końca. Spoglądając na dół ze swego punktu obserwacyjnego, pan Sutterfwaite uśmiechnął się. Mały, suchy człowieczek był mecenasem sztuki, zatwardziałym, lecz sympatycznym snobem, którego nigdy nie pomijano w ważniejszych spotkaniach towarzyskich czy akcjach społecznych. Zwrot oraz pan Satterthwaite niezmiennie zamykał listę gości. Był on przy tym obdarzony niezwykłą inteligencją i wyostrzonym zmysłem obserwacyjnym. Potrząsał teraz głową i mruczał pod nosem. — Nigdy bym się nie spodziewał. — Nie — Poprawdy nigdy. Rozległy się kroki. Satryf Wade odwrócił się. Potężny, szpakowaty mężczyzna, około pięćdziesiątki, wziął krzesło i usiadł. Miła, łagodna twarz tego człowieka mówiła sama za siebie. Lekarz, Harley Street. Sir Bartholomew Strange był wziętym specjalistą chorób nerwowych. Miał za sobą liczne sukcesy zawodowe. Niedawno zaś otrzymał tytuł szlachecki z listy Birthday Honors. Przysunąwszy sobie krzesło do pana Satterfueta, odezwał się: Czego by pan się nigdy nie spodziewał? Proszę zdradzić. Satterfuet wskazał z uśmiechem na postać szybko posuwającą się po ścieżce. Nie spodziewałbym się, że sir Charles tak długo tu wytrzyma na tym wygnaniu. Ani ja, dokroćset, zaśmiał się tamten, odrzucając do tyłu głowę. Znam Charlesa od dziecka. Byliśmy razem w Oksfordzie. Zawsze ten sam. Lepszy aktor w życiu niż na scenie. Wiecznie gra. Nie może się powstrzymać. To jego druga natura. On nie wychodzi z pokoju. On robi wyjście. A jeszcze musi mieć do tego dobrą rolę. Uwielbia zmieniać rolę. To jego żywioł. Dwa lata temu rozstał się ze sceną. Mówił, że potrzebuje cichego, sielskiego życia z dala od świata. Że chce się oddać swym dawnym, żeglarskim zamiłowaniom. Przyjeżdża więc tutaj, buduje dom. W jego pojęciu prosty. Wiejski dom. Z trzema łazienkami i Bóg wie czym. Podobnie jak pan, Satterthwaite, nie wierzyłem, że to długo potrwa. Charles jest tylko człowiekiem, musi mieć publiczność. Kilku emerytowanych kapitanów, grupka podstarzałych kobiet, pastor to niewystarczające pole do popisu. Szczerze mówiąc, sądziłem, że prosty człowiek namiętnie kochający morze, wytrzyma najwyżej sześć miesięcy a potem znuży się rolą. Że następnym jego wcieleniem będzie światowiec w Monte Carlo. Albo właściciel ziemski w Highlands? Nasz drogi Charles ma zmienną naturę. Doktor przerwał na chwilę długie przemówienie. Z czułością i rozbawieniem spoglądał na mężczyznę, który, nie wiedząc, iż jest przedmiotem rozmowy, posuwał się ścieżką, aby za chwilę znaleźć się na tarasie. Cóż, podjął sir Bartolomiu, wygląda na to, żeśmy się pomylili. Urok prostego życia działa nadal. Człowieka, który wiecznie gra, można łatwo błędnie ocenić, zauważył Sutterfluade. Jego szczerych odruchów nie traktuje się poważnie. Doktor skinął głową. Tak, powiedział z namysłem, to prawda. Charles Cartwright wbiegł po schodkach na taras i radośnie powitał przyjaciół. Mirabel przeszła samą siebie, zawołał. Szkoda, że się pan nie wybrał, Sutterfluade. Tamten tylko potrząsnął głową. Tyle razy chorował, przeprawiając się przez kanał, że stracił wszelkie iluzje co do wytrzymałości swego żołądka na pokładzie. Tego ranka obserwował Mirabel z okna sypialni. Widząc ostrą bryzę, pan Wade gorąco dziękował Bogu, że znajduje się na suchym lądzie. Sir Charles podszedł do okna bawialni i zawołał na służbę, by podano drinki. — A dlaczego ty się nie wybrałeś, Toli? — zwrócił się do przyjaciela. Połowę swego czasu spędzasz na Harley Street, przekonując pacjentów, jak zbawienne jest życie na morzu, a sam co? — Jest jeden wielki plus zawodu lekarza — rzekł na to ser Bartolomił, że nie trzeba koniecznie słuchać własnych rad. Ser Charles zaśmiał się. Nieświadomie wciąż grał rolę obcesowego, żywotnego wilka morskiego. Prezentował się świetnie, a lekka siwizna na skroniach dodawała mu jeszcze pewnej dystynkcji. Był tym, na kogo wyglądał. Po pierwsze dżentelmenem, a po drugie aktorem. — Sam pływałeś? — spytał doktor. — Nie. — Sir Charles odwrócił się do szykownej pokojówki, która przyniosła tacę z drinkami i wziął szklaneczkę. — Miałem pomocnika. Tę małą Egg. W jego głosie było coś takiego, może lekki akcent zakłopotania, że pan Sutterthwaite spojrzał na niego badawczo. — Panna Lyttengorb? Zna się trochę na żeglarstwie, prawda? Sir Charles uśmiechnął się ze smutkiem. Czułem się jak szczur lądowy, ale dzięki niej robię postępy. Saterfwait dokonał błyskawicznych skojarzeń. Ek letn go ona go tu trzyma. Wiek, niebezpieczny wiek i młoda dziewczyna, samo życie. Sir Charles mówił dalej. Może. Nic się z nim nie równa słońce, wiatr i morze. I prosta żeglarska pieśń, która ci towarzyszy w drodze do domu. Rozejrzał się z upodobaniem po białych ścianach swego domu z trzema łazienkami, zimną i gorącą wodą w każdej sypialni, najnowszym systemem ogrzewczym i elektrycznym i całym zastępem służby, dwiema pokojówkami, kucharką i pomocą kuchenną. Sir Charles miał chyba dość przesadne pojęcie o prostocie życia. Na progu stanęła wysoka, wyjątkowo brzydka kobieta. Podeszła do rozmawiających panów. Dzień dobry, panno Ray. — Dzień dobry, sir Charles. Dzień dobry. Lekko skinęła głową w stronę gości. Przyszłam pokazać panu menu na kolację. Czy chciałby pan coś zmienić? Sir Charles wziął menu i przeczytał półgłosem. Ono no, popatrzmy: mm, melon kantalup, barszcz, świeżo złowiona makrela, głuszec. Suflet surprise? Kanapę de jam? Doskonale. Nie mam zastrzeżeń, panno Milray. Wszyscy przyjeżdżają pociągiem o czwartej trzydzieści. Dałam już dyspozycję Holgate'owi. A jeszcze jedno, sir Charles. Przepraszam pana, ale chyba lepiej, żebym jadła dziś z państwem przy stole. Sir Charles był wyraźnie zaskoczony. Odparł jednak uprzejmie. Oczywiście, panno Milray, będzie mi bardzo miło. Tylko... E... Panna Milray wyjaśniła ze spokojem. Byłoby trzynaście osób, a ludzie bywają przesądni, sir Charles. Ton panny Milray wskazywał, że jeśli o nią idzie, sadzałaby codziennie trzynaście osób przy stole bez żadnych skrupułów. Chyba wszystkiego dopilnowałam, podjęła. Kazałam Holgate'owi zabrać samochodem Lady Mary i państwa Babingtonów. Czy tak pan sobie życzył? Świetnie. Właśnie chciałem o to panią prosić. Panna Milray oddaliła się z uśmieszkiem wyższości na swym surowym obliczu. — Niesamowita kobieta — rzekł Sir Charles z szacunkiem. — Czekam tylko, kiedy przyjdzie umyć mi zęby. — Sama doskonałość — zauważył Strange. — Pracuje u mnie od sześciu lat. Najpierw w Londynie jako sekretarka, a teraz tutaj, jako idealna gospodyni. Dom chodzi jak w zegarku. I wyobraźcie sobie, zamierza odejść. — Dlaczego? — Mówi... Sir Charles podrapał się po nosie z powątpiewaniem, że ma chorą matkę. Nie wierzę w to. Takie stwory jak ona w ogóle nie mają matek. Są generowane samoczynnie przez maszyny. Nie, to musi chodzić o coś innego. — Niewykluczone — odezwał się Strange. — Krążą plotki. — Plotki? — przerwał mu Cartwright, szeroko otwierając oczy. — Na jaki temat? — O no, Chyba nie muszę ci tłumaczyć, Charles, czego dotyczą plotki. Chcesz powiedzieć, że plotkuje się o niej i o mnie? Przy jej wyglądzie? I wieku? On nie ma chyba jeszcze pięćdziesiątki. Pewno nie, zastanowił się aktor. Ale serio, Toli, zwróciłeś uwagę na jej twarz? Oczy, nos, usta, wszystko niby na miejscu, a jednak trudno to nazwać twarzą, kobiecą twarzą. Nawet najbardziej żądna sensacji Jędza w okolicy nie mogłaby takiej fizjonomii kojarzyć z seksem. Nie doceniasz wyobraźni angielskiej starej panny? Sir Charles potrząsnął głową. Nie, to niemożliwe. W pannie Milrej jest jakaś odpychająca przyzwoitość. Nawet angielska stara panna musi to zauważyć. Ta kobieta to chodząca cnota i przyzwoitość. Nie mówiąc o tym, że jest piekielnie użyteczna. Na sekretarki zawsze wybieram osoby diabelnie cnotliwe. I bardzo słusznie. Cartwright zamyślił się głęboko. Strange zagadnął z innej beczki. — Kto dziś będzie u ciebie? Mm, — Angie, to raz. — Angela Sutcliffe? Doskonale. Pan Sutterthwaite pochylił się z zainteresowaniem do przodu, ciekaw składu towarzystwa. Angela Sutcliffe była znaną aktorką, nie młodą już, ale wciąż cieszącą się dużym wyjęciem, słynącą z inteligencji i wdzięku. Mówiło się o niej niekiedy jako o następczyni Ellen Terry. Dalej, Dakrisowie, Satterthwaite przytaknął w duchu z aprobatą. Pani Dakris, czyli Ambrosine LTD, dobrze prosperujący salon mody dla pań. Znany z programów teatralnych, stroje panny Blank w pierwszym akcie wykonała firma Ambrosine LTD Brook Street. Kapitan Dakris, mówiąc jego własnym żargonem, był czarnym koniem. Większość czasu spędzał na wyścigach. Sam przed laty startował w Grand National. Miał podobno kłopoty, jakie, nie wiadomo, krążyły tylko na ten temat pogłoski. Nie wszczęto przeciw niemu dochodzenia, nic nie wyszło na jaw, ale na wzmiankę o Fredim da Crisie ludzie unosili brwi. — I Antony Astor? — Wie pan, pisze sztuki. — Tak, tak — skinął głową jest autorką ulicy Jednokierunkowej. Dwa razy to widziałem, głośna rzecz. Wyraźnie chciał się pochwalić, że wie, iż Antony Astor to kobieta. Właśnie, nie pamiętam jej prawdziwego nazwiska, chyba Wills. Raz tylko ją spotkałem. Zaprosiłem ją, żeby zrobić przyjemność Angeli. No i to wszyscy, jeśli idzie o przyjęcie. — A miejscowi? — spytał doktor. — A, prawda. No więc Babington y, to nasz pastor. Poczciwina, nieprzesadnie kaznodziejski. I jego żona, naprawdę urocza. Dokształca mnie w ogrodnictwie. Poza tym Lady Mary z córką Egg. No to już chyba koniec. A, jeszcze młody człowiek nazwiskiem Manders. Dziennikarz, czy coś takiego. Przystojny chłopak. To wszyscy goście. Pan Satterthwaite był człowiekiem metodycznym. Zabrał się do liczenia. Panna w to raz. sobie trzy... Anthony Astor, cztery, Lady Mary z córką, sześć. Pastor z żoną, osiem, młody człowiek, dziewięć, nasza trójka, dwanaście. Ktoś źle obliczył. Albo pan, albo panna Milray. Na pewno nie panna Milray, zapewnił ser Charles. Ona nigdy się nie myli. Zaraz, zaraz. Tak, oczywiście, ma pan rację. Zapomniałem o jednej osobie. Zupełnie wyleciała mi z głowy. I zachichotał. — Oj, nie byłby on tym zachwycony. Nie znam bardziej próżnego typa. Pan Satterthwaite zamrugał powiekami. W jego przekonaniu aktorzy bili rekordy w próżności, nie wyłączając Sir Charlesa. Bawiło go, że kocioł garnkowi przygania. — Kto jest tym typem? — spytał. — Dziwny facet — odparł Sir Charles. Zresztą dość znany. Może pan o nim słyszał. Herkules Poirot. Belk. A, ten detektyw spotkałem go kiedyś. Interesujący człowiek. Tak, to jest postać przyznał sir Charles. Nie miałem okazji go poznać odezwał się Strange ale wiele o nim słyszałem. Chyba już jest na emeryturze. Przypuszczam, że krąży o nim wiele legend. Mam jednak nadzieję, że los zaoszczędzi nam zbrodni podczas tego weekendu. O co ci chodzi, Toli? Że mamy pod dachem detektywa? Stawiasz wszystko na głowie. O, mam swoją teorię. Jaką teorię, doktorze? Zainteresował się Sutterfueyt. Uważam, że wydarzenia przychodzą do ludzi. Nie ludzie do wydarzeń. Dlaczego jedni mają bogate życie, a inni nudne? Czy z powodu uwarunkowań? Wykluczone. Jeden człowiek może przemierzać świat wzdłuż i wszerz, a wszystko go omija. Tydzień przed jego przybyciem na miejsce, masakra. Dzień po wyjeździe następuje trzęsienie ziemi. A statek, na który o mały włos nie wsiadł, rozbija się w katastrofie. A ktoś inny mieszka w Belham i codziennie dojeżdża do City. A w jego życiu jest pełno przygód. Zamieszany jest w afery z gangami szantażystów, pięknymi kobietami i zmotoryzowanymi przestępcami. Są ludzie, których obecność na pokładzie natychmiast powoduje katastrofę statku. Nawet jeśli jest to tylko wycieczka po dekoracyjnym jeziorze. Tacy jak twój Herkules Poirot nie muszą szukać zbrodni. Ona sama do nich przyjdzie. W takim razie, skwitował Sutterfwaite, lepiej, żeby panna Milray usiadła z nami do stołu. Unikniemy pechowej trzynastki. Niech ci będzie, Toli, zgodził się Sir Charles. Możesz mieć swoją zbrodnię, skoro się do niej palisz. Pod jednym wszakże warunkiem, że ofiarą nie będę ja. I śmiejąc się, wszyscy trzej weszli do domu. Rozdział drugi Wypadek przed kolacją Pana Satryfueta głównie zajmowali ludzie. Trzeba powiedzieć, że bardziej interesowały go kobiety niż mężczyźni. Jak na mężczyznę z krwi i kości zbyt dużo wiedział o kobietach. W jego charakterze było coś niewieściego. Coś, co pozwalało mu bliżej wejrzeć w kobiecą duszę. Przez całe jego życie damy chętnie mu się zwierzały. Lecz nie traktowały go poważnie. Czasami napełniało go to goryczą. Odkąd sięgał pamięcią, zawsze był tylko widzem. Nigdy nie wyszedł na scenę, nie był bohaterem dramatu. Co prawda, rola obserwatora w gruncie rzeczy bardzo mu odpowiadała. Tego wieczoru, gdy siedział w obszernym pokoju, Zręcznie urządzonym przez nowoczesną firmę na wzór luksusowej kabiny okrętowej, zajął się odcieniem farbowanych włosów Cynthia Dacris. Zupełnie nowy kolor zapewne prosto z Paryża. Ciekawy, przyjemny efekt zielonkawego brązu. Jak naprawdę wyglądała pani Dacris? Nie sposób powiedzieć. Była wysoką kobietą o figurze doskonale podporządkowanej dyktatom chwili. Na szyi i ramionach lekka opalenizna. Jaką daje wiejskie letnie słońce. Bóg raczy wiedzieć, sztuczna czy naturalna. Ziadonkawo brązowe włosy, ułożone w wymyślną fryzurę, najnowszy mody z pewnością ręką najlepszego fryzjera w Londynie. Dyskubane brwi, przyciemnione rzęsy, idealny makijaż, lekki łuk, nadany prostej linii warg. Wszystko to stanowiło dodatek do wspaniałej wieczorowej sukni o głębokim, niezwykłym, niebieskim odcieniu. Krój sukni był prosty tylko na pierwszy rzut oka. Materiał zupełnie niespotykany. Matowy, emanujący ukrytym światłem. Pomysłowa niewiasta, stwierdził w duchu Satterthwaite z aprobatą. Ciekawe, jaka jest naprawdę. Tym razem miał na myśli nie ciało, lecz duszę. Cedziła słowa, jak to było chwilowo w modzie. To było niemożliwe. Cóż! Rzeczy są albo możliwe, albo niemożliwe. A to było niemożliwe po prostu niesamowite modne ostatnio słowo wszystko było niesamowite. Sir Charles, energicznie wstrząsając koktajlami, gawędził z Angelą Sutcliffe, wysoką, siwiejącą kobietą z figlarnymi ustami i przepięknymi oczami. Dakris rozmawiał ze Strangem. Każdy wie, co jest nie w porządku ze starym Ladysbornem cała Stania to wie. Mówił wysokim głosem, skracał słowa. Mały, rudy, lisi mężczyzna z krótkim wąsikiem i chytrymi oczkami. Obok Sutterfaitha siedziała panna Wills, której sztuka ulica jednokierunkowa została uznana za jedno z najbardziej błyskotliwych i śmiałych przedstawień scen londyńskich ostatnich lat. Panna Wills, wysoka i chuda, miała cofniętą brodę, fatalnie ułożone blond włosy, wysoki, Niedystyngowany głos. Nosiła Pinsnez Ubrana była w zbyt zwiewną, zieloną, szyfonową suknię. — Byłam w południowej Francji — mówiła, ale prawdę mówiąc wcale mi się tam nie podobało. Ludzie nieprzyjaźni. Ale cóż, potrzebne mi to do pracy. Muszę poznać różne środowiska. Sutherf Wade pomyślał — biedaczka. Sukces odciął ją od duchowej ojczyzny pensjonatu w Bournemouth. Tam by się czuła dobrze. I zadumał się nad różnicą pomiędzy utworem literackim a jego autorem. Próbował odszukać u panny Wills jakąś iskierkę tego światowego tonu, który cechował sztuki Antoniego Astora. Zauważył nagle, że blado-niebieskie oczy za pinsnes są niezwykle inteligentne. Szacowały go dokładnie, co lekko zbijało z tropu. Zupełnie jakby panna Wills. Starannie przyswajała sobie każdy szczegół jego osoby. Sir Charles rozlewał koktajle. — Pozwoli pani, że podam koktajl? — powiedział, zrywając się Satterthwaite. Panna Wills zachichotała Ach, nie mam nic przeciwko temu — powiedziała. Otworzyły się drzwi. Pokojówka Temple zaanonsowała kolejnych gości. Lady Mary Lyttengore, państwa Babingtonów i Pannę Littengor. Satterthwaite przyniósł koktajl pannie Wills, po czym wycofał się dyskretnie w stronę Lady Mary lytton gore Jak już powiedziano, miał słabość do tytułów. Niezależnie od swego snobizmu, lubił damy, a Lady Mary była damą. To fakt niezaprzeczalny. Gdy owdowiała, znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Sama, z trzyletnią córeczką, przyjechała do Lumów, gdzie wynajęła mały domek. Mieszkała tu z jedną oddaną służącą. Szczupła, wysoka kobieta miała pięćdziesiąt pięć lat, ale robiła wrażenie starszej. Doglądała na osobę łagodną i nieśmiałą. Córkę uwielbiała, choć budziła ona w niej niepokój. Hermajnie gore zwana z jakiegoś bliżej nieznanego powodu Eg, nie była podobna do matki. Należała do typu kobiet energicznych. Pan Sadelfuet doszedł do wniosku, że nie jest piękna, choć niewątpliwie atrakcyjna. Jej wdzięk, myślał, wypływał przede wszystkim z olbrzymiej witalności. W tym towarzystwie była żywotna za dwoje, ciemnowłosa, średniego wzrostu, w wijących się na szyi loczkach, w prostym spojrzeniu szarych oczu, w linii policzków, w zaraźliwym śmiechu, było coś, co kojarzyło się z bujną młodością i energią życiową. Rozmawiała z Oliverem Mandersem, nowo przybyłym gościem. — Nie rozumiem, dlaczego tak cię nudzi żeglowanie. Kiedyś za tym przepadałeś. — Ek, kochanie, człowiek przecież dorasta — cedził słowa, unosząc wysoko brwi. — Przystojny chłopak — pomyślał Sutterfuey. — Można mu dać za dwadzieścia pięć lat? — Może tylko trochę zagładki. — Nie, to coś innego, coś obcego, coś nieangielskiego, tak. Olivera Mandersa obserwowała jeszcze jedna osoba. Mały człowieczek, z jajowatą głową i bardzo cudzoziemskim wąsem. Sutter przywołał wspomnienie Herkulesa Poirot. Sympatyczny Belk budził podejrzenie, że rozmyślnie podkreśla swą obcość. Jego małe, błyszczące oczka zdawały się mówić: Wyglądam na bufona? Odgrywam komedię. Bia Niech będzie i tak. Teraz jednak w oczach Herkulesa Poirot nie igrał żaden błysk. Patrzyły z powagą i odrobiną smutku. Jego wielebność, pastor Lumow, Stephen Babington, podszedł do Lady Mary i pana Sutterthwaite'a. Przeszło sześćdziesięcioletni mężczyzna o łagodnych, zgaszonych oczach, rozbrajająco nieśmiały. Zwrócił się do Sutterthwaite'a Wielkie to dla nas szczęście, że mamy tu ser Charlesa. Dobry człowiek, bardzo szlachetny. Cudowny sąsiad. Na pewno Lady Mary zgodzi się ze mną. Lady Mary uśmiechnęła się. Bardzo go lubię. Sukces nie przewrócił mu w głowie. W dużym stopniu uśmiechnęła się znowu. To jeszcze chłopiec. Podeszła pokojówka z koktajlami na tacy, a pan Satterwaite pomyślał o niewyczerpanym instynkcie macierzyńskim kobiet. Jego wiktoriańska natura pochwalała te cechy. Możesz wypić jeden koktajl, mamo? odezwała się Egg, która podbiegła ze szklanką w ręku. Tylko jeden! Dziękuję ci, kochanie, odparła potulnie Lady Mary. Myślę, powiedział Babington, że i mnie żona pozwoli. I roześmiał się cienkim, księżym chichotem. Satterfaight spojrzał na panią Babington, która wdała się w gorącą dyskusję z sir Charlesem na temat nawozów. Ma ładne oczy, pomyślał. Pani Babington, wysoka, zaniedbana kobieta, wyglądała na osobę pełną energii, pozbawioną małostkowości. Zacna, jak określił ją Charles Cartwright. Proszę mi powiedzieć, Lady Mary pochyliła się do przodu, kim jest ta młoda osoba, ubrana na zielono, z którą pan rozmawiał, kiedy przyszłyśmy? Yy, pisarka, Antoni Astor. Co takiego? Taka anemiczna? Och, y i szybko poprawiła się. Co za okropne rzeczy, wygaduje. Ale to zaskakujące. Nie wygląda. To znaczy, wygląda. Wypisz, wymaluj nieudolna przełożona pielęgniarek. Na tak trafny opis panny Wills Satterthwaite zaśmiał się serdecznie. Babington rozglądał się po pokoju z życzliwym wyrazem swych krótkowzrocznych oczu. Pociągnął łyk ze szklanki. Zakrztusił się lekko. Nie ma wprawy w piciu koktajli, pomyślał ubawiony Sater Wade. Kojarzą mu się na pewno z nowoczesnością, ale mu nie smakują. Babington, zdeterminowany, wypił jeszcze jeden łyk, skrzywił się i powiedział. Czy to ta dama? Och, Boże. Podniósł rękę do gardła. Rozległ się głos Egg. — Oliver, jesteś nierzetelnym szajlokiem. Jasne pomyślał Satterthwaite. To taka sprawa. Nie cudzoziemiec. Żyd. Co za przystojna para. Oboje tacy młodzi i piękni. I kłócą się. To zawsze zdrowy objaw. Z rozmyślań wyrwał go jakiś hałas z boku. Babington chwiał się na nogach. Twarz miał konwulsyjnie wykrzywioną. Lady Mary wstała i wyciągnęła troskliwie rękę. Uwagę wszystkich ściągnął jasny głos ek: Popatrz! mówiła. Pan Babington zachorował. Strange rzucił się naprzód, podtrzymał zataczającego się pastora i lekko unosząc, przeniósł na sofę w rogu pokoju. Reszta towarzystwa stłoczyła się wokół. Wszyscy chcieli pomóc, byli jednak bezradni. W dwie minuty później ser Bartolomiu wyprostował się i pokręcił głową. Nie było sensu ukrywać prawdy. Powiedział bez ogródek. Niestety nie żyje. Rozdział trzeci: Sir Charles się zastanawia. Niech pan tu pozwoli na chwilę Sawaite. Sir Charles wysunął głowę przez drzwi. Od wypadku minęło półtorej godziny. Po początkowym zamieszaniu zaległa cisza. Lady Mary wyprowadziła ukającą panią Babington i poszła z nią na plebanie. Panna Millray z całą energią zajęła się telefonowaniem. Przyjechał miejscowy lekarz, podano uproszczoną kolację i goście bez słowa rozeszli się do swoich pokojów. Pan Satterfaith też miał zamiar udać się do siebie, gdy sir Charles zawołał go przez drzwi pokoju okrętowego, w którym nastąpił wypadek. Satterfaith wchodząc musiał opanować lekki dreszcz. Starszy człowiek nie lubi w widoku śmierci. Może niedługo i na niego przyjdzie kolej? Ale po co o tym myśleć? Mogę się trzymać jeszcze i dwadzieścia lat, stwierdził dziarsko sam przed sobą. W pokoju okrętowym był jeszcze Bartholomew Strange. Na widok Saturfwaita pokiwał głową za probatą. Odpowiedni człowiek rzekł: Saturfwaite może nam coś wnieść, zna życie. Saturfwaite lekko zdziwiony siadł w fotelu obok doktora. Sir Charles. Chodził tam i z powrotem po pokoju, zapomniał o zaciskaniu dłoni i nie wyglądał już tak bardzo jak Wilk Morski. Charlesowi nie podoba się to wszystko, stwierdził Ser Bartolomiu. Mam na myśli śmierć biednego Babingtona. Źle to określił, pomyślał Satterfuite. Nikomu nie mogło podobać się to, co się stało. Strangeowi musiało chodzić o coś zupełnie innego, tylko użył nieodpowiednich słów. — To bardzo przygnębiająca sprawa — odezwał się Satterthwaite, badając ostrożnie grunt. — Doprawdy bardzo — powtórzył i znowu przeszedł go dreszcz na wspomnienie o wypadku. — Hm, tak, to przykre — odparł lekarz, a w jego głosie pojawił się na chwilę zawodowy ton. Cartwright przerwał wędrówkę. — Powiedz, Toli, widziałeś, żeby ktoś w ten sposób umierał? Nie, pokręcił głową z namysłem ser Bartolomiu. Nie widziałem. A po chwili dodał: Ale nie byłem świadkiem zbyt wielu zgonów. Lekarz chorób nerwowych nie uśmierca swoich pacjentów, trzyma ich przy życiu i na nich zarabia. MacDugal poznał śmierć o wiele lepiej ode mnie, mogę cię zapewnić. Wezwany przez pannę Milry i był miejscowym lekarzem. MacDugal nie asystował przy samej śmierci. Kiedy przyszedł, Babington już nie żył. Oparł się na tym, co mu powiedzieliśmy. — Co ty mu powiedziałeś? — Stwierdził, że był jakiś atak, że Babington był już stary i zdrowie mu nie dopisywało. Ale to mnie nie przekonuje. — Nie tylko ciebie, pewno i jego — mruknął ser Bartolomiu. — Lekarz musi coś powiedzieć. — Atak jest dobrym słowem, nic nie znaczy, a przemawia do laika. Zresztą Babington był rzeczywiście stary i ostatnio miał kłopoty ze zdrowiem. Jego żona to potwierdziła. Mógł mieć jakiś słaby punkt, którego nikt nie podejrzewał. Uważasz, że to był typowy atak? Czy paroksyzm? Czy, czy jak to tam określacie? Typowy? Dlaczego? Dla jakiejś choroby. Gdybyś studiował medycynę, odparł Strange, wiedziałbyś, że typowe przypadki prawie się nie zdarzają. Co właściwie pan sugeruje, sir Charles? Zapytał Satterthwaite. Cartwright nic na to nie odrzekł. zrobił tylko nieokreślony ruch ręką. Strange zachichotał pod nosem. Charles sam siebie nie zna, powiedział. Jego umysł sam zmierza ku najbardziej dramatycznym rozwiązaniom. Sir Charles obruszył się z gestem wymówki. Widać było, że coś go nurtuje, że rozważa jakąś myśl. Potrząsnął lekko głową w zadumie. Sutterfwaite męczył się przez chwilę. Sir Charles kogoś mu przypominał. Wreszcie skojarzył Artysty Diwal, szef Secret Service, rozplątujący zawikłaną zagadkę podziemnej siatki. Tak, teraz był tego pewien. Sir Charles bezwiednie utykał. Artistida Diwala powszechnie nazywano kulasem. Ser Bartolomiu zdrowym rozsądkiem bezlitośnie studił niesprecyzowane podejrzenia Cartwrighta. Co właściwie podejrzewasz, Charles? Samobójstwo? Morderstwo? Kto mógłby chcieć zabić nieszkodliwego starego pastora? Nieprawdopodobne. Samobójstwo? Taka ewentualność jest do rozważenia. Może znalazłby się jakiś powód, dla którego Babington postanowił skończyć ze sobą. Na przykład Niezbadane są tajniki duszy ludzkiej, zamyślił się Strange. Jedno przychodzi mi tylko do głowy. Przypuśćmy, że Babington dowiedział się, że cierpi na nieuleczalną chorobę, na przykład na raka. Miałby wtedy jakiś motyw? Nie chciałby żona była świadkiem jego długich cierpień. To tylko moja sugestia, rzecz jasna. Nie mam żadnych podstaw, by sądzić, że Babington chciał z sobą skończyć. Właściwie nie miałem na myśli samobójstwa wtrącił cartwright bartholomew Strange znowu cicho zachichotał właśnie tobie nie chodzi o prawdopodobieństwo ale o sensację najlepiej nieznana, niewykrywalna trucizna w koktajlu sir Charles skrzywił się wymownie myślisz, że o to mi chodzi? Do licha, toli! Nie zapominaj, że to ja przygotowywałem koktajle nagły atak maniaka zabójcy u nas co prawda objawy są spóźnione, ale do rana wszyscy będziemy na tamtym świecie. Do diabła kpisz sobie, a tu... Przerwał ser Charles z irytacją. — Wcale nie żartuję — powiedział lekarz. Mówił teraz zmienionym głosem, poważnym i niepozbawionym emocji. — Nie żartuję sobie ze śmierci biednego Babingtona. Ośmieszam tylko twoje sugestie, Charles. Wiesz, nie chciałbym, żebyś niechcący wyrządził komuś krzywdę. — Krzywdę? — zdumiał się ser Charles. — Pan rozumie, do czego zmierzam, Sutterfuey? — Chyba mogę się domyślić — odparł zapytany. — Nie zdajesz sobie sprawy, Charles — podjął ser Bartolomiu — ile szkody mogą wyrządzić puste podejrzenia. Takie rzeczy się rozchodzą. Boję się, że twoje niesprecyzowane sugestie, zupełnie zresztą bezpodstawne... Postawią panią Babington w mocno kłopotliwym i przykrym położeniu. Byłem już świadkiem takich historii. Nagła śmierć, złe języki, plotki przekazywane z ust do ust. Plotki, które narastają i których nikt nie jest już w stanie powstrzymać. Do licha, Charles, nie rozumiesz, jakie to okrutne i niepotrzebne? Puszczasz wodze swej bogatej wyobraźni, która pędzi galopem, wyimaginowanym torem. Na twarzy aktora pojawił się wyraz niezdecydowania. — Nie pomyślałem o tym — przyznał. — Dobry z ciebie chłop, Charles, ale ponosi cię fantazja. Sam powiedz, naprawdę sądzisz, że ktokolwiek, ktokolwiek na świecie mógłby chcieć zabić tego dobrotliwego staruszka? No, — Chyba nie — przyznał Cartwright. — Nie, to zupełnie bez sensu. Zgadzam się z tobą. — Przykro mi, Toli, ale wierz mi, to nie był popis z mojej strony. Naprawdę miałem odczucie, że coś tu nie gra. Satterthwaite chrząknął. — Czy mogę się wtrącić? Babington zachorował zaraz po wejściu do pokoju i bezpośrednio po wypiciu koktajlu. Zauważyłem przypadkiem, że pociągając ze szklanki krzywił się. Pomyślałem sobie, że jest po prostu nieprzyzwyczajony do smaku koktajlu. — Przypuśćmy jednak, że hipoteza, ser Bartolomiu, jest słuszna, że Babington z jakiegoś powodu chciał popełnić samobójstwo. — W moim przekonaniu jest taka możliwość — Natomiast koncepcja zbrodni wydaje się po prostu śmieszna. Tak, jest możliwe, choć mało prawdopodobne, że Babington pokryjomu wrzucił coś do swojej szklanki. Chyba niczego tu jeszcze nie ruszono. Szklanki stoją na swoich miejscach. Ta jest Babingtona. Wiem o tym, bo siedziałem tutaj i z nim rozmawiałem. Proponuję, żeby Sir Bartolomiu dał ją do analizy. Taką rzecz można zrobić po cichu, bez hałasu. Strange wstał i wziął szklankę. — Dobrze — powiedział. — To się da zrobić. I stawiam dziesięć funtów, Charles, że nie ma tu nic poza najuczciwszym ginem i Wermutem. — Stoi — Sir Charles przyjął zakład. I dodał, uśmiechając się ze skruchą — Czy wiesz, Stoli, że jesteś częściowo odpowiedzialny za wyskoki mojej wyobraźni? — Ja? — Tak. Przez to, co mówiłeś dziś rano o zbrodni. Że Herkules Poirot jest jak ptak zwiastujący burzę. Gdzie się pojawi, tam ściąga zbrodnie. Przyjeżdża do nas i zaraz mamy podejrzaną nagłą śmierć. Nic dziwnego, że od razu przyszło mi do głowy morderstwo. Ciekaw jestem, zaczął pan Suttlefwait, tak? Wpadł mu w słowo Cartwright. Też o tym myślałem? Jak uważasz, Toli? Czy możemy zapytać go o zdanie? Czy to nie kłóci się z etyką zawodową? Słuszne pytanie, stwierdził pod nosem Sutterfwaite. Znam się na etyce lekarzy, ale żebyś mnie zabił, nic nie powiem o etyce detektywów. Nie można wymagać od zawodowego śpiewaka, żeby śpiewał na zawołanie, mruknął Sutterfwaite. A czy można prosić zawodowego detektywa, żeby coś wyśledził? Bardzo słuszne pytanie. Chodzi nam tylko o opinię, powiedział sir Charles. Rozległo się delikatne pukanie do drzwi. I ukazała się głowa Herkulesa Poirot, który zajrzał nieśmiało do pokoju. Niechże pan wejdzie, zawołał Cartwright, podrywając się z miejsca. Właśnie rozmawialiśmy o panu. Nie chciałbym przeszkadzać. Ależ wcale pan nie przeszkadza, niech pan wejdzie i się napije. Nie, nie, dziękuję. Rzadko pijam whisky. Szklaneczkę soku tak. Sok nie był jednak napojem godnym uwagi w pojęciu sir Charlesa. Posadził gościa na krześle i od razu przeszedł do rzeczy. Powiem bez owijania w bawełnę. Rozmawialiśmy właśnie o panu, monsieur Poirot. I, i o tym, co dziś się wydarzyło. Czy pana zdaniem coś tu budzi podejrzenia? Poirot uniósł brwi. Podejrzenia? Jak mam to rozumieć? Mój przyjaciel wbił sobie do głowy, Wtrącił Bartholomew Strange, że Babington został zamordowany. A pan tak nie uważa? Chcielibyśmy wiedzieć, co pan uważa. Poirot odparł z namysłem: Tak, zachorował raptownie. Doprawdy, bardzo raptownie. Otóż to, pan Satterthwaite przedstawił teorię samobójstwa i swoją sugestię, żeby oddać szklankę do analizy. Poirot przytaknął. To nikomu nie zaszkodzi, ale jako znawca natury ludzkiej mogę panom wyznać, że nie istnieje najmniejsze prawdopodobieństwo, iżby ktoś chciał się pozbyć tego uroczego, łagodnego dżentelmena. Jeszcze mniej przemawia do mnie teoria samobójstwa. W każdym razie szklanka powie nam tak lub nie. A jak pan myśli, co powie? Poirot wzruszył ramionami. — Ja? Mogę tylko zgadywać. — Prosi pan, żebym odgadł, jaki będzie wynik analizy? — Tak. Jaki? Mm, — Dobrze, już zgaduję. Eksperci znajdą tylko i wyłącznie resztki wybornego dry martini. I skłonił się w stronę Sir Charlesa. Otrucie kogoś koktajlem, jednym z wielu krążących po pokoju na tacy, to doprawdy sposób niezwykle, niezwykle trudny. A gdyby ten sympatyczny pastor chciał popełnić samobójstwo, nie sądzę, by uczynił to na przyjęciu. Oznaczałoby to bowiem całkowity brak względów dla bliźnich. A pan Babington zrobił na mnie wrażenie osoby pełnej względów. Przerwał na chwilę i zakończył: Życzyli sobie panowie poznać moje zdanie. Oto ono. Zapadło milczenie. Sir Charles westchnął głęboko. Otworzył okno i wyjrzał na dwór. Przestało wiać, stwierdził. Znowu był żeglarzem. Rozstał się z detektywem z Secret Service. Bystry obserwator Satterthwaite pomyślał sobie jednak, że sir Charles żałuje trochę roli, której w końcu nie przyjdzie mu zagrać. Rozdział czwarty Współczesna Elaine Dobrze, ale co pan uważa? Co pan naprawdę uważa? Satterthwaite rozejrzał się na boki. Nie było ucieczki. Na rybackim molo spotkał Egg Letten Gore, która przyparła go do ściany. Bezwzględne są te dzisiejsze dziewczęta i przerażająco żywotne. Widzę, że Sir Charles zaraził panią swymi pomysłami. Skąd? Sama na to wpadłam. Od razu. To się stało zbyt nagle. Cóż, starszy pan szwankował na zdrowiu? Ek ucięła rozpoczętą przemowę. To wszystko trele, Morele powiedziała. Cierpiał na korzonki nerwowe i reumatyzm. Z takiego powodu człowiek nie dostaje ataku. Nigdy nie miał żadnych ataków. Konstrukcja skrzypi, ale to jeszcze nie znaczy, że się wali. Mógł spokojnie dożyć dziewięćdziesiątki. A co pan sądzi o werdykcie? Cóż, całkiem. Normalny. A orzeczenie doktora Macdugala Szalenie specjalistyczne, dokładny opis organów. Nie uderzyło pana, że tą lawiną słów chciał się wykręcić od zajęcia stanowiska? Mówiąc krótko, powiedział: Nie ma oznak, że śmierć nastąpiła z innych przyczyn niż naturalne. Nie stwierdził, że była skutkiem przyczyn naturalnych. Dzieli pani włos na czworo moje dziecko. To doktor dzielił włos. Coś podejrzewał, ale nie miał się na czym oprzeć. Więc obwarował się terminami medycznymi. A co myśli, ser Bartolomiu? Satterfwait przytoczył niektóre opinie Strange'a. Zbagatelizował całą sprawę? Ek zastanawiała się przez chwilę. Jasne, to człowiek ostrożny. Wyobrażam sobie, że ważna figura z Harley Street nie może sobie pozwolić na ryzyko. W szklance nie było nic poza ginem i vermutem. Przypomniał Satterfwait. Tak. To niby wszystko załatwia, a jednak coś wydarzyło się po werdykcie. — Ser Bartolomiu, to pani powiedział? Wade poczuł przyjemną ciekawość. — Nie mnie, Oliverowi. Oliver Manders był u ser Charlesa na przyjęciu. Nie wiem, czy pan go sobie przypomina. — Świetnie go pamiętam. — To pani bliski przyjaciel? — Kiedyś tak. Teraz zawsze się kłócimy. Pracuje u swego wuja w Londynie i stał się trochę heh, odpychający. Wciąż mówi, że rzuci to wszystko i zostanie dziennikarzem. Ma zresztą zupełnie niezłe pióro. Ale to chyba tylko takie gadanie. Chce być bogaty i tyle. Nie uważa pan, że ludzie są wstrętni, jeśli idzie o pieniądze? Sutterfwaite zdał sobie w pełni sprawę, jak bardzo ona jest młoda. Mała, arogancka dziewczynka. Ludzie są wstrętni. Jeśli idzie o bardzo wiele spraw, moje dziecko. Tak, przeważnie ludzie to świnie, zgodziła się ochoczo Egg. Dlatego tak się martwię panem Babingtonem. To był bardzo dobry człowiek. Przygotowywał mnie do konfirmacji. To wielka bzdura, ale on był cudowny. Widzi pan, ja naprawdę wierzę w chrześcijaństwo. Chociaż inaczej niż moja matka. Nie uznaję modlitewników, porannych nabożeństw. Wierzę rozumnie. W zjawisko historyczne. Kościół jest zaskorupiały w tradycji pawłowej. Prawdę powiedziawszy, kościół jest okropny, ale chrześcijaństwo jest w porządku. Dlatego nie jestem zwolenniczką komunizmu, jak Oliver. Właściwie to wierzymy w te same rzeczy, na przykład we wspólną własność, różnimy się jednak bardzo, a wolę w to nie wnikać. Babingtonowie to prawdziwi chrześcijanie. Nie wścibiali nigdy nosa w cudze sprawy, nie potępiali. Dobrzy, życzliwi ludzie. No i ten Robin. Robin? Ich syn. Został zabity w Indiach. Podkochiwałam się w nim. Ek zmrużyła oczy i zatopiła wzrok w morzu. Po chwili wróciła do teraźniejszości i pana Satterflake'a. Sam pan widzi, bardzo to przeżywam. Przypuśćmy, że to nie była śmierć naturalna, ależ dziecko. Cholernie dziwna sprawa, musi pan przyznać. Cholernie dziwna. Przecież powiedziała pani że Babingtonowie nie mieli ani jednego wroga. Dlatego to wszystko jest takie niesamowite. Nie przychodzi mi do głowy żaden sensowny motyw. Cóż za fantazję. W koktajlu niczego nie było. Może dostał jakiś zastrzyk strucizną z, z indyjskich strzał? Zasugerował pan Satterthwaite z lekkim szyderstwem. Ek zaśmiała się. Właśnie. Stare, sprawdzone, skuteczne metody. Och, wszyscy jesteście bardzo pewni siebie. Może kiedyś przekonacie się, że to my mieliśmy rację. — My? — Sir Charles i ja — zarumieniła się. Pan Satterthwaite przypomniał sobie cytat. Jego pokolenie wychowało się na cytatach na każdą okazję, książce, która zawsze stała w domowej biblioteczce. Przeszło dwukrotnie od niej starszy, a na policzku ślad cięcia starej szabli. Twarz poorana, spalona słońcem, ona uniosła oczy i kochała go tą miłością, która była jej zgubą. Zawstydził się trochę, że myśli cytatami. A ten son nie był dzisiaj modny. Zresztą sir Charles był, co prawda, opalony, lecz nie miał blizn, a Eck Littengor choć na pewno zdolna do wielkiej namiętności nie wyglądała na osobę która miałaby spływać barką po rzekach i ginąć w imię miłości niczym nie przypominała Elaine Panny z Astolat Tennysona poza młodością dodał w duchu Satterthwaite. jak świat światem dziewczynom podobali się panowie w sile wieku z interesującą przeszłością Ek zapewne nie stanowiła wyjątku Dlaczego on się nigdy nie ożenił? Spytała raptem. Cóż, zaczął pan Satterthwaite i urwał. Gdyby miał być szczery, powiedziałby przez rozwagę. Doszedł jednak do wniosku, że taka odpowiedź byłaby nie do przyjęcia dla Eck. Sir Charles Cartwright miał wiele romansów z aktorkami i nie tylko, ale zawsze udawało mu się jakoś ustrzec przed małżeństwem. Eck wyraźnie czekała na coś romantycznego. A ta kobieta, która zmarła na suchoty, aktorka, nazwisko na M, czy nie był w niej bardzo zakochany? Sutterfwaite pamiętał tę damę. Ludzie łączyli jej nazwisko z osobą sir Charlesa. Był to jednak luźny związek, i pan Sutterfwaite ani przez chwilę nie wierzył, że Cartwright nie ożenił się, by pozostać wiernym pamięci tamtej kobiety. Dał to możliwie taktownie do zrozumienia. Na pewno miał wiele przygód miłosnych, powiedziała Ek. Eh, eee, hmm, zapewne, mruknął Saterfwait, czując się bardzo wiktoriański. Lubię mężczyzn z przeszłością, stwierdziła. Przynajmniej wiadomo, że nie są pedałami. Wiktorianizm starszego pana otrzymał kolejny cios. Nie potrafił znaleźć odpowiedzi. Ek nie zauważyła jego zmieszania. I mówiła dalej z zadumą w głosie. Wie pan, sir Charles jest inteligentniejszy niż pan myśli. Oczywiście gra, pozuje, ale pod tym wszystkim kryje się rozum. Jest lepszym żeglarzem niż sam o sobie opowiada. Słuchając go, można pomyśleć, że udaje, ale to nieprawda. Podobnie jest w tej sprawie. Czyni wrażenie, że działa dla efektu, że chce odegrać rolę wielkiego detektywa. A ja panu mówię, że wywiązałby się dobrze z tej roli. Zapewne, zapewne zgodził się pan satterthwaite. Ton głosu mówił wyraźnie o jego uczuciach. Ek rozszyfrowała je i wyraziła słowami: A pan uważa, że śmierć pastora nie jest powieścią kryminalną? Że to tylko przykry wypadek na przyjęciu? Czysto towarzyska katastrofa? Jakie jest zdanie monsieur Poirot? On powinien wiedzieć. Monsieur Poirot zalecił nam poczekać na wynik analizy. Był zresztą przekonany, że wszystko będzie w zupełnym porządku. No cóż, rzekła na to Ek. Starzeje się. Wypadł z czołówki. Satterthwaite drgnął. Ek, nieświadoma własnej brutalności, mówiła dalej. Niech pan wpadnie do mamy na herbatkę. Lubi pana. Tak powiedziała. Satterthwaite, mile połechtany, przyjął zaproszenie. W domu Ek zaproponowała, że zadzwoni do Sir Charlesa i wytłumaczy, gdzie jest jego gość. Gość tymczasem został poproszony do małego saloniku z wypłowiałymi obiciami i wypolerowanymi starymi meblami. Pokój wiktoriański, pokój prawdziwej damy, pomyślał Satterthwaite z ukontentowaniem. Rozmowa z Lady Mary nie była błyskotliwa, ale za to bardzo miła. Mówili o Sir Charlesie. Czy Pan Saterwaite dobrze go zna? Tak, choć nie są bliskimi przyjaciółmi. Saterwaite miał udział finansowy w jednej ze sztuk aktora kilka lat temu. Od tej pory się znają. To człowiek z wielkim wdziękiem, stwierdziła z uśmiechem Lady Mary. Jestem pod jego urokiem na równi z Eck. Chyba zauważył Pan, że Eck uprawia kult bohatera. Satterthwaite zadał sobie pytanie, czy Lady Mary jako matka jest zadowolona z tego kultu. Nic jednak nie wskazywało na to, że ma jakiekolwiek obiekcje. — Ek prawie w ogóle nie bywa — powiedziała z westchnieniem. — Jesteśmy biedne. Kiedyś mój kuzyn zabrał ją do Londynu, wprowadził do kilku domów, ale od tamtej pory niemal się stąd nie ruszała, nie licząc jakiejś okazjonalnej wizyty. W moim przekonaniu młodzi powinni poznawać nowych ludzi i nowe miejsca. Zwłaszcza ludzi. W przeciwnym razie, cóż, czyjaś bliskość może stwarzać pewne niebezpieczeństwo. Satterthwaite pokiwał głową. Myślał o sir Charlesie i żeglowaniu. Lady Mary chodziło jednak o coś innego, czemu dała wyraz chwilę później. Przyjazd sir Charlesa miał wielkie znaczenie dla Egg. Poszerzył jej horyzonty. Tutaj mieszka bardzo niewiele młodzieży, szczególnie chłopców. Zawsze się bałam, że Ek mogłaby wyjść za mąż z przypadku tylko dlatego, że jest skazana na czyjąś obecność i nikogo innego nie widuje. Saterfaith intuicyjnie zadał pytanie: Myśli pani o Oliverze Mandersie? Lady Mary zarumieniła się, szczerze, zaskoczona. — Och, nie wiem, w jaki sposób pan się domyślił. — Tak, o niego właśnie mi chodzi. Ek i on byli kiedyś ze sobą dość blisko. Wiem, że jestem staroświecka, ale nie podobają mi się pewne poglądy tego młodzieńca. — Młodość musi się wyszumieć — stwierdził Sutterfueyt. Lady Mary potrząsnęła głową. — Tak się bałam. Oczywiście wszystko jest w porządku. Znam go dobrze i jego wuja też — bardzo bogaty człowiek, niedawno wziął Olivera do swojej firmy. — Nie o to chodzi, może to głupie z mojej strony, ale... I znowu pokręciła głową. Nie potrafiła wyrazić swych uczuć. Satterwaite poczuł się dziwnie zadomowiony. Cichym głosem powiedział po prostu i szczerze. — Nie chciałaby chyba pani, żeby Egg wyszła za mąż za człowieka dwukrotnie starszego od siebie? Odpowiedź Lady Mary była zaskakująca. Dlaczego nie? Tak byłoby może bezpieczniej. Wiadomo, na czym się stoi. Mężczyzna w tym wieku ma już za sobą wszelkie szaleństwa i, i grzechy młodości. Nic mu nie grozi. Satterthwaite nie zdążył odpowiedzieć, bo weszła ek. — Długo cię nie było, kochanie — zauważyła matka. — Rozmawiałam z Sir Charlesem, mamo. Bohater jest zupełnie sam. I zwracając się do Satterthwaite'a, dodała z wyrzutem — nic mi pan nie mówił, że wszyscy goście się rozjechali. Tak, wczoraj. Tylko ser Bartolomew Strange miał zostać do jutra. Wezwano go jednak pilnie do Londynu. Dziś rano dostał telegram. Stan krytyczny jednego z pacjentów. Szkoda. Zmartwiła się Ek. Chciałam przyjrzeć się gościom. Może udałoby mi się znaleźć jakiś klucz. Jaki klucz, kochanie? Pan Sutterthwaite wie, o co chodzi. Zresztą nieważne. Mamy jeszcze Olivera. Wciągniemy go. Potrafi myśleć, jeśli zechce. Kiedy Sutterthwaite wrócił do kruczego gniazda, gospodarz siedział na tarasie i patrzył w morze. — A, jest pan, Sutterthwaite. Był pan z wizytą u Lady Mary? Y, — Tak. Chyba się pan nie obraził. — Ależ skąd? — Ek telefonowała do mnie. — Dziwna dziewczyna z tej Ek. — Ładna osóbka — stwierdził Sutterthwaite — tak, chyba tak. Sir Charles wstał i przeszedł kilka kroków bez celu. Mój Boże, odezwał się raptem z goryczą w głosie, jakże żałuję, że tu w ogóle przyjechałem. Rozdział piąty. Ucieczka przed kobietą. Porządnie go wzięło, pomyślał Satterthwaite. Poczuł nagle litość. Charles Cartwright, beztroski uwodziciel, w wieku pięćdziesięciu dwóch lat stracił głowę dla kobiety. Jak sam to sobie uświadamiał, sprawa skazana była na niepowodzenie. Młodość ciągnie do młodości. Dziewczęta nie obnoszą się z sercem na wierzchu, myślał. Eck ostentacyjnie demonstruje swe uczucia dla sir Charlesa. Nie robiłaby tego, gdyby jej na nim naprawdę zależało. Młody Manders jest tym, o kogo jej chodzi. Spostrzeżenia Saterfluyta były na ogół przenikliwe. Tym razem jednak nie wziął pod uwagę jednego po prostu nie zdawał sobie z tego sprawy. Połączenie wieku dojrzałego z młodością ma swoją wartość. Myśl, że Eg mogłaby wolać mężczyznę w średnim wieku od swego rówieśnika, nie mieściła mu się po prostu w głowie. Młodość była, w jego pojęciu, magicznym darem. Umocnił się w swoim przekonaniu, kiedy Eg zadzwoniła po kolacji i zapytała, czy może przyprowadzić Olivera na naradę. Przystojny chłopak, nie ma co mówić, te ciemne oczy, pod ciężkimi powiekami, wdzięczne ruchy, robił wrażenie, jakby. Łaskawie dał się tu sprowadzić, robiąc gest wobec Ek. Był jednak sceptycznie nastawiony do całej sprawy. Czy nie mógłby pan jej tego wyperswadować, sir Charles? zwrócił się do gospodarza. Wszystko przez to piekielne, zdrowe, wiejskie życie. Dlatego tak ją rozsadza energia. Jesteś przeraźliwie żywotna, Ek, a twoje upodobania są dziecinne zbrodnia, sensacja, zawracanie głowy. Jest pan sceptykiem, Manders? — Owszem, jestem. Ten poczciwy staruszek, łagodny jak baranek, zmarł śmiercią naturalną. Doszukiwanie się innych przyczyn to czysta fantazja. — Przypuszczam, że ma pan rację — powiedział Sir Charles. Sutterthwaite doznał raptem szokującego olśnienia. Sir Charles grał drugie skrzypce, drugie skrzypce przy Oliverze Mandersie. Siedział z głową schowaną w cieniu i obserwował młodych, Ek i Olivera. Kłócili się: z pasją, Oliver ze znużeniem. Sir Charles wyglądał starzej niż zwykle zmęczony stary człowiek. Ek kilkakrotnie zwracała się do niego gorąco i z ufnością, nie znalazła jednak żadnego odzewu. Ex Oliverem wyszli o jedenastej. Sir Charles odprowadził ich na taras. Chciał im pożyczyć latarkę, żeby mogli oświetlić kamienistą ścieżkę. Latarka okazała się niepotrzebna. Była piękna, księżycowa noc. Młodzi ruszyli w drogę. Ich głosy dobiegały coraz słabiej, w miarę jak schodzili w dół. Księżyc, nie księżyc, saterwaite ani myślał się zaziębić. Wrócił do pokoju okrętowego. Sir Charles został jeszcze chwilę na tarasie. Kiedy wrócił, zatrzasnął okno, podszedł szybko do barku i nalał sobie whisky z wodą sodową. Sutterfwait powiedział Wyjeżdżam stąd jutro. Na zawsze. Coś takiego wykrzyknął tamten zdumiony. Przez twarz aktora przemknął cień bolesnej przyjemności. Sprawił to efekt zaskoczenia. Jedyne wyjście powiedział, podkreślając każde słowo, jakby tytułował scenę w dramacie Sprzedam dom. Tylko ja jeden wiem, ile on dla mnie znaczy. Mówił, ociągając się, załamując się głosem z odpowiednią emfazą. Egoista Sir Charles musiał powetować sobie wieczór, w którym grał drugie skrzypce. Teraz przyszła kolej na wielką scenę wyrzeczenia, którą często odgrywał na scenie. Wyrzeczenie się żony innego mężczyzny, wyrzeczenie się ukochanej, silił się na bohaterską nonszalancję. Przeciąć to jedyne wyjście. Młodzi niech idą do młodych ta para jest stworzona dla siebie. ja się usunę dokąd spytał sadtherphwade aktor machnął ręką, gdziekolwiek jakie to ma znaczenie i dodał nieco innym tonem pewnie do Monte Carlo, po czym jakby jego wrażliwa dusza pragnęła naprawić lekkie osłabienie efektu dorzucił w sercu pustyni czy wśród tłumu co za różnica. Człowiek w swej istocie jest wszędzie samotny, ja nim zawsze byłem zejście ze sceny, skłonił głowę, opuścił pokój. Wade wstał i również zaczął się zbierać, co jak co, ale pustynia to nie będzie zachichotał w duchu nazajutrz rano. Sir Charles przeprosił Satterthwaite'a, tłumacząc, że musi jeszcze tego dnia wyjechać do Londynu. — Niech pan nie skraca swojej wizyty, przyjacielu. Miał pan zostać do jutra, potem wybiera się pan do Habertonów, do Tavistock. Pojedzie pan samochodem. Skoro podjąłem decyzję, nie mogę się zatrzymać. Nie, nie mogę się zatrzymać. Sir Charles stanowczo i po męsku wyprostował ramiona, uścisnął serdecznie dłoń Satterthwaite'a i powierzył go opiece niezawodnej panny Millray. Panna Milray, jak zawsze, potrafiła sprostać sytuacji. Nie była zdziwiona ani zbulwersowana decyzją swego chlebodawcy. Sutterthwaite na próżno próbował wciągnąć ją w rozmowę na ten temat. Ani nagła śmierć, ani nagła zmiana planów nie były w stanie poruszyć panny Milray. To, co się działo, brała za rzecz, z którą trzeba sobie poradzić i robiła to doskonale. Teraz zajęła się telefonowaniem do agentów od nieruchomości. Wysyłaniem telegramów za granicę, pisaniem listów na maszynie. satterwaite nie mógł znieść w widoku tak wielkiej sprawności i uciekł na molo. Przechadzał się tam bez celu, kiedy ktoś szarpnął go za ramię i odwrócił do tyłu. Miał przed sobą bladą jak papier, znajomą dziewczęcą twarz. Co to wszystko znaczy? spytała gwałtownie Ek. O czym pani mówi? satterwaite udawał, że nie wie o co chodzi. Wszyscy już klepią, że Sir Charles wyjeżdża, że zamierza sprzedać krucze gniazdo. To prawda. Wyjeżdża? Już wyjechał. Och. Ek puściła jego ramię. Wyglądała teraz jak małe, zranione dziecko. Satterwaite nie wiedział, jak się znaleźć. Dokąd pojechał? Za granicę, do południowej Francji. Och. Sutterfuaid... W dalszym ciągu nie umiał dobrać słów. Na pewno był świadkiem czegoś więcej niż kultu bohatera. Zrobiło mu się jej żal. Zastanawiał się, jak ją pocieszyć. Ona jednak odezwała się pierwsza i zupełnie zbiła go z tropu. — Przeklęte jędze! — Która to? Satterfoyt gapił się na nią z szeroko otwartymi ze zdumienia ustami. Ek znowu złapała go za ramię i gwałtownie nim potrząsnęła. — Niech pan powie! — Krzyczała, Która to ta siwa czy ta druga. Naprawdę nie wiem, o czym pani mówi, moje dziecko. Wie pan, musi pan wiedzieć. To na pewno kobieta. Podobam mu się, wiem, że mu się podobam. Jedna z tych bab musiała to wczoraj zauważyć i postanowiła odciągnąć go ode mnie. Nienawidzę bab, wstrętne małpy. Widział pan suknię tej z zielonymi włosami? O mało nie pękłam z zazdrości. Kobieta, która może się tak ubrać, jest górą, trudno zaprzeczyć. Jest stara i śmiertelnie brzydka, ale co to ma za znaczenie? Przy niej każda wygląda jak zaniedbana proboszczowa. Więc czy to ona, czy ta druga siba? Fajna babka, od razu widać z seksem, i on mówił do niej Angie. Przecież chyba nie ta, co przypomina zwiędłą sałatę. Więc jak? Wytwornisia czy Angie? Cóż za niesamowite pomysły, moje dziecko? On, to znaczy ser Charles, nie jest w najmniejszym stopniu zainteresowany żadną z tych pań. Nie wierzę. W każdym razie one są nim zainteresowane. Nie, nie, nie myli się pani. To wszystko fanaberie. Jędze krzyknęła Ek. Wstrętne jędze. Nie powinna pani tak o nich mówić. Mogłabym je określić znacznie gorszym słowem. Przypuszczam, ale błagam proszę tego nie robić. Zapewniam, że błędnie ocenia pani sytuację. Więc dlaczego wyjechał i to w taki sposób? Satterthwaite chrząknął. Może myślał, e, że tak będzie najlepiej. Ek przeszyła go wzrokiem. Sugeruje pan, że to z mojego powodu? Chyba coś w tym rodzaju. Tak. A więc uciekł. Pewno za bardzo się odsłoniłam. Mężczyźni nie cierpią, jak się za nimi lata. Mama ma jednak rację. Nie ma pan pojęcia, jak jest cudowna, kiedy o nich mówi. Zawsze bezosobowo, taka wiktoriańska i grzeczna. Mężczyzna nie lubi kobiet, które o niego zabiegają. Trzeba pozwolić mężczyźnie zabiegać o kobietę. Podoba mi się słowo zabiegać. Przypomina mi zbiegać. Dokładnie to, co zrobił sir Charles. Zbiegł, zbiegł przede mną. Ze strachu. A najgorsze jest to, że nie mogę polecieć za nim. Gdybym to zrobiła, wsiadłby pewno na statek i uciekł w dzikie ostępy Afryki, czy... bo ja wiem gdzie. — Niech mi pani powie, Hermione, rzekł Satterthwaite, czy mówi pani to wszystko poważnie? Ek rzuciła mu niecierpliwe spojrzenie. — Oczywiście. — A co z Oliverem Mandersem? Skwitowała Mandersa szybkim ruchem głowy. Myśli jej były gdzie indziej. Jak pan uważa, czy mogłabym do niego napisać? Nic takiego, co by go spłoszyło. Takie dziewczęce pleple, wie pan, żeby go uspokoić, żeby przestał się bać. Zmarszczyła brwi. Ale byłam głupia. Mama by to znacznie lepiej rozegrała. Wiktoriańskie kobiety wiedziały, jakich użyć sztuczek. Te wszystkie ich rumieńce i tak dalej. Nie miałam racji. Wydawało mi się, że potrzebuje zachęty, odrobiny pomocy. Niech mi pan powie odwróciła się gwałtownie do Saterfluyta. Czy on widział, jak całowałam się z Oliverem wczoraj wieczorem? Nic mi nie mówił. Kiedy? Gdzie? W świetle księżyca. Jak schodziliśmy ścieżką, myślałam, że patrzy na nas z tarasu, że jak zobaczy mnie i Olivera, to, no, że się ruszy, bo podobam mu się, mogłabym przysiąc. A może to trochę nieładnie? Wobec Olivera? Ek potrząsnęła zdecydowanie głową. Nic, a nic. Oliver uważa, że to dla dziewczyny zaszczyt się z nim całować. Oczywiście, to był cios dla jego próżności, ale trudno o wszystkim myśleć. Chciałam rozruszać Charlesa. Ostatnio był jakiś inny, nieprzystępny. Moje dziecko. Widzę, że nie zdaje sobie pani sprawy, dlaczego sir Charles wyjechał tak nagle. Myśli, że pani kocha się woli, weź. Chciał sobie zaoszczędzić bólu. Ek zakręciła się w kółko, jak fryga. Schwyciła saterfwajta za ramiona i spojrzała mu prosto w twarz. Czy to prawda? Rzeczywiście? Wariat! Głupie, Och! Puściła nagle starszego pana i szła obok niego podskakując. W takim razie wróci. Wróci na pewno. Jeśli nie. A co, jeśli nie? Ek zaśmiała się. Jakoś go ściągnę. Zobaczy pan. Pomyślał, że przy wszystkich różnicach językowych, Ek i panna z Astolat mają wiele wspólnego. Ek oczywiście ucieknie się do bardziej przyziemnych sposobów, a śmierć z miłości na pewno nie będzie jej udziałem. Akt II Pewność Rozdział pierwszy. Sir Charles otrzymuje list Pan Saterwaite, zakończywszy sezon towarzyski, przybył do Monte Carlo. Wrześniowy pobyt na Riwierze należał do jego ulubionych zwyczajów. Siedział w ogrodzie, rozkoszując się słońcem, zatopiony w lekturze Daily Mail sprzed dwóch dni. Raptem przykuło jego uwagę nazwisko Strange. Śmierć sir Bartolomiu Strange'a przeczytał całą notatkę. Z prawdziwą przykrością musimy powiadomić o śmierci sir Bartolomiu Strange'a, wybitnego specjalisty chorób nerwowych. Ser Wydawał przyjęcie dla przyjaciół w swym domu w Yorkshire. Przed śmiercią, która nastąpiła nagle, pod koniec kolacji, był w doskonałej formie i świetnym nastroju. Rozmawiał z przyjaciółmi, popijając Porto, kiedy dostał gwałtownego ataku. Nie zdążono mu nawet udzielić pomocy medycznej. Wraz ze śmiercią sir Bartolomiu ponieśliśmy wielką stratę. Był on tu następował opis kariery zawodowej i osiągnięć. Satterthwaite wypuścił z rąk gazetę. Był głęboko wstrząśnięty. Przypomniał sobie doktora takiego, jakim go widział po raz ostatni. Wielki, pogodny, w szczytowej formie, a teraz nie żyje. Uderzyły go pewne słowa w tekście, które nasuwały mu niemiłe skojarzenia z innym wydarzeniem. Popijając Porto, gwałtowny atak, nie zdążono mu udzielić pomocy medycznej. Porto. Nie koktajl, ale poza tym dziwne podobieństwo do tamtej śmierci w Kornwalii. Stanęła mu w oczach wykrzywiona konwulsyjnie twarz poczciwego starego pastora. A może jednak? Kiedy uniósł głowę, ujrzał sir Charlesa we własnej osobie, który szedł ku niemu przez trawnik. Satterthwaite, co za cudowna niespodzianka! Właśnie pan! Wie pan już o naszym biednym tolim? Przed chwilą przeczytałem w gazecie. Cartwright opadł na krzesło obok satyrfluyta. Miał na sobie nieskazitelny strój jachtowy. Skończył z szarą flanelą i starymi swetrami. Przybrał postać wyrafinowanego właściciela jachtu z Riviery. Niech pan posłucha. Toli był zdrów jak ryba. Nigdy nic mu nie dolegało. Czy jestem kompletnym głupcem, którego ponosi fantazja, czy też ta sprawa. Również panu przypomina sprawę z lumów. Tak, przypomina mi. Tylko czy się nie mylimy? Podobieństwo może być czysto powierzchowne. W końcu nagłe zgony zdarzają się ciągle i to z najróżniejszych przyczyn. Sir Charles niecierpliwie pokręcił głową. Po chwili powiedział. Dostałem właśnie list od Gore. Satterthwaite uśmiechnął się niepostrzeżenie. Pierwszy raz do pana napisała? Tamten wyraźnie niczego nie podejrzewał. Nie, pisała do mnie zaraz po moim wyjeździe. Można powiedzieć, że jej list mnie ścigał, pisała co słychać i tak dalej. Nie odpisałem jej. Do licha, Wade po prostu nie miałem odwagi. Ona nie ma o tym pojęcia, rzecz jasna, ale nie chciałem się wystawić na pośmiewisko. Wade zasłonił ręką usta, by ukryć uśmiech. A ten list? Ten jest inny. To wołanie o pomoc. — O pomoc? — satterwaite uniósł brwi. — Ona tam była, w tym domu, kiedy to się stało. — To znaczy była u ser Bartolomiu Strange'a przy jego śmierci? — Tak. — Pisze coś na ten temat? Aktor wyjął z kieszeni list, wahał się przez moment, po czym wyciągnął rękę. — Niech pan czyta. Saterfueit, mocno zaintrygowany, rozwinął arkusz papieru. Drogi sir Charles, nie wiem kiedy ten list do pana dotrze. Mam nadzieję, że wkrótce. Chyba dowiedział się pan z gazet, że sir Bartolomius Strange nie żyje. Umarł dokładnie w ten sam sposób, co pan Babington. To nie może być przypadek. Nie i jeszcze raz nie. Gryzę się z tym nieprzytomnie. Mówię prosto z mostu, niech pan wraca i coś zrobi. Pan jeden coś podejrzewał, ale nikt wtedy nie słuchał, a teraz został zabity pana przyjaciel. Więc, jeśli pan nie przyjedzie, prawda może nigdy nie wyjść na jaw, a pan potrafi ją odkryć, jestem tego pewna. Czuję to całą sobą. I jest jeszcze coś. Bardzo się o kogoś martwię. Nie ma on z tym nic wspólnego, ale pewne rzeczy wyglądają dziwnie. Och, nie mogę tego wytłumaczyć w liście. Czy pan wróci? Pan jeden może rozwiązać zagadkę. Wiem o tym. Kończę, bo się bardzo śpieszę. Ek. I co? Dopytywał się niecierpliwie sir Charles. Trochę nieskładny list, pisany w pośpiechu, ale co pan o nim sądzi? Pan Satterfleet składał papier powoli, żeby zyskać na czasie. Zgadzał się, że list jest nieskładny, lecz nie uważał, że był pisany w pośpiechu. W jego przekonaniu był bardzo starannie przemyślany. Odwoływał się do próżności sir Charlesa, do jego rycerskości, duszy hazardisty. O ile Sutterfleet znał się na ludziach, był to strzał w dziesiątkę. Kim jest ów ktoś, pana zdaniem? Przypuszczam, że Manders. On tam był? Z tego wynika. Nie wiem dlaczego. Toli go prawie nie znał. Spotkał go tylko u mnie na przyjęciu. Z jakiego powodu go zaprosił? Bóg raczy wiedzieć. Często wydawał wielkie przyjęcia? Kilka razy do roku, zawsze na wrześniowe derby St. Leger. Dużo czasu spędzał w Yorkshire? Miał tam wielkie sanatorium czy coś takiego. Kupił starą posiadłość Milford Abbey, odrestaurował ją i założył lecznicę. Ach tak. Ciekaw jestem, kto jeszcze był na przyjęciu, odezwał się Satterthwaite po chwili milczenia. Sir Charles zauważył, że mogły to podać inne gazety. Wyruszyli więc na poszukiwania. O proszę! zauważył Sir Charles i przeczytał na głos: Sir Bartholomew Strange wydaje swe coroczne przyjęcie na St. Ledger. Wśród zaproszonych gości są Lord i Lady Eden, Lady Mary Littengor, Sir Jocelyn i Lady Campbell, kapitan Dacris z żoną oraz znana aktorka Angela Sutcliffe. Obaj mężczyźni spojrzeli po sobie. Dakrisowie i Angela Sutcliffe, zauważył sir Charles. Ani słowa o Mandersie. Kupimy dzisiejszy Continental Daily Mail, powiedział Sutterfwaite. Może coś tam znajdziemy. Sir Charles przerzucał strony gazety. Raptem zamarł. Mój Boże, Niech pan posłucha, Satterthwaite. Sir Bartholomew Strange. W przeprowadzonym dzisiaj śledztwie w sprawie śmierci sir Bartholomew Strange'a stwierdzono, że zgon nastąpił na skutek zatrucia nikotyną. Nie wiadomo, kto i w jaki sposób podał truciznę. Cartwright zmarszczył brwi: nikotyna. To brzmi dość niegroźnie, od tego nie umiera się w ataku, nie rozumiem. Co zamierza pan zrobić? Co zrobię? Idę kupić sypialny na błękitną strzałę dziś wieczór. Cóż, powiedział Satterthwaite, mógłbym pójść w pana ślady. Pan? Cartwright obrócił się ku niemu zdumiony. Po coś dla mnie, odparł tamten skromnie. Mam pewne... Hmm, doświadczenie. Poza tym... — Znam dość dobrze tamtejszego komendanta policji, pułkownika Johnsona. Może się nam przydać. — To mi się podoba — zawołał Sir Charles. — Chodźmy do wagon Lee. Asatref Wade pomyślał — udało się, dziewczynie. Ściągnęła go. Mówiła, że to zrobi. — Ciekaw jestem, w jakim stopniu jej list był szczery. Eck Litengor na pewno umiała wyzyskać okoliczności. Kiedy sir Charles udał się do Wagon Lee, pan Sutterfeyd przechadzał się powoli po parku, oddając się przyjemnym rozmyślaniom o ek. Podziwiał jej pomysłowość i energię, choć musiał oddalić wiktoriańskie zastrzeżenia, jakie budziło w nim to, że przedstawicielka płci słabej przejmuje inicjatywę w sercowej sprawie. Sutterfeyd był człowiekiem spostrzegawczym. Pośród rozważań o kobietach w ogóle, i o konkretnej osobie ek, nie omieszkał nagle zauważyć, gdzie ja widziałem tę charakterystyczną głowę. Właściciel owej głowy siedział na krześle i zamyślony patrzył przed siebie mały człowieczek o nieproporcjonalnie dużych wąsach. Obok stała dziewczynka, angielka. Z niezadowoloną minką. Stała najpierw na jednej nóżce, potem na drugiej i od czasu do czasu kopała z rozmysłem w krawężnik kwietnika Lobelli. Nie rób tego, kochanie, powiedziała matka dziewczynki zatopiona w lekturze żurnalu MUT. Nie mam co robić odpowiedziała dziewczynka. Mały człowieczek obrócił się w stronę dziecka i pan Satterthwaite go rozpoznał. Monsieur Poirot wykrzyknął co za miła niespodzianka! Poirot wstał, skłonił się. — Enchanté, monsieur? Uścisnęli sobie dłonie. Satterthwaite usiadł obok Belga. Wszyscy są w Monte Carlo. Pół godziny temu natknąłem się na sir Charlesa Cartwrighta, a teraz spotykam pana. Sir Charles? On też tutaj? Uprawia jachting. Słyszał pan, że sprzedaje dom w Lumow? Nie wiedziałem. To mnie dziwi. Mnie nie. Cartwright nie należy tak naprawdę do ludzi, którzy na dobre odcięliby się od świata. Och, z tym się zgadzam. Zdziwiłem się z innej przyczyny. Wydawało mi się, że Sir Charles ma konkretny powód, żeby zostać w lumów. bardzo czarujący powód. Czy nie mam racji? Ta mała demoiselle, która tak zabawnie się nazywa, Ek, jak jajeczko, zamrugał lekko powiekami. A więc zauważył pan? Oczywiście. Mam bardzo czułe serce dla zakochanych. Pan zresztą chyba też. Poza tym, leży nys. Młodość zawsze wzrusza. Westchnął. Myślę, powiedział Satterthwaite, że trafił pan w sedno, jeśli chodzi o wyjazd sir Charlesa z Lumów. Po prostu uciekł. Od mademoiselle Ek? Przecież widać było jak na dłoni, że za nią szaleje. Dlaczego zatem uciekł? Och, nie rozumie pan naszych anglosaskich kompleksów. Poirot jednak szedł za tokiem własnego rozumowania. Tak, tak, powiedział, to nie jest złe posunięcie. Kiedy uciekasz przed kobietą, ona natychmiast pójdzie za tobą. Mężczyzna z takim doświadczeniem jak sir Charles musi o tym wiedzieć. Satterfoot był lekko ubawiony. No, niezupełnie tak było, powiedział. A co pan tutaj porabia? Wakacje? Mam teraz wieczne wakacje. Powiodło mi się. Jestem bogaty, na emeryturze, podróżuję sobie po świecie. — To cudowne — stwierdził Satterthwaite. — Nie spa. — Mamo — zawołała mała Angielka — ja się nudzę. — Ależ, kochanie — skarciła dziecko matka — nie podoba ci się, że jesteś za granicą, w przepięknym słońcu? — Podoba mi się, ale się nudzę. — Pobiegaj, pobaw się w coś, idź popatrzeć na morze. — Maman! — odezwało się nagle jakieś francuskie dziecko. Jeu avec moi? Matka francuska uniosła głowę z nad książki. Francuskie dziecko, nadąsane, posłusznie zaczęło podrzucać piłkę. Żem, mamis, powiedział Herkules Poirot z dziwnym wyrazem twarzy. I jakby w odpowiedzi na coś, co wyczytał na obliczu ta dodał. Jest pan spostrzegawczy? Słusznie się panu wydaje milczał przez chwilę. Widzi pan, mówił dalej, pochodzę z biednej rodziny. Było nas sporo. Musieliśmy sobie radzić. Wstąpiłem do policji. Ciężko pracowałem i powoli się wybiłem. Wyrobiłem sobie nazwisko. Zdobyłem światową renomę. Wreszcie przyszła kolejna na emeryturę. A potem wojna. Zostałem ranny. Przybyłem do Anglii. Biedny. Wykończony uciekinier. Pewna dama z dobrym sercem wzięła mnie pod swój dach. Umarła. Nienaturalną śmiercią została zabita. Wziąłem się do roboty. Zatrudniłem swoje szare komórki. Znalazłem mordercę. Przekonałem się, że jeszcze nie jest ze mną tak źle. Byłem w lepszej formie niż kiedykolwiek przedtem. I tak zaczęła się moja druga kariera. Kariera prywatnego detektywa w Anglii. Rozwiązałem wiele fascynujących, trudnych zagadek. Och, monsieur, naprawdę żyłem. Psychologia człowieka to coś wspaniałego. Stałem się bogaty. Pewnego dnia powiedziałem sobie, będę miał tyle pieniędzy, ile zechcę. Spełnią się wszystkie moje marzenia. Położył rękę na kolanie Sutterfueyta. Niech pan wystrzega się dnia w którym spełnią się wszystkie marzenia, drogi przyjacielu. To dziecko też na pewno śniło o wyjeździe za granicę, o nowych wrażeniach, o tym, że wszystko się zmieni. Rozumie pan? Rozumiem, odparł Satterthwaite. Pan wcale się dobrze nie bawi. Messie Poirot pokiwał głową. Otóż to. Były chwile, kiedy Satterthwaite wyglądał jak puk. Na przykład teraz. Mięśnie na jego pomarszczonej twarzy skurczyły się złośliwie. Zawahał się, czy powinien. Powoli otworzył gazetę, którą wciąż trzymał przy sobie. — Czy pan to widział, monsieur Poirot? I wskazał palcem na odpowiednie miejsce. Belk wziął gazetę i zaczął czytać. Satterthwaite obserwował go. Na twarzy detektywa nie zauważył żadnej zmiany. Tylko jego ciało zesztywniało niczym u uteriera, który zwęszył trop. Herkules Poirot przeczytał dwa razy notatkę, po czym złożył gazetę i zwrócił ją. Interesujące, powiedział. Wygląda na to, że sir Charles Cartwright mógł mieć rację, a mogliśmy się pomylić. Przyznaję, drogi przyjacielu, nie mieściło mi się w głowie, że ten łagodny, dobrotliwy staruszek padł ofiarą zbrodni. — Cóż, chyba nie miałem racji. Chociaż, widzi pan, ta druga śmierć może być czystym zbiegiem okoliczności. Bywają najprzedziwniejsze przypadki. Nie dałby pan wiary, z jakimi zetknął się w swojej karierze Hercules Poirot. Urwał na chwilę, po czym mówił dalej. — Niewykluczone, że przeczucie ser Charlesa okaże się słuszne. On jest artystą. Człowiekiem wrażliwym działa raczej na wyczucie niż na rozum. W życiu kończy się to często katastrofą, czasami jednak ma to swoje uzasadnienie. Ciekaw jestem, gdzie jest teraz ser Charles. Satterfoot uśmiechnął się. Mogę panu zdradzić. Poszedł do Waggon li Dziś wieczór wracamy razem do Anglii. Aha! rzekł znacząco Poirot. W jego błyszczącym, przenikliwym, Filuternym spojrzeniu widniało pytanie, a więc nasz zapaleniec postanowił odegrać tę rolę? Rolę detektywa amatora? A może ma jakiś inny cel? Sutterfwait milczał, ale Poirot domyślił się odpowiedzi. Rozumiem, powiedział. Ciągnie go do pięknych oczu mademoiselle? Nie tylko do zbrodni. Napisała do niego. Wyjaśnił Saterfwait. Błagała, żeby wracał. Poirot pokiwał głową. Niedno mnie zastanawia, rzekł. Nie rozumiem. Nie rozumie pan dzisiejszej młodej angielki? — Przerwał Saterfwait. Nic w tym dziwnego. Mnie też się to nie zawsze udaje. Dziewczyna taka jak Gore. Teraz z kolei przerwał Poirot. Pardon, nie o to mi chodziło. Bardzo dobrze rozumiem pan Littengore. Spotkałem już takie jak ona, wiele takich spotkałem. Pan określa ten typ jako dzisiejszy, ale moim zdaniem jest on, jakby to powiedzieć, stary jak świat. Satterthwaite poczuł się trochę dotknięty. Uważał, że on i tylko on rozumie ek. Niedorzeczny cudzoziemiec, cóż on mógł wiedzieć o młodych Angielkach? Płaro wciąż mówił. Był teraz refleksyjny, smętny. Znajomość natury ludzkiej. Cóż za niebezpieczna rzecz. Bardzo przydatna, zaprotestował Saterwaite. Być może. To zależy od punktu widzenia. No dobrze. Pan Saterwaite zawahał się i wstał. Był lekko rozczarowany. Założył przynętę, a ryba się nie złapała. Czuł, że jego znajomość natury ludzkiej zawiodła. Życzę panu udanych wakacji. Dziękuję. Niech mnie pan odwiedzi, kiedy będzie pan następnym razem w Londynie podał wizytówkę. Oto mój adres. To bardzo miło z pana strony z przyjemnością pana odwiedzę. A więc, do widzenia. Do widzenia. Bon Voyage. Sutterfleet oddalił się. Poirot popatrzył za nim przez chwilę, po czym na powrót zatopił wzrok w błękicie Morza Śródziemnego. Siedział tak patrząc przed siebie co najmniej przez 10 minut. Pojawiła się znowu mała Angielka. Obejrzałam już morze, mamo. Co mam teraz zrobić? Doskonałe pytanie. Wymamrotał pod nosem Herkules Poirot. Wstał. I wolnym krokiem skierował się do wagonu. Rozdział drugi, gdzie się podział kamerdyner. Sir Charles i pan Sutterfwaite siedzieli w gabinecie komendanta policji pułkownika Johnsona, wysokiego mężczyzny. O czerwonej twarzy, tubalnym głosie i serdecznym sposobie bycia. Na widok gości, Johnson rozpromienił się, radośnie powitał Saterfleita, a spotkanie ze słynnym Charlesem Cartwrightem wprawiło go w euforię. Moja stara ma bzika na punkcie teatru. Jest pana wielbicielką. Jak to mówią Amerykanie, yy, fanem, tak? F właśnie, fanem. No, sam lubię dobry teatr. Oczywiście. — Wartościowe rzeczy. To, czym dzisiaj czasami nazraczą na scenie, można określić tylko jednym słowem — paskudztwo. Sir Charles, któremu pod tym względem nic nie można było zarzucić, nie grał nigdy w tak zwanych śmiałych sztukach, rzucił jakąś odpowiednią do sytuacji uwagę z właściwym sobie wdziękiem. Kiedy obaj panowie przystąpili do przedstawienia celu swej wizyty, pułkownik Johnson... Gotów był opowiedzieć im wszystko, co wiedział o sprawie. Pański przyjaciel? Fatalna historia. Był to bardzo znaną postacią. Lecznica cieszy się świetną opinią, a ser Bartolomiu był pod każdym względem wspaniałym człowiekiem, wybitnym specjalistą. Miły, szlachetny, powszechnie lubiany i szanowany. Każdy panu powie: Ostatni człowiek, który mógłby paść ofiarą zbrodni. A jednak wszystko wskazuje na zbrodnię. — Samobójstwo czy wypadek raczej nie wchodzą w grę. — Wróciliśmy właśnie z panem Sutterfueytem z zagranicy — odezwał się ser Charles. — Mamy tylko skrawki informacji z gazet. — Jasne, chcieliby panowie wiedzieć więcej. — Dobrze, powiem, jak się sprawy mają. Podejrzenia skupiają się na kamerdynerze. Musimy go odnaleźć. To był nowy człowiek. Ser Bartolomiu zatrudnił go na dwa tygodnie przed śmiercią. I wyobraźcie sobie, panowie, nazajutrz po zbrodni... Facet po prostu znika. Jak kamfora. Cokolwiek podejrzane, prawda? Słucham? Nie wiadomo, gdzie się ulotnił? Pułkownik Johnson zrobił się jeszcze bardziej czerwony na twarzy. Pewno pan uważa, że to niedopatrzenie z naszej strony. Zdaję sobie sprawę, że to tak wygląda, ale przecież był pod naszą obserwacją nie mniejszą niż inni. Gładko odpowiadał na pytania, podał nazwę agencji w Londynie, która załatwiła mu tę pracę i nazwisko swojego poprzedniego chlebodawcy... Sir Horace'a Berda, Mówił spokojnie, bez paniki, a potem nagle zwiał. Nie do wiary! Cały dom pod nadzorem, a ten znika! Oj, dostało się chłopakom ode mnie, ale zaklinają się, że nie zmrużyli oka. Bardzo interesujące, zauważył Satterthwaite. Zresztą, rzekł z powątpiewaniem sir Charles, cóż za idiotyczne posunięcie. Nie był szczególnie podejrzany, a teraz ściągnął na siebie uwagę. Otóż to. Nie ma zresztą żadnych szans. Rozesłaliśmy jego rysopis. Złapanie to kwestia dni. Bardzo dziwne, pokręcił głową sir Charles. Nie rozumiem. Ach, to dość jasne. Nerwy mu puściły. Nagle się wystraszył. Wydawało mi się, że człowiek, który ma dostatecznie silne nerwy, żeby popełnić zbrodnie, potrafi i potem zachować zimną krew. Różnie to bywa. Znam dobrze przestępców. Tchórzliwi jak zające. Facet myślał, że go podejrzewamy i prysnął. Sprawdzał pan jego zeznania? Naturalnie. To czysta rutyna. Agencja w Londynie potwierdziła to, co mówił. Miał też pisemną rekomendację od Sir Horace'a Berda. Zresztą bardzo dobrą. Sir Horace jest w tej chwili w Afryce Wschodniej. A zatem jego referencje mogą być sfałszowane. Podsunął Cartwright. No, słuszna uwaga, powiedział pułkownik Johnson, uśmiechając się jak nauczyciel do ucznia, któremu należy się pochwała. Wysłaliśmy telegram do Sir Horace'a, ale na odpowiedź musimy trochę poczekać. Jest na safari. Kiedy on właściwie zniknął? Nazajutrz rano na przyjęciu był lekarz, sir Justin Campbell, o ile wiem, toksykolog. On i miejscowy doktor Davis byli jednomyślni i natychmiast nas wezwano na miejsce. Przesłuchaliśmy wszystkich tego wieczoru. Ellis, nasz kamerdyner, udał się do siebie, jak zwykle, a na drugi dzień już go nie było. Do łóżka się nie kładł, pościel pozostała nietknięta. A więc wymknął się w nocy? Na to wygląda. Jedna z dam, panna Satcliffe, ta aktorka, znają pan może, bardzo dobrze otóż panna Satcliffe podsunęła nam pewną rzecz. Zasugerowała, że człowiek ten opuścił dom tajnym przejściem. Zmieszany wydmuchał nos. — To brzmi trochę jak z Edgara Olesa. Zdaje się jednak, że jest tam coś takiego. Ser Bartolomiu był dumny ze swego przejścia. Pokazał je pannie Sutcliffe. Wychodzi ono na zwalony mur, jakieś pół mili od domu. — Brzmi to prawdopodobnie — zgodził się ser Charles. — Tylko skąd kamerdyner miałby wiedzieć o istnieniu tajnego korytarza? — Właśnie, właśnie — Chociaż moja stara twierdzi, że służba wszystko wie. Zresztą podejrzewam, że ma rację. — O ile wiem, trucizną była nikotyna — odezwał się Satterthwaite. — Zgadza się. — Nieczęsty sposób. Niezmiernie rzadko stosowany. Do tego, jak rozumiem, w przypadku nałogowego palacza, jakim był doktor, dochodzą inne okoliczności. Człowiek zatruty nikotyną może umrzeć śmiercią naturalną. Oczywiście w naszej sprawie to wykluczone. Zgon nastąpił zbyt raptownie. Jak podano truciznę? Tego nie wiemy, przyznał Johnson. I to jest największy znak zapytania. Orzeczenie lekarskie stwierdza, że ofiara połknęła truciznę na kilka minut przed śmiercią. Pił Porto? Tak. Niestety prosty wniosek, że Porto było zatrute, jest nieprawdziwy. Oddaliśmy kieliszek do analizy. Zawierał tylko Porto, nic więcej. Szkło po winie uprzątnięto, stało na tacy w spiżarni, nieumyte. Nic nie stwierdzono. Jadł to, co wszyscy. Kawior, zupę, sole z rusztu, bażanta, frytki, suflet czekoladowy. Kucharka pracuje tam od piętnastu lat. Nie, to niemożliwe, aby podano mu truciznę. A jednak tak było. Miał ją w żołądku. O, paskudny problem. Cartwright odwrócił się do Sutterthwaite'a. — To samo — zawołał w podnieceniu. Dokładnie to samo, co przedtem, i rzekł przepraszająco do komendanta. Winny jestem panu wyjaśnienie. W moim domu w Cornwallie miała miejsce śmierć. Johnson spojrzał zaciekawiony. Chyba o tym słyszałem. Od jednej z dam, panny Littingor, była wtedy u mnie. Opowiadała coś panu? Tak. Uparcie trzymała się swojej teorii. Tylko wie pan, nie wierzę w tej teorię. Nie wyjaśnia zniknięcia kamerdynera, a pański służący przypadkiem nie zaginął? Nie ma u mnie służącego, jest pokojówka. A może to mężczyzna w przebraniu? Sir Charles pomyślał o szykownej, bardzo kobiecej temple i uśmiechnął się mimo woli. Pułkownik Johnson też się uśmiechnął zakłopotany. Tak mi to tylko przyszło do głowy. Nie, teoria panny Lytton gore nie przekonuje mnie. Tamta śmierć dotknęła, o ile wiem, leciwego pastora. Kto mógłby czyhać na życie tego staruszka? — Tu jest pies pogrzebany — odparł Sir Charles. — Przekona się pan, że to czysty przypadek. A skoro tak, stawiamy na kamerdynera. Niewykluczone, że to zwykły przestępca. Niestety, nie możemy znaleźć nigdzie jego odcisków palców. Nasz ekspert sprawdził dokładnie jego pokój i spiżarnię. Bez powodzenia. Załóżmy, że to kamerdyner. Jaki widziałby pan motyw? Kolejne trudne pytanie. Powiedzmy, że zamierzał dokonać kradzieży, a ser Bartolomiu przejrzał jego plany. Ser Charles i pan Satterwaite milczeli wymownie. Pułkownik Johnson wyraźnie zresztą nie spodziewał się aplauzu. No, możemy tylko na razie snuć domysły, to fakt. Z chwilą, kiedy John Ellis znajdzie się pod kluczem, dowiemy się, kim jest naprawdę. Czy figuruje w naszej kartotece. Wtedy motyw sam wypłynie. Przejrzeliście papiery doktora? Naturalnie. Bardzo dokładnie. Muszę przedstawić panom nadinspektora Crossfielda, który prowadzi sprawę. To człowiek niezwykle rzetelny. Zasugerowałem mu, a on od razu się ze mną zgodził, że profesja, Sir Bartolomiu, może mieć jakiś związek ze zbrodnią. Lekarz ma wiele zawodowych tajemnic. Papiery były starannie poukładane, posegregowane. Sekretarka, panna Lindon, przejrzała je razem z Crossfieldem. Znaleźli coś? Nic, co miało dla nas znaczenie. Zginęły jakieś rzeczy? Na przykład srebro albo biżuteria? Niczego nie brakuje. Kto był wtedy w domu? Mam tu listę. E, zaraz, gdzie ona się podziała? Aha! Jest przecież u Crossfielda. Muszą panowie go poznać. Zresztą pojawi się tu lada moment, żeby złożyć raport. O, dzwonek. To pewno on. Nadinspektor Crossfield był potężnym, wysokim mężczyzną o bystrych niebieskich oczach. Miał zwyczaj mówić powoli. Zasalutował przed swoim przełożonym, a ten przedstawił go gościom. Pan Satterthwaite nie potrafiłby zapewne nawiązać kontaktu z Crossfieldem. Nadinspektor nie przepadał. Za dżentelmenami z Londynu, którzy spadali jak z nieba ze swymi amatorskimi pomysłami. Sir Charles to co innego. Blask sceny budził u nadinspektora dziecięcy zachwyt. Dwa razy widział aktora w teatrze, a teraz, gdy nagle ujrzał z bliska swego bohatera człowieka z krwi i kości, wprawiło go to w takie podniecenie, że stał się niezwykle przyjacielski i elokwentny. — Widziałem pana w Londynie. — Tak, tak. Byłem z żoną w teatrze. Na sztuce Dylemat Lorda Aintree. Tłok nieludzki. Staliśmy przez dwie godziny na parterze. Żona się uparła. Powiedziała, muszę zobaczyć Sir Charlesa Cartwrighta w Dylemacie Lorda Aintree. — To było w teatrze Palmal. — Jak pan wie, wycofałem się ze sceny. — Powiedział Sir Charles. Ale w Palmall znają mnie dobrze. Wyjął wizytówkę i napisał na niej kilka słów. Da pan to w kasie, kiedy następnym razem wybierze się pan z żoną do Londynu. Dostaniecie państwo najlepsze miejsca. To bardzo miło z pana strony. Sir Charles, naprawdę bardzo miło. Żona będzie niezwykle ujęta. Sir Charles miał go teraz w garści. Dziwna sprawa. W całej mojej karierze nie zetknąłem się z otruciem nikotynu. Nasz doktor Davis też się z tym nie spotkał. Myślałem, że to rodzaj choroby na skutek nadmiernego palenia. Prawdę mówiąc, też tak uważałem. Doktor mówi, że czysty alkaloid jest bezwonnym płynem. Kilka kropli wystarczy, żeby zabić człowieka na miejscu. Sir Charles zagwizdał. Mocna rzecz. Tak jest, ale powszechnie stosowana. Roztwór używany jest do spryskiwania róż. Oczywiście można zrobić wyciąg z normalnego tytoniu. Róże? mruknął sir Charles. Gdzie ja słyszałem? Zmarszczył brwi i potrząsnął głową. Coś nowego, Crossfield? spytał pułkownik Johnson. Nic konkretnego. Mamy doniesienia, że Elisa przyuważono w Durham, Ipswich, Baham. Lens end i dziesiątkach innych miejsc. Trzeba sprawdzić, co ile jest warte. Zwrócił się do obu panów. Kiedy rysopis człowieka krąży po kraju, okazuje się, że widziano go w całej Anglii. Jak on wygląda? Spytał Sir Charles. Johnson sięgnął po rysopis i przeczytał. John Ellis. Wzrost średni, około pięciu stóp siedemdziesiąt. Przygarbiony, włosy szpakowate, małe bokobrody, oczy ciemne, głos ochrypły, w górnym uzębieniu widoczny, przy uśmiechu brak jednego zęba, e, żadnych znaków czy cech szczególnych. Hm, mruknął sir Charles. Niczym specjalnym się nie wyróżnia, z wyjątkiem bokobrodów i zęba. Bokobrody zdążył zgodzić, a na uśmiech trudno liczyć. Problem w tym, zauważył Crossfield, że ludzie nie potrafią obserwować. Od służących w ABi nie mogłem nic więcej wydobyć poza mglistym opisem. Zawsze to samo. Jedna i ta sama osoba w oczach różnych ludzi jest wysoka, szczupła, niska, krępa, średniego wzrostu, tęga, smukła. Rzadko kiedy zdarza się człowiek, który naprawdę umie patrzeć. Więc jest pan pewien, nad inspektorze, że Elis, jest mordercą? A jak inaczej wytłumaczyć jego ucieczkę? Nie możemy przejść nad tym faktem do porządku. Tak, to nas blokuje, rzekł Cartwright w zamyśleniu. Crossfield zwrócił się teraz do pułkownika Johnsona, mówił, jakie przedsięwzięto środki. Pułkownik pokiwał głową, po czym poprosił nadinspektora o listę osób, znajdujących się w Milford Abbey w dniu popełnienia zbrodni. Wręczono ją dwóm detektywom-amatorom. A oto ona. Marta Lecki, kucharka. Beatrice Church, przełożona pokojówek. Doris Cocker, młodsza pokojówka. Victoria Ball, młodsza pokojówka. Alice West, starsza pokojówka. Violet Basington, pomoc kuchenna. Powyższe osoby zatrudnione były w domu zmarłego przez dłuższy czas. Marta Lecki, 15 lat. Wszystkie cieszą się dobrą opinią. Gladys Lindon, sekretarka, 33 lata, pracuje u Ser Bartolomiu Strange'a od trzech lat, nie widzi możliwego motywu zabójstwa. Goście Lord i Lady Eden, Kodagen Square 187, Sir Jocelyn i Lady Campbell Harley Street 1256. Panna Angela Sutcliffe, Countryman 28, Pan Kapitan i Pani Dekris, St. John's House, 3, Pani Dekris prowadzi firmę Ambrosine Ltd., Brook Street, Lady Mary i Hermione Lytten-Gore, Rose Cottage, Lumow, Panna Muriel Wills, Upper Catcart Road, 5, Tutting, Pan Oliver Manders, — Messer Spire and Ross, Old Broad Street. — Hm — odezwał się Sir Charles. — Gazety pominęły naszą znajomą Stutting. I widzę, że nie zabrakło też Mandersa. E, — Znalazł się przypadkiem — wyjaśnił Crossfield. Młody człowiek wjechał samochodem na mur tuż obok Milford Abbey. Sir Bartolomiu znał go trochę i poprosił do domu. — Nierozważne posunięcie — skwapliwie zauważył Sir Charles. Zgadzam się z panem, powiedział nadinspektor. Podejrzewam, że wypiło jednego za dużo. W jaki sposób mógł uderzyć w mur w takim miejscu, jeśli był trzeźwy? Może duch w niego wstąpił, zasugerował Cartwright. Duch alkoholowy, jak znam życie. Cóż, dziękujemy bardzo, panie nadinspektorze. Czy nie ma pan nic przeciwko temu pułkowniku, żebyśmy rozejrzeli się po Milford Abbey? Ależ bardzo proszę, chociaż nie sądzę, abyście panowie dowiedzieli się czegoś więcej. Kto tam jest? Tylko służba. Odparł Crossfield. Goście rozjechali się zaraz po przesłuchaniach, a panna Lyndon wróciła na Harley Street. Moglibyśmy też spotkać się z doktorem eh, Davisem, zasugerował Satterthwaite. Dobra myśl. Po otrzymaniu adresu doktora obaj panowie podziękowali serdecznie pułkownikowi i oddalili się. Rozdział trzeci: Kto z nich? Kiedy szli ulicą, Sir Charles zagadnął swego towarzysza. I co pan o tym myśli? A Pan? Odparł pytaniem satterthwaite zawsze wolał odwlec moment wyrażenia własnej opinii inaczej było z sir charlesem zawołał z enfazą oni się mylą satterthwaite całkiem się mylą mają na mózgu tego kamerdynera uciekł ergo zabił ale mnie to nie pasuje nie nie można pominąć tamtej śmierci w moim domu wciąż jest pan zdania, że oba wypadki mają jakiś związek saterthwaite zadał pytanie, na które Odpowiedział już w duchu twierdząco. — Człowieku, one muszą mieć związek. Wszystko na to wskazuje. Trzeba znaleźć łącznika, kogoś, kto był obecny i tu, i tam. — Tak — zgodził się Sutterthwaite. — Ale to nie takie łatwe, jak mogłoby się na pozór wydawać. Jest zbyt wielu łączników. — Chyba pan zauważył, że niemal wszyscy pańscy goście byli również u ser Bartolomiu. Ser Charles skinął głową — Oczywiście. A wie pan, jaki stąd można wyciągnąć wniosek? Niezupełnie pana rozumiem. Do licha człowieku! Pan sądzi, że to zbieg okoliczności? Nie, taki był zamysł. Dlaczego osoby obecne przy pierwszej śmierci są świadkami drugiej? Przypadek? Wykluczone. Toli działał celowo, z planem. Och, wykrzyknął satterfaight. Tak być może. To pewne. Nie znał pan Toliego tak dobrze jak ja. Należał do ludzi, którzy nie lubią zdradzać swoich zamysłów. Był też bardzo cierpliwy. Nigdy, odkąd go znałem, nie wyraził pochopnej opinii lub sądu. Spójrzmy na to tak. Babington zostaje zamordowany. Tak, zamordowany, mówię bez ogródek, nie owijam rzeczy w bawełnę. A zatem zamordowany pewnego wieczoru u mnie w domu. Toli nabija się trochę z moich podejrzeń, ma jednak przez cały czas swoje własne wątpliwości. Nie mówi o tym głośno, to nie w jego stylu, ale po cichu, w myśli, buduje akt oskarżenia. Nie wiem, na czym się opiera. Myślę, że nie oskarża konkretnej osoby. Jest jednak przekonany, że ktoś z obecnych u mnie popełnił zbrodnię i postanawia podjąć próbę odnalezienia sprawcy, przeprowadzić swego rodzaju test. A co z idynami i kambelami? To kamuflaż, żeby się było trudniej zorientować. Jaki właściwie był plan doktora? Aktor przesadnie, inaczej niż zwykle wzruszył ramionami. To już nie był sir Charles, to był największy umysł Secret Service, Artist Dival, utykający na lewą nogę. Skąd mogę wiedzieć? Nie jestem jasnowidzem. Nie ma sensu zgadywać. Jedno jest pewne plan był. Nie powiódł się, bo morderca był mądrzejszy niż się to jemu zdawało. On pierwszy zadał cios. On albo ona. Trucizna to broń zarówno kobiet jak i mężczyzn. Sutterfright nic na to nie odrzekł. Sir Charles mówił więc dalej. No i co? Chyba przyzna mi pan rację. A może jest pan po stronie powszechnie przyjętej opinii, że mordercą jest kamerdyner, że to on zabił Bartolomiu Strangera? Jak pan zatem wytłumaczy sprawę zaginionego kamerdynera? W ogóle się nad nim nie zastanawiałem. W moim przekonaniu on się nie liczy. Chociaż mógłbym zasugerować pewne wyjaśnienie. Ciekawe jakie. Załóżmy, że policja ma rację. Elis jest zawodowym kryminalistą, współpracującym na przykład z gangiem włamywaczy. Otrzymuje posadę na podstawie fałszywych referencji. Toli zostaje zamordowany. Co ma zrobić Elis? Zabito człowieka. A pod jego dachem znajduje się facet figurujący w kartotekach policji, którego odciski palców znane są w Scotland Yardzie. Sytuacja jest całkowicie jasna. Elis ucieka ze strachu. Tajnym przejściem? Pal diabli tajne przejście. Wymknął się z domu, kiedy jeden z tych durniów, co stali na straży, uciął sobie drzemkę. To dość prawdopodobne. No więc jaki jest pana pogląd, Satellite? Mój? — Och, dokładnie taki jak pana. Właściwie przez cały czas się nie zmienił. Kamerdyner nas tylko zbija z tropu. Uważam, że ser Bartolomiu i pan Babington zostali zabici przez jedną i tę samą osobę. — Jednego z gości? — Jednego z gości. Milczeli obaj przez chwilę, po czym Sutterfueyt zapytał... Jak pan myśli? Kto to był? Mój Boże, skąd mam wiedzieć? Oczywiście nie może pan wiedzieć, ale może mieć pan jakieś domysły. Nie chodzi mi przecież o naukowy dowód, lecz o zwykłą zgadywankę. Wie pan, ja nie. Urwał, a po chwili wybuchnął: Doprawdy, no, Satterweight, kiedy się porządnie zastanowić, żadna z tych osób nie wchodzi w grę. Tak. Chyba ma pan rację zadumał się satterthwaite żadna z tego spotkania podejrzanych. Niech pan zauważy, że niektórzy zostali wyłączeni. Pan i ja. Pani Babington, no i młody Manders też. Manders? Znalazł się tam przypadkowo. Nie był zaproszony, pojawił się niespodziewanie. To go wyklucza z kółka podejrzanych. Zabrakło jeszcze tej pisarki Antoni Astor. Nie, nie. Ona była na przyjęciu. Pamiętam jej nazwisko na liście. Panna Muriel Wills. Stutting. Tak, prawda. Zapomniałem, że nazywa się Wills. Sir Charles się zasępił. Pan Satterthwaite, który nieźle potrafił czytać w cudzych myślach, próbował odgadnąć, co zaprzątało głowę jego towarzysza. Pogratulował sobie w duchu, kiedy aktor przemówił. Słusznie. Słusznie, Satterthwaite. Toli zaprosił nie tylko zdecydowanie podejrzanych. W końcu wśród gości były Lady Mary i Egg. A zatem nie. Chciał może odtworzyć scenerię pierwszego wypadku. Posądzał kogoś i potrzebował naocznych świadków dla potwierdzenia. Coś w tym rodzaju. Coś w tym rodzaju powtórzył Satterthwaite. Nie możemy się na razie posunąć do konkretów. A więc dobrze. Wykluczamy obie panie Lyttingor, pana, mnie, panią Babington i Olivera Mandersa. Kto pozostaje? Angela Sutcliffe. Angie? Człowieku, przyjaźniła się z Tolim od lat. A zatem weźmy de Chrisów. Dobrze wiem, Cartwright, że ich właśnie pan podejrzewa. Mógł się pan do tego przyznać, kiedy pana pytałem. Sir Charles spojrzał uważnie na Saterflueta, który spoglądał na niego z lekkim triumfem. Chyba się pan nie myli, powiedział powoli aktor. Chociaż właściwie ja ich nie posądzam, wydaje się to tylko bardziej prawdopodobne. Po pierwsze, nie znam ich zbyt dobrze. Poza tym, dlaczego na Boga Freddy Dekris, pędzący życie na wyścigach, lub Cynthia, zajmująca się wymyślaniem kosztownych strojów dla pań, mogliby być żądni śmierci poczciwego pastora? I z niedowierzaniem pokręcił głową. Po chwili się rozpromienił. Jest przecież ta Wills. Wciąż o niej zapominam. Co ona ma w sobie takiego, że się ją wiecznie pomija? Jest karygodnie bezbarwna. Nigdy nie spotkałem tak banalnego stworzenia. A dla mnie, uśmiechnął się Sutterthwaite, mogłaby ucieleśniać wers Bernsa Wśród nas jest dziecko, które wszystko widzi. Panna Wills jest tą, która wszystko widzi. Bystre oczka kryją się za tymi szkłami, zapewniam pana. Jeszcze się pan przekona, że panna Wills zauważyła dokładnie to, co trzeba. — Tak pan sądzi? — spytał z powątpiewaniem Sir Charles. — A teraz — przerwał dyskusję Saturfwaite, pora na lunch. Potem idziemy do Ebby. Zobaczymy, co się okaże na miejscu. — Wygląda mi na to, że pociąga pana ta zabawa, Saturfwaite, zauważył Sir Charles z błyskiem w oczach. — Śledztwo w sprawie zbrodni to dla mnie nie nowina. Kiedyś zepsuł mi się samochód — i zatrzymałem się w samotnym zajeździe. Urwał. Pamiętam, rzekł Sir Charles wysokim, czystym aktorskim głosem. Kiedy pracowałem w objazdowym teatrze w 1921. Sir Charles triumfował. Rozdział czwarty: Co mówi służba? Nie było chyba bardziej kojącego widoku na świecie niż Milford Abbey we wrześniowym popołudniowym słońcu. Część opactwa pochodziła z XV wieku. Została ona odrestaurowana i dobudowano do niej nowe skrzydło, w którym znajdowało się sanatorium. Nie było ono widoczne ze Starego Domu i miało własny teren. Sir Charles i pan Sutherfait. Zostali przyjęci przez panią leki, kucharkę, okazałą jej mość dostojnie ubraną w czerń, gadatliwą i skłonną do łez. Znała ona Cartwrighta i do niego przede wszystkim kierowała swą przemowę. — Och, ser, co to było dla mnie za przeżycie? Śmierć naszego pana i cała reszta. Wszędzie policjanci wścibiają nos w każdy kącik. Nie uwierzy pan, ser. Nawet w skrzynie na śmieci. I te pytania. Przepytywali i przepytywali bez końca. O, że ja musiałam dożyć takiej chwili. Nasz pan doktor, taki spokojny pan. A ten dzień, kiedy dostał tytuł, byłyśmy takie dumne. Beatriz i ja. Chociaż Beatriz jest tu dwa lata krócej. A tu te pytania tego chłystka z policji. Przepraszam za słowo, ale to, to nie był dżentelmen. Ja wiem kto jest kto. Wiem. Wiem jak się zachowuje dżentelmen. Zbyt wiele w życiu widziałam. Więc ten chłystek może sobie być nad inspektorem. Pani leki zrobiła w tym miejscu pauzę zaczerpnęła tchu by wybrnąć z grząskiego gruntu więc wypytywało wszystkie służące a dziewczyny są tu rany przyłóż każda jedna prawda że doris nigdy nie wstaje na porę muszę jej to wbijać do głowy co najmniej raz w tygodniu a wiki bywa impertynencka w końcu od młodych trudno oczekiwać wychowania dzisiaj matki o to nie dbają ale wszystko jedno to złote dziewczyny i żaden nadinspektor mnie nie przekona że jest inaczej i powiedziałam jemu: niech pan sobie nie myśli, że powiem coś na moje panienki. Ze świecą takich szukać, a rzucanie podejrzeń, że mają coś wspólnego z morderstwem, to świństwo i tyle. Zamilkła na chwilę. Pan Elis to co innego. Nic nie wiem o panu Elisie i nie mogę za niego ręczyć. Był tu obcy, przyjechał z Londynu, kiedy pan Baker był na urlopie. Baker? Zdziwił się Pan Baker był kamerdynerem u pana doktora przez ostatnie siedem lat, sir. Przeważnie siedział w Londynie na Harley Street. Pamięta go pan? Zwróciła się do sir Charlesa, który przytaknął. Pan doktor przywoził go tutaj, kiedy wydawał przyjęcie. Baker nie czuł się ostatnio za dobrze. I tak mówił, sir Bartholomew. Dlatego nasz pan dał mu kilkumiesięczny urlop. Opłacił mu też pobyt nad morzem koło Brighton. Nasz pan doktor to był prawdziwy gentleman. Pan Ellis był zatrudniony czasowo, więc już mówiłam to nadinspektorowi nie potrafię nic o nim powiedzieć. Chociaż wyglądało na to, że pracował w najlepszych domach i trzeba przyznać, miał w sobie coś z dżentelmena. Czy zauważyła pani w nim coś niezwykłego? zagadnął sir Charles z nadzieją w głosie. Ciekawe, że pan o to zapytał. Wie pan jaka jest moja odpowiedź? I tak i nie. Zachęcona spojrzeniem ser Charlesa pani Leki podjęła. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, na czym to polegało, ser, ale było coś. Zawsze znajdzie się jakieś coś już po fakcie pomyślał posępnie Satterthwaite. Chociaż kucharka gardziła policją, ulegała jej sugestiom. Skoro Ellis ma się okazać przestępcą, pani Leki coś w nim zauważyła. Przede wszystkim trzymał się na oboczu. Och, był grzeczny, to dżentelmen, jak mówiłam, z nawykami z dobrych domów, ale lubił być sam ze sobą. Dużo czasu spędzał w swoim pokoju. Poza tym, no nie wiem jak to powiedzieć, był. Och, było coś. Chyba pani nie podejrzewała, że tak naprawdę jest kim innym niż kamerdynerem? O, zupełnie dobrze znał się na swojej robocie, ser. Wiedział, co trzeba. O ludziach z towarzystwa też wiedział to i owo. Na przykład, delikatnie zasugerował sir Charles. Pani Leki jednak odpowiedziała wymijająco. Nie chciała powtarzać o czym służba plotkuje w korytarzu. Miała swoje zasady. Saterfwait, żeby ją rozluźnić, zaproponował. A może by nam go pani opisała? Rozpromieniła się. Bardzo chętnie, sir. Wyglądał godnie, miał bokobrody i siwe włosy. Trochę się garbił. Zaczynał tyć. Wiem, że się tym martwił. Aha, i lekko drżały mu ręce. Nie, nic z tego, o czym pan myśli. Bardzo wstrzemięźliwy człowiek. Nie taki jak inni. Miał chyba coś z oczami, raziło go ostre światło, oczy łzawiły mu wtedy okropnie. Jak był z nami, to nosił okulary, ale nigdy na służbie. A jakieś znaki szczególne? spytał sir Charles. Blizna? Złamany palec? Znamie? — Nic, proszę pana, nic z tych rzeczy. Jaką przewagę nad życiem ma literatura? westchnął Cartwright. W książkach pojawia się zawsze jakiś znak szczególny. Brakowało mu zęba przypomniał sobie Satterfaight. Być może, ser, nigdy nie zwróciłam na to uwagi. Proszę opisać jego zachowanie w tragiczny wieczór. Zwrócił się do niej Satterthwaite, jakby cytował zdanie z książki. Naprawdę trudno mi coś powiedzieć, ser. Miałam pełno roboty w kuchni, nie było czasu na rozglądanie się. Tak, tak, oczywiście. Jak się rozeszła wiadomość, że pan nie żyje, zamurowało nas. Zaczęłam płakać, nie mogłam przestać. Tak samo Beatrice. Dziewczyny były oczywiście podniecone, jak to młodzi, ale bardzo przeżywały. Pan Ellis oczywiście mniej się martwił bo był nowy chociaż muszę powiedzieć że okazywał nam troskę koniecznie chciał żebyśmy z Beatriz wypiły kieliszeczek porto mówił że to nam pomoże wyjść z szoku kto by pomyślał taki łajdak pani Leki nie posiadała się z oburzenia i zniknął jeszcze tej nocy tak ser poszedł do siebie jak wszyscy a rano go już nie było dlatego policja jego właśnie sobie przyuważyła tak Głupio zrobił. W jaki sposób opuścił dom, jak pani myśli? Mm, nie mam pojęcia, ser. Policjanci pilnowali nas przez całą noc. Nic nie zauważyli, ale przecież to tylko ludzie. Tyle, że strugają ważniaków, kiedy wchodzą do przyzwoitego domu i nuchają po kątach. Podobno jest tu gdzieś tajne przejście zauważył sir Charles. Pani Leki skrzywiła się. Mm, tak twierdzi policja. A jest? Coś tam kiedyś słyszałam, ostrożnie wyznała pani leki. Wie pani, gdzie się zaczyna? Nie ser. Wszystko bardzo pięknie, ale tajne przejścia to nie temat, o którym się paple w kuchni. Jeszcze by co dziewczyną przyszło do głowy? Może na przykład zachciałoby się im tamtędy wymknąć. U mnie dziewczyny wchodzą i wychodzą wejściem dla służby. Przynajmniej wiemy, co i jak. Doskonale pani leki, jest pani bardzo mądrą kobietą. Pochwalił ją sir Charles. Mile pogłaskana w swej próżności, kucharka dumnie zadarła do góry głowę. Czy moglibyśmy jeszcze porozmawiać z innymi osobami? Ej, jak najbardziej, ser, Chociaż nic więcej pan się nie dowie. Nie szkodzi, nie tyle chodzi mi o Elisa, ile o samego sir Bartolomiu, jak się zachowywał tamtego wieczoru i tak dalej. Widzi pani, to był mój przyjaciel. — Wiem, ser. Doskonale pana rozumiem. Dobrze, przyprowadzę panom Beatrice i Elis, te, która podawała do stołu. — Chciałbym porozmawiać z Elis. Pani leki respektowała jednak hierarchię. Sprowadziła najpierw Beatrice Church, przełożoną pokojówek. Oczom obu panów ukazała się wysoka, szczupła kobieta z zaciśniętymi ustami. Jej wygląd cechowała narzucająca się przyzwoitość. Po kilku zdawkowych uwagach sir Charles skierował rozmowę na zachowanie się gości w czasie tragicznego przyjęcia. Czy byli wstrząśnięci, czy coś mówili, co robili? Beatrice lekko się ożywiła. Chętnie żerowała na tragedii, jak wampir na ludzkim ciele. Panna Sutcliffe całkiem się załamała. Ta pani ma dobre serce, znam ją, bywała tu nieraz. Zaproponowałam jej kieliszeczek brandy albo filiżankę mocnej herbaty, ale stanowczo odmówiła. Wzięła natomiast aspirynę. Była przekonana, że oka nie zmruży przez całą noc. Gdzie tam, kiedy na drugi dzień rano przyniosła jej herbatę, spała jak dziecko. — A pani Dekris? Hm, — Tej kobiety nic nie jest w stanie załamać. Widać było, że Beatrice nie przepada za syntją Dekris. — Wciąż powtarzała, że musi jechać, wracać do firmy, jest znaną krawcową w Londynie — tak mówił pan Ellis. Dla Beatrice krawiectwo oznaczało rzemiosło, a na rzemiosło patrzyła z góry. — Teraz pan, Dekris. Beatriz prychnęła. — Ten to uspokajał się Brendy, choć skutek może był odwrotny. — Kolejna lady Mary Lyttongore? O, to bardzo miła pani — powiedziała Beatriz miękko. Moja babka cioteczna pracowała u jej ojca, jeszcze w zamku. Podobno była kiedyś bardzo ładna, wszyscy tak mówią. Chociaż jest biedna, od razu widać, że to nie byle kto. Taka jest delikatna, niewymagająca, zawsze miła w obejściu. Jej córka też mi się podoba. Nie znały dobrze pana doktora, ale były bardzo zgnębione. — A panna Wills? Beatrice znowu się najeżyła. — Naprawdę nie wiem, co sobie myślała panna Wills. A co sobie pani wtedy o niej pomyślała? spytał sir Charles. No niech pani mówi. Śmiało, po ludzku. Niespodziewany uśmiech rozjaśnił surową twarz Beatrice. W zachowaniu sir Charlesa było coś rozbrajającego. Nawet Beatriz nie pozostała nieczuła na jego wdzięk, którym uwodził publiczność w teatrze. Ale co by chciał pan ode mnie usłyszeć, ser? — po prostu, co pani sobie wtedy myślała o pannie Wells? Nic, sir, zupełnie nic. Oczywiście ona... Beatrice zawahała się. — Śmiało, Beatrice. — Co tu dużo gadać, to kobieta bez prawdziwej klasy. — Wiem, to nie jej wina, ale taka jest prawda — mówiła służąca wyrozumiałym tonem. Robiła rzeczy, które nie przystoją damie. bęszyła po kątach. Wszędzie wścibiała nos. Sir Charles próbował wydobyć z niej jakieś konkrety, ale na próżno. Panna Wills węszyła i wścibiała nos, ale co dokładnie robiła, nie wiadomo. Beatrice powtarzała tylko uparcie, że wścibiała nos w nie swoje sprawy. Dał więc spokój pannie Wills. Sutterfuey zmienił temat. O ile wiem, pan Manders pojawił się zupełnie nieoczekiwanie. Tak, ser, miał wypadek samochodowy tuż koło naszej stróżówki. — Szczęście w nieszczęściu mówił, że akurat tutaj. W domu było pełno i panna Lindon kazała mu posłać w małym gabinecie. Czy wszyscy goście zdziwili się na jego widok? Tak, oczywiście wszyscy, ser. Spytana, co sądzi o Elisie, Beatriz odpowiedziała wymijająco. Słabo go znała, tak, sposób, w jaki się oddalił, wyglądał podejrzanie, dlaczego jednak miałby zabić pana doktora nie miała pojęcia. Nikt zresztą nie wiedział. Jak się doktor zachowywał? Cieszył się na przyjęcie? Był zamyślony. Był w bardzo dobrym humorze, ser uśmiechał się do siebie, jakby chodził mu po głowie jakiś kawał. Raz nawet usłyszałam, jak żartował sobie z panem Elisem, co nigdy mu się nie zdarzało za pana Bejkera. Pan doktor był trochę dla nas. Szorstki, zawsze grzeczny, uprzejmy, ale nie spoufalał się. — O czym rozmawiali? — spytał z ożywieniem Satterthwaite. — Nie pamiętam dokładnie, sir. Pan Ellis odebrał przez telefon jakąś wiadomość dla pana doktora, a Sir Bartolomius pytał, czy na pewno dobrze zapamiętał nazwisko. A pan Ellis odparł, że z całą pewnością. Mówił to wszystko rzecz jasna, z należnym szacunkiem. Pan doktor zaśmiał się i powiedział... Świetny z pana facet, Elis. Doskonały kamerdyner. Co pani na to, Beatrice? Byłam tak zdumiona, że pan w taki sposób z nim rozmawia, no, z zupełnie inaczej niż zwykle, że za nie mówiłam. A Elis? Wyglądał na speszonego, sir. Jakby nie był przyzwyczajony do tego rodzaju rzeczy. Tak jakoś zesztywniał. A co to była za wiadomość, którą przekazał? — Wiadomość? — A, y, tak, z lecznicy. O jakiejś pacjentce, że zajechała i dobrze zniosła podróż. — Pamięta pani nazwisko? — Dziwne nazwisko, ser... Y, Beatrice wahała się przez chwilę. Pani de... Bridger, Coś takiego. — No tak — powiedział ze zrozumieniem ser Charles. — Niełatwo zapamiętać takie nazwisko przez telefon — — Dziękuję bardzo, Beatrice. A teraz chcielibyśmy porozmawiać z Elis. Kiedy Beatrice odeszła, Sir Charles i pan Sutterthwaite wymienili uwagi i wrażenia. Panna Wills była wścibska. Pani Dekris niewzruszona. Kapitan Dekris się upił. I co? Niewiele tego. — Rzeczywiście — przyznał Sutterthwaite. — Cała nadzieja w Elis. Alice okazała się trzydziestoletnią kobietą o spokojnych, ciemnych oczach. Mówiła bez żadnych oporów. Nie, Alice nie mógł mieć z tym nic wspólnego. Za dużo miał w sobie gentlemana. Policja twierdzi, że to zwykły kryminalista. Zdaniem Alice to wykluczone. Jest więc pani przekonana, że to zwykły Bogu ducha winny kamerdyner? odezwał się Cartwright. Zwykły to nie, sir. Takiego kamerdynera nigdy nie spotkałam, jak długo pracuje. Wszystko robił po swojemu. — Pani zdaniem, to nie on otruł ser Bartolomiu? — Och, ser nie wyobrażam sobie, jakby mógł to zrobić. Podawaliśmy razem do stołu. Gdyby coś włożył panu do talerza, na pewno bym zauważyła. — No dobrze, a drinki? — Roznosił wino, ser. Najpierw szery do zupy, potem białe wino reńskie i czerwone z bordeaux. Gdyby coś było w winie, wszyscy by się potruli, w każdym razie ci, co je kosztowali. Pan pił to, co reszta towarzystwa. Także porto. Porto pili wszyscy panowie i niektóre panie. Kieliszki do wina wyniesiono na tacy? Tak, ser. Ja trzymałam tacę, a pan Elis ustawiał kieliszki. Potem wyniosłam tacę do spiżarni. Stały tam, kiedy przyszła policja, żeby je zbadać. Szkło do porto było na stole. Policja niczego nie znalazła. Jest pani pewna, że doktor jadł i pił dokładnie to, co wszyscy? Zauważyłabym, gdyby było inaczej. A może ktoś mu coś podał? Och nie, ser. Niech mi pani powie, Alice, czy słyszała pani o tajnym przejściu? Słyszałam o nim od ogrodnika. Kończył się w lesie, tam gdzie są ruiny, ale nigdy nie widziałam wejścia w domu. A Alice przypadkiem o tym nie wspomniał? Nie, sir, on nic nie wiedział, jestem pewna. Kto zabił doktora, Alice? Nie wiem, sir. Chyba nikt. To musiał być jakiś wypadek. Hm. Cóż, dziękuję pani, Alice. Gdyby nie śmierć Babingtona, odezwał się sir Charles, kiedy Alice wyszła z pokoju, świetnie nadawałaby się na sprawcę. Ładna dziewczyna podawała do stołu, ale nie, to bez sensu. Przecież Babington został zamordowany. Zresztą Toli nigdy nie zwracał uwagi na dziewczyny. Nie należał do takich mężczyzn. To prawda, ale miał pięćdziesiąt pięć lat, stwierdził w zamyśleniu Sutterfwait. I co z tego? To wiek, w którym mężczyźni potrafią stracić głowę dla dziewczyny, nawet jeśli przedtem im się to nie zdarzało. Do licha Saturday. Ja się zbliżam do pięćdziesięciu pięciu. Wiem, odparł tamten z lekkim błyskiem w oku. Sir Charles nie wytrzymał jego spojrzenia i spuścił wzrok. Zaczerwienił się. Rozdział piąty: Pokój kamerdynera. A może byśmy tak obejrzeli pokój Elisa? Zaproponował Saturday, śmiejąc się w duchu. Widok ser Charlesa, który spiekł raka, był niezwykle zabawny. Cartwright podchwycił zmianę tematu. Doskonale! Właśnie chciałem pana do tego namówić. Oczywiście pokój został już przeszukany przez policję. Policja! Sir Charles. Aristide Duval pogardliwie machnął ręką. Ze zdwojoną energią rzucił się w swoją rolę, by jak najszybciej zatrzeć ślady krępującego dlań incydentu. Policjanci to zakute pały, stwierdził. Czego szukali w pokoju Elisa? Dowodów winy? My będziemy szukać dowodów jego niewinności, czyli czegoś dokładnie przeciwnego. Jest pan do końca przekonany, że Elis jest niewinny? Jeśli nie mylimy się co do Babingtona, musi być niewinny. No tak. Zresztą. Satterfate nie dokończył. Zamierzał powiedzieć, że jeśli elis okazałby się notorycznym przestępcą, rozszyfrowanym przez doktora, którego w rezultacie zabił, cała sprawa stałaby się nieznośnie nudna. W porę jednak przypomniał sobie, że sir Bartolomiu i sir Charles byli przyjaciółmi. I przeraził się własnym, nieujawnionym na szczęście, brakiem taktu. Pokój Elisa na pierwszy rzut oka nie wróżył specjalnych rewelacji. Ubrania w komodzie i szafie we wzorowym porządku, dobrze skrojone garnitury z naszywkami różnych film krawieckich, a więc rzeczy używane, które kamerdyner otrzymywał w rozmaitych sytuacjach, podobnie z bielizną, buty, wyglansowane do połysku, stały na prawidłach. Saterwaite wziął do ręki jeden but i mruknął dziewiątka tak dziewiątka spostrzeżenie to prowadziło co prawda do nikąd odciski stóp bowiem nie grały roli w tej sprawie nigdzie nie było służbowego uniformu elisa co oczywiście wskazywało na to że kamerdyner w nim się oddalił saterwaite uznał to za znamienne każdy człowiek przy zdrowych zmysłach przebrałby się w zwykłe ubranie. Tak, to dziwne. Zupełnie jakby w ogóle nie wyjechał. Ale to przecież nonsens. Szukali dalej. Nie trafili na żadne listy czy papiery. Wyszperali tylko wycinek z gazety o leczeniu odcisków i anons o zbliżającym się ślubie córki diuka Na stoliczku leżał bibularz, stała buteleczka atramentu. Ani śladu pióra. Sir Charles podniósł bibulasz do lustra. Nic z tego, jeden arkusz był bardzo zużyty. Gmatwanina nieczytelnych znaków, atrament wypłowiały ze starości. Jedno z dwojga dywagował Saturfwaite. Albo wcale tutaj nie pisał listów, albo nie używał bibuły. Bibulasz jest mocno zużyty. O! Zawołał nagle i wskazał z pewnym triumfem na ledwo zauważalne w gąszczu znaków słowa L. Baker. To nie Elis używał bibularza. Dziwne. Dziwne. powiedział powoli sir Charles. Dlaczego? Normalny człowiek pisuje od czasu do czasu listy. Nie kryminalista. Tak zapewne. Coś tam musi być z nim nie w porządku, skoro w ten sposób się ulotnił. Ale nie on zabił to, jego. Robili teraz oględziny podłogi. Unieśli dywan, zajrzeli pod łóżko. Poza plamą z atramentu przy kominku nie znaleźli nic, zupełnie nic. Pokój kamerdynera kompletnie zawiódł ich oczekiwania. Wychodzili zbici z bici stropu, zgaszeni. Ich energia detektywistyczna na razie prysła. Myśleli sobie zapewne, że w książkach to wygląda znacznie lepiej. Zamienili jeszcze kilka słów z resztą służby, wystraszonymi dziewczętami, pełnymi nabożnej czci dla pani Leki i Beatrice, nie posunęli się jednak ani o krok. Wreszcie zdecydowali, że pora wracać. I co, Satterthwaite? zagadnął sir Charles, kiedy szli wolno przez park. Samochód Satterthwaite'a miał podjechać po nich do stróżówki. Nic pana nie uderzyło? Absolutnie nic? Satterfaight głęboko się zamyślił. Nie śpieszył się z odpowiedzią, zwłaszcza, że coś powinno przecież zwrócić jego uwagę. Przyznać, że cała wyprawa okazała się nieporozumieniem, było mu bardzo nie w smak. Przypomniał sobie zeznania wszystkich po kolei. Zawierały nader skąpe informacje. Trafnie podsumował je sir Charles. Panna Wills była wścibska, Angela Statcliffe w szoku, Cynthia DeCris niewzruszona, a kapitan DeCris się upił. Mało tego, bardzo mało. Chyba, że Freddy DeCris pijąc zagłuszał wyrzuty sumienia. Saterthwaite wiedział jednak, że DeCris na co dzień nie stroni od kieliszka. I co? powtórzył niecierpliwie sir Charles. Nic. Wyznał niechętnie Saturfwade. Możemy tylko wysnuć jeden pewny wniosek na podstawie wycinka z gazety. Ellis cierpiał na odciski. Sir Charles uśmiechnął się krzywo. Całkiem logiczna konkluzja. Obawiam się jednak, że niewiele wnosi. Saturfwade przyznał, że istotnie niewiele. Jeszcze może jedno dodał po chwili i urwał. Co takiego? — Mówże, człowieku, wszystko się liczy. — Przyznam, uderzył mnie fakt, że ser Bartolomiu droczył się z kamerdynerem. — Wie pan, ta scena, o której opowiadała nam służąca. — Chyba zupełnie do doktora niepodobna. — Ja wiem, że do niego niepodobna — rzekł z naciskiem Cartwright. — Dobrze znałem Toliego, o wiele lepiej niż pan. — Nie należał do żartownisiów. — Nigdy by tak nie przemawiał, chyba że... Hm. — Chyba że z jakiegoś powodu nie był całkiem sobą. Ma pan rację, to jest ważny punkt. Tylko gdzie nas ten trop prowadzi? Cóż, zaczął satterthwaite. Pytanie sir Charlesa było oczywiście retoryczne. Nie tyle chciał usłyszeć zdanie towarzysza, ile sam zabłysnąć. Pamięta pan, kiedy nastąpił incydent? zaraz po tym, jak Ellis przekazał Toliemu wiadomość otrzymaną przez telefon. A zatem można śmiało przypuszczać, że ta właśnie wiadomość wywołała u Toliego szampański humor. Przypomina pan sobie, że zapytałem służącą, o co chodziło? Tamten przytaknął i powiedział, telefonowano, że niejaka pani de Rush bridger przyjechała do lecznicy. Chciał wyraźnie pokazać, że nie uszło to również jego uwagi. Nie brzmi to jakoś szczególnie dramatycznie. Zgadzam się z Panem. Jeżeli jednak nasze rozumowanie jest słuszne, ta informacja musi mieć pewne znaczenie. Tak, rzekł z powątpiewaniem Satterthwaite. Nie mam wątpliwości, stwierdził stanowczo Sir Charles. Musimy odczytać to znaczenie. Pomyślałem sobie właśnie, że może chodzi o szyfr. Pozornie nieszkodliwa, zwykła informacja, która w rzeczywistości ma całkiem inny sens. Na przykład dotyczy śmierci Babingtona. Jeśli przyjąć, że Toli próbował coś wyśledzić, załóżmy, że wynajął prywatnego detektywa i zlecił mu wyjaśnienie jakiegoś faktu. Mógł mu kazać zadzwonić w razie potwierdzenia się podejrzeń i wypowiedzieć takie właśnie zdanie, bezpiecznie ukrywające prawdę przed osobami z zewnątrz. To tłumaczyłoby jego dobry humor. Dlatego dopytywał się, czy Ellis na pewno prawidłowo zrozumiał nazwisko. On sam dobrze wiedział, że osoba o takim nazwisku nie istnieje. Cóż pan chce, kiedy szczęśliwie udaje się przeprowadzić operację, mającą słabe szanse powodzenia, człowiek trochę traci samokontrolę? A więc, pana zdaniem, pani de bridger nie istnieje? Trzeba to sprawdzić. Jak? Pojedziemy do sanatorium i zapytamy siostrę przełożoną. Będzie mocno zdziwiona. Już ja się tym zajmę. Zaśmiał się sir Charles. Zeszli z drogi dojazdowej i skierowali się w stronę lecznicy. Teraz z kolei Satterthwaite zwrócił się do aktora z pytaniem: A pana nic nie uderzyło w czasie naszych oględzin? Tak, odparł powoli sir Charles. Do diabła, co to mogło być? Jego towarzysz rzucił mu pytające spojrzenie. Jakby to powiedzieć? — mówił ser Charles, marszcząc brwi. — W pewnej chwili coś mnie zaskoczyło. Wydało mi się podejrzane, dziwne. Tylko nie miałem wtedy czasu się zastanowić i odłożyłem to na później. — A teraz nie może pan sobie przypomnieć? — Niestety. Pamiętam tylko, że pomyślałem sobie... dziwne. — Czy to było wtedy, gdy przesłuchiwaliśmy służące? Konkretną osobę? Nie pamiętam kiedy i gdzie. Im dłużej będę się zastanawiał, tym trudniej mi przyjdzie na to wpaść. Poczekajmy może samo mi się przypomni. Wkrótce stanęli przed gmachem sanatorium, dużym, nowoczesnym, białym budynkiem, oddzielonym od parku ogrodzeniem spali, w którym znajdowała się furtka. Podeszli do drzwi frontowych, zadzwonili i zapytali o siostrę przełożoną. Po chwili zeszła do nich siostra, wysoka kobieta w średnim wieku, o pojętnej twarzy. Sir Charlesa znała z nazwiska, wiedziała, że był przyjacielem zmarłego. Cartwright wyjaśnił, że zbulwersowany wieścią o śmierci przyjaciela, o związanych z nią straszliwych podejrzeniach, przyjechał specjalnie z zagranicy, by na miejscu zdobyć możliwie jak najwięcej informacji. Siostra z dużym wzruszeniem mówiła, jaką stratę poniosła lecznica wraz z odejściem ser Bartolomiu, o tym, jakim był wspaniałym lekarzem. Ser Charles wyraził zaniepokojenie dalszym losem zakładu. Siostra powiedziała, że doktor miał dwóch partnerów, doskonałych specjalistów, a jeden z nich był tu na miejscu. — Ser Bartolomiu szczycił się swoją lecznicą — rzekł ser Charles. Rzeczywiście miał świetne rezultaty. — To zakład dla nerwowo chorych? — Tak — Coś sobie przypomniałem. Pewien człowiek w Monte Carlo mówił mi, że przyjeżdża tu jego krewna. Zapomniałem jak się nazywa. Zaraz, e, Rushbridger, Rushbridger, coś takiego. Chodzi o panią de Rushbridger? O, właśnie. Jest tu na leczeniu? Owszem. Obawiam się jednak, że nie będzie się mogła z panem zobaczyć jeszcze przez jakiś czas. Ma zalecony ścisły odpoczynek. Po twarzy siostry przemknął mały filuterny uśmieszek. Żadnych listów, żadnych wizyt, żadnych podniet. Nie jest chyba w bardzo złym stanie. Silne załamanie, zaburzenia pamięci, poważne wyczerpanie nerwowe. Och, z czasem dojdzie do siebie. I siostra uśmiechnęła się uspokajająco. Zaraz a czy ja przypadkiem nie słyszałem jak Toli to znaczy ser Bartolomiu o niej mówił? Była chyba jego znajomą. Nie sądzę, ser Charles. Doktor nigdy o tym nie wspominał. Przyjechała niedawno z Indii zachodnich. Ach, to było bardzo zabawne. Muszę coś panu opowiedzieć. Nazwisko raczej trudne do zapamiętania dla służącej. Tutejsza pokojówka na dodatek nie jest rozgarnięta. Przychodzi więc do mnie i mówi: "Przyjechała pani India Zachodnia. Tak. Hm. Bardzo zabawne. Jej mąż też jest tutaj? Nie, jeszcze tam. No tak, tak. Musiałem ją z kimś pomylić. Czy doktor jakoś szczególnie interesował się chorą? Amnezja jest dość powszechnym schorzeniem, zawsze ciekawym dla lekarza. Tyle jest odmian. — Rzadko kiedy zdarzają się dwa takie same przypadki. — Dziwne to wszystko — westchnął Sir Charles. — No tak, pora na nas. Dziękuję, siostro. Chętnie sobie z panią porozmawiałem. Wiem, jak wysoko Toli panią cenił. Często mówił o pani. Skłamał na koniec Cartwright. — O, jakże mi miło słyszeć siostra przełożona zarumieniła się i wbuchnęła. Taki wspaniały człowiek. Co za strata. To był szok, grom z jasnego nieba. Morderstwo. Kto mógłby zamordować doktora Strange'a? Powiedziałem. To się nie mieści w głowie. Co za potwór z tego kamerdynera. Mam nadzieję, że go złapią. I tak bez żadnego motywu. Sir Charles zwiesił głowę ze smutkiem, szykując się wraz z do wyjścia. Poszli drogą do miejsca, gdzie czekał na nich samochód. Jakby w odwecie za przymusowe milczenie w czasie spotkania z siostrą przełożoną, pan Satterthwaite wykazał teraz żywe zainteresowanie wypadkiem Olivera Mandersa i zasypał pytaniami stróża, starszego mężczyznę z tępą twarzą. Tak, to było tutaj, gdzie zwalony mur. Młody człowiek jechał samochodem. Nie, stróż nie widział wypadku na własne oczy, usłyszał hałas i wybiegł. Młody człowiek stał tam, dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi teraz ten drugi pan. Nie był ranny. Patrzył tylko ze smutkiem na swój pojazd, kompletną ruinę. Zapytał, kto tu mieszka, kiedy dowiedział się, że ser Bartolomiu powiedział szczęście w nieszczęściu i poszedł do domu. Wyglądał na bardzo spokojnego młodzieńca, tak jakiś zmęczony. Dlaczego doszło do wypadku, stróż nie miał pojęcia. Chyba po prostu czasem coś nie wyjdzie. Dziwny wypadek. Rzekł saturf w zamyśleniu. Szeroka, prosta jak strzelił szosa, żadnych zakrętów, żadnych przecznic. Dlaczego kierowca miałby nagle skręcić prosto na dziesięciostopowy mur? Bóg raczy wiedzieć. O czym pan tak duma? spytał wścibsko sir Charles. Och, o niczym. Tak. Zastanawiające. Odezwał się po chwili sir Charles który także patrzył z powątpiewaniem na scenerię wypadku. W końcu wsiedli do samochodu i odjechali. Satterthwaite zamyślił się głęboko. — Pani de Rush Bridger. koncepcja Cartwrighta była błędna. To nie szyfr, to osoba z krwi i kości. A może było coś, co miało związek z tą kobietą? Czy była ona świadkiem jakiegoś wydarzenia? Czy też po prostu... Ciekawym przypadkiem choroby. W każdym razie wzbudziła u ser Bartolomiu niezwykłe podniecenie. A jeśli była ładna? Pan Saterfwait nieraz w życiu widział zakochanych pięćdziesięciolatków, którym gwałtownie zmieniał się charakter. Może w takim wypadku doktor z człowieka pełnego rezerwy przerodziłby się w figlarza? Ser Charles przerwał te rozmyślania. Wychylił się do przodu, mówiąc, — Czy możemy zawrócić, Wade? I nie czekając na odpowiedź, chwycił za tubę i wydał polecenie. Samochód zwolnił, zatrzymał się i kierowca wjechał tyłem w jakąś uliczkę, gdzie mógł łatwo wykręcić. Chwilę potem sunęli szosą w przeciwnym kierunku. — Co się stało? — spytał Wade. Przypomniałem sobie — odparł Sir Charles. Uderzyła mnie plama z atramentu na podłodze w pokoju kamerdynera. Rozdział szósty. Plama z atramentu. satterwaite obrócił się zdumiony. Plama z atramentu? O co chodzi, Cartwright? Pamięta pan plamę? Owszem, była jakaś plama. W którym miejscu? Mm, nie przypominam sobie dokładnie. Powiem panu: Obok listwy przy kominku. A tak, rzeczywiście. Jak pan myśli, skąd się tam wzięła? Mm, nie była duża. Powiedział po namyśle Saterthwaite, a zatem nie rozlał się kałamasz. Powiedziałbym, że ktoś upuścił wieczne pióro. Pamięta pan chyba, że w pokoju nie było pióra. Niech wie, że i ja potrafię zauważyć to i owo pomyślał. Nasz kamerdyner musiał mieć pióro, jeśli od czasu do czasu pisywał listy, ale na razie nie mamy żadnych dowodów na to. Ależ mamy Saterthwaite? Jest przecież plama z atramentu. — To jeszcze nie znaczy, że pisał — sprzeczał się Satterthwaite. — Mógł po prostu upuścić pióro na podłogę. — Niech pan zauważy, że plama nie powstałaby, gdyby mnie zdjęto z pióra na nasadki. No, — Może i tak, ale cóż w tym takiego nadzwyczajnego? — To się okaże. Muszę tam wrócić i obejrzeć wszystko raz jeszcze. Skręcili w bramę przy stróżówce. W kilka minut później znaleźli się znowu w domu ku zaciekawieniu służby. Sir Charles wymyślił na poczekaniu jakiś pretekst. Wrócił powietrzny ołówek, który rzekomo zostawił w pokoju kamerdynera. Uff, odetchnął, gdy jakimś cudem udało mu się pozbyć usłużnej pani leki i zamknął za sobą drzwi. A teraz jedno z dwojga. Albo wystawię się na pośmiewisko, albo okaże się, że moja myśl nie jest pozbawiona pewnej logiki. Pan Sutterthwaite... Rozstrzygnął już te kwestie w głębi duszy. Był jednak zbyt dobrze wychowany, by głośno wyrazić swe przekonanie. Przysiadł na łóżku i przyglądał się, co robi sir Charles. Proszę, tu jest nasza plama, powiedział Cartwright, wskazując nogą tuż przy listwie. Biurko znajduje się w drugim końcu pokoju. W jakich okolicznościach upuszcza się pióro w takim miejscu? M może się to zdarzyć gdziekolwiek rzekł Sutterthwaite zakładając, że się nim rzuca nie jest to jednak zwykły sposób obchodzenia się z tym przedmiotem chociaż kto wie wieczne pióra mają to do siebie że potrafią robić cholerne niespodzianki w najbardziej nieodpowiednich chwilach na przykład człowiek pisze a tu nagle kończy się atrament mogło się to przydarzyć Elisowi stracił cierpliwość, krzyknął do diabła z takim piórem i cisnął nim przed siebie weźmy inne wyjaśnienie wtrącił Satterthwaite. Położył pióro na parapecie kominka, a ono ześlizgnęło się na podłogę. Sir Charles wykonał eksperyment z ołówkiem. Umieścił go na skraju parapetu tak, że spadł on na ziemię. Potoczył się i zatrzymał w odległości co najmniej stopy od plamy z atramentu, obracając się w stronę gazowego kominka. — I co dalej? — spytał Satterthwaite. — Zobaczymy odparł Sir Charles. Pan Satterthwaite ze swego miejsca na łóżku oglądał teraz niezwykle zabawną scenę. Cartwright szedł w stronę kominka i próbował po drodze upuścić ołówek. Usiadł na skraju łóżka, pisał, po czym ołówek wylatywał mu z ręki. Wytrafił on w miejsce przy listwie, trzeba było stać lub siedzieć, przyciskając się do ściany w zupełnie nieprawdopodobnej pozycji. — Nie, to niemożliwe — rzekł aktor — Oglądał ścianę, zaplamione miejsce i mały gazowy palnik. Gdyby palił papiery, zastanawiał się głośno. Tylko, że w gazowym kominku nie pali się papierów. Raptem wstrzymał oddech. Chwilę później satterwaite był świadkiem aktorskich wyczynów sir Charlesa Cartwrighta. Przeobraził się w kamerdynera Elisa, usiadł przy biurku i pisał. Był spłoszony od czasu do czasu unosił wzrok i zerkał czujnie na boki. Nagle jakby coś usłyszał. Saterfaith mógł się domyślić, co to było: kroki w korytarzu. Ten człowiek miał nieczyste sumienie. Na odgłos kroków zerwał się z miejsca. W jednej ręce trzymał arkusz papieru, w drugiej pióro. Popędził do kominka baczny, nasłuchujący, wystraszony z głową na pół odwróconą w stronę drzwi. Próbował wepchnąć papiery pod gazowy palnik. Musiał posłużyć się oboma rękami. Odrzucił niecierpliwym gestem pióro. Ołówek sir Charlesa pióro w odegranej scenie upadł dokładnie w miejscu plamy z atramentem. Brawo! zawołał Satterthwaite, mocno klaszcząc w ręce. Przedstawienie było tak sugestywne, że poddał mu się w pełni. Tak i tylko tak mógł zachować się Elis. No i co? Sir Charles był znowu sobą, a w jego głosie brzmiała duma. Facet usłyszał, że nadchodzi policja, w każdym razie zdawało mu się, że to policja, musiał więc ukryć to, co pisał. Gdzie? W szufladzie, pod materacem? Nonsens. Gdyby przeszukano pokój z miejsca, znaleziono by schowek. Nie miał czasu, żeby wyjąć listwę z podłogi. Jedyną szansą była kryjówka z palnikiem. Nie pozostaje nam nic innego stwierdził Satterthwaite. Jak sprawdzić, czy rzeczywiście jest tam coś ukryte? Właśnie. Jeżeli alarm okazał się fałszywy, elis mógł po chwili opróżnić kryjówkę. Ano zobaczmy. Sir Charles zdjął marynarkę, podwinął rękawy koszuli i rozpłaszczył się na podłodze, przykładając oko do szpary pod palnikiem. Coś tam widzę! zawołał. Coś białego. — Jak to stamtąd wydostać? Przydałaby się nam szpilka od damskiego kapelusza. — Kobiety nie noszą już szpilek u kapeluszy — ze smutkiem stwierdził Satterthwaite. — Spróbujmy z cyzorykiem. Scyzoryk okazał się jednak bezużyteczny. W końcu pan Satterthwaite udał się do Beatrice po drut do robótek. Służąca paliła się z ciekawości, ale nie ważyła się dopytywać. Drut zdał egzamin. Sir Charles wyciągnął kilka pogniecionych arkuszy papieru listowego, zmiętych w pośpiechu i wsuniętych w kominek. W wielkim podnieceniu obaj z Sutterweightem poczęli je wyprostowywać i wygładzać. Było to kilka próbek listu, pisanych drobnym, starannym, urzędniczym pismem. Autor niniejszego, zaczynała się pierwsza próbka, nie chciałby spowodować kłopotów, mógł się też pomylić. Wydawało mu się jednak, że dostrzegł tego wieczoru. Piszący urwał w tym miejscu, wyraźnie niezadowolony i rozpoczął od nowa. John Ellis, kamerdyner, składa uszanowanie i prosi o krótką rozmowę w sprawie dzisiejszej tragedii, nim uda się na policję, by przedstawić pewne informacje będące w jego posiadaniu. Wciąż nieusatysfakcjonowany autor podjął kolejną próbę. John Ellis, kamerdyner, zna pewne fakty dotyczące śmierci doktora nie podał jeszcze tych faktów do wiadomości policji. Następnie trzecią osobę zastąpił pierwszą. Bardzo potrzebuję pieniędzy, muszę mieć tysiąc funtów. Jest parę rzeczy, które mógłbym powiedzieć policji, ale chcę uniknąć kłopotów. Ostatni list był najbardziej otwarty. Wiem, jak umarł doktor. Nic nie powiedziałem policji, na razie. Proszę się ze mną spotkać. Ta próbka urywała się inaczej niż pozostałe. Po wyrazie spotkać pismo stało się nieczytelne, końcowych pięć wyrazów zaplamione i zamazane atramentem. Prawdopodobnie wtedy właśnie przerwał Elisowi pisanie jakiś niepokojący odgłos. Zgniótł kartki i pobiegł z nimi do kryjówki. Satterthwaite głęboko odetchnął. — Gratuluję panu Cartwright — powiedział. — Miał pan słuszne wyczucie. — Dobra robota. — A teraz podsumujmy — zastanowił się chwilę. — Elis — podjął — to zwykły łotr. Tegośmy się zresztą spodziewali — nie jest mordercą, ale zna sprawcę i zamierza jego lub ją szantażować. Jego czy ją? Przerwał sir Charles. Szkoda, że nie wiemy. Żeby choć jeden z listów zaczynał się od drogi panie lub droga pani, mielibyśmy jasność. Elis miał w sobie coś z artysty. Namozolił się nad kształtem swego listu. Gdyby tak dał nam jakąś wskazówkę co do adresata. Trudno stwierdził Satterthwaite. Jakoś sobie poradzimy. Mówił pan, że przyszliśmy tu, by znaleźć dowód niewinności Elisa. Mamy ten dowód. Listy dowodzą tego niezbicie. W każdym razie, co do zabójstwa. W ogóle to skończony łajdak, ale nie on zabił ser Bartholomeu Strange'a. Zrobił to ktoś inny. Ktoś, kto również zamordował Babingtona. Chyba teraz nawet policja musi przyjąć naszą wersję wydarzeń. Chce pan opowiedzieć wszystko policji? W głosie sir Charlesa zabrzmiało niezadowolenie. Nie bardzo widzę inne wyjście. Jest pan przeciwnego zdania? Hm. Cartwright usiadł na łóżku, zmarszczył w zadumie brwi. I jakby to powiedzieć, w chwili obecnej wiemy coś, czego nie wie nikt inny. Policja szuka elisa uważa, że on jest mordercą, wszyscy znają wersję policji sprawca zatem czuje się bezpiecznie on lub ona nie zaniecha środków ostrożności, ma jednak uczucie hm, komfortu psychicznego i my mielibyśmy zburzyć ten stan rzeczy, kiedy w nim właśnie leży nasza szansa szansa znalezienia powiązania między babingtonem a jednym z naszych podejrzanych. Ci ludzie nie wiedzą, że ktoś skojarzył ze sobą oba te wypadki. Nie będą niczego wietrzyć. Taka szansa trafia się raz na sto. — Rozumiem, o co panu chodzi — pokiwał głową Satterthwaite. — I zgadzam się, to jest szansa. Mimo wszystko nie możemy z niej skorzystać. Naszym obywatelskim obowiązkiem jest natychmiast powiadomić policję. Nie mamy prawa nic staić. Sir Charles spojrzał na niego kpiąco. Jest pan wzorem cnót obywatelskich, Satterthwaite. Nie wątpię, że należy zachować się tak praworządnie, ale cóż, nie jestem ani w połowie tak dobrym obywatelem jak pan. Nie miałbym żadnych skrupułów, by zatrzymać dla siebie te informacje przez dzień lub dwa. Tylko dzień dwa, Satterthwaite, co? Nie? No trudno. Poddaję się. Dobrze, bądźmy filarami prawa i porządku. Widzi pan, tłumaczył satterwaite Johnson jest moim znajomym, zachował się wobec nas bardzo przyzwoicie, wprowadził nas w śledztwo, dał nam pełne informacje, zrobił wszystko, co mógł. Ależ tak, ma pan rację, zupełną rację, westchnął sir Charles. Ale w końcu, czy ktoś poza mną wpadł na pomysł ze schowkiem w kominku? Nawet im to nie zaświtało w tych zakutych policyjnych łubach. Ale niech już będzie. Jak pan myśli, Wade? Gdzie jest teraz Elis? Mniemam, że dostał to, o co mu chodziło. Zapłacono mu, by zniknął. Bardzo zresztą skutecznie. Chyba tak, zgodził się Sir Charles. Taki nasuwa się wniosek. Wstrząsnął nim lekki dreszcz. Nie podoba mi się ten pokój, Sutterthwaite. Lepiej stąd chodźmy, rozdział siódmy plan działania. Sir Charles i pan Sutterwate wrócili do Londynu na zajutrz wieczorem. Rozmowy z pułkownikiem Johnsonem należało przeprowadzić niezmiernie delikatnie. Nadinspektor Crossfield nie był zachwycony, że dwóch zwykłych dżentelmenów potrafiło znaleźć to, co uszło uwagi zarówno jego, jak i jego ludzi. Niełatwo mu było w tej sytuacji zachować twarz. Jestem pełen podziwu, gratuluję. Mnie samemu nie przyszło na myśl, żeby zajrzeć do kominka. Prawdę powiedziawszy, zachodzę w głowę, jak pan do tego doszedł. Obaj panowie nie mieli ochoty bliżej opowiadać, jak to rozważania o plamie atramentu doprowadziły do odkrycia kryjówki. Sir Charles ujął to krótko i węzłowato, po prostu mieliśmy nosa. W każdym razie pana intuicja okazała się słuszna mówił nadinspektor przyznam, że pańskie odkrycie nie jest dla mnie niespodzianką. Sam rozum dyktuje, że jeśli Elis nie jest mordercą, musiał mieć jakiś inny powód do ucieczki. W głębi duszy myślałem sobie przez cały czas, że w tej sprawie kryje się szantaż. Odkrycie sir Charlesa miało jedną ważną konsekwencję. Pułkownik Johnson postanowił porozumieć się z policją w Lumów. Śmierć Stevena Babingtona niewątpliwie wymagała wszczęcia dochodzenia. A jeśli okaże się, że został otruty nikotyną, to nawet Crossfield przyzna, że obie śmierci są ze sobą powiązane. Rzekł Sir Charles już w drodze do Londynu. Wciąż był trochę zły, że musiał podzielić się swym odkryciem z policją. Satterthwaite próbował go ugłaskać, przypominając, że jego informacje nie przedostaną się do wiadomości publicznej ani do gazet. Żadnych ostrzeżeń dla mordercy, policja nadal będzie poszukiwać Elisa. Sir Charles przyznał mu wreszcie rację. W Londynie mówił Cartwright chciałby skontaktować się z Eck gore W liście podała adres na Belgrave Square. Spodziewał się, że jeszcze nie wyjechała. Satterthwaite z powagą zaaprobował ten plan. Sam też chciał się zobaczyć z Eck. Ustalili, że sir Charles zadzwoni do niej zaraz po przyjeździe do miasta. Eck rzeczywiście była w Londynie. Mieszkała wraz z matką u krewnych. Wracały do Lumów dopiero za tydzień. Bez trudu dała się namówić na kolację. Nie wypada jej chyba zapraszać do mnie, stwierdził sir Charles, rozglądając się po swym luksusowym mieszkaniu. Jej matka nie byłaby zadowolona. Oczywiście moglibyśmy mieć towarzystwo panny Milray, wolałbym jednak tego uniknąć. Prawdę mówiąc, trochę mnie ona krępuje, jest tak rzutka, że cierpię przy niej na kompleks niższości. Satterthwaite zaproponował swoje mieszkanie. W końcu ustalili, że pójdą do restauracji, do Berkleja. Potem, jeśli ek będzie miała ochotę, gdzieś się przeniosą. Starszy pan zauważył od razu, że ek zeszczuplała. Oczy miała podkrążone, rozgorączkowane, rozszerzone źrenice, wyraz twarzy bardziej zdecydowany. Była blada. Jej urok był jednak taki sam jak dawniej: ta sama dziecięca żywiołowość. Powiedziała do ser Charlesa, wiedziałam, że pan wróci. Ton jej głosu mówił więcej. Teraz już wszystko będzie dobrze. Satterthwaite powiedział sobie w duchu, wcale nie była pewna, że przyjedzie, wcale, a wcale. Czekała jak na szpilkach, zagryzała się na śmierć. Czy ten człowiek nic nie rozumie? Przecież aktorzy są na ogół dość próżni. Czy nie zdaje sobie sprawy, że dziewczyna jest w nim zakochana po uszy? Co za przedziwna sytuacja! Sir Charles zakochany jak sztubak, dziewczyna odwzajemnia jego uczucia, a ogniwem pomiędzy nimi, ogniwem, którego kurczowo się chwytają, jest zbrodnia. Podwójna, odrażająca zbrodnia. Podczas kolacji nie mówiono o sprawach istotnych. Sir Charles prawił o swoich wrażeniach z pobytu za granicą. EK opowiadała o Lumow, a Satterthwaite dbał o to, by rozmowa nie wygasła. Po kolacji przenieśli się do domu starszego pana. Mieszkał on na Chelsea Embankment. Miał tam duży dom, prawdziwe muzeum, obrazy, rzeźby, chińska porcelana, prehistoryczna ceramika, wyroby z kości słoniowej, miniatury, oryginalne meble Chippendale i Hepplewhite. Promieniowało tu ciepłem i zaufaniem. Eklit Gore była ślepa i głucha na wszystko. Rzuciła tylko płaszcz na krzesło i powiedziała niecierpliwie: No, nareszcie, proszę mi teraz wszystko opowiedzieć. Słuchała z błyszczącymi oczami opowieści sir Charlesa o przygodach obu panów w Yorkshire. Wstrzymała oddech, kiedy doszedł do odkrycia listów szantażysty. Możemy tylko snuć domysły, co się stało potem. Zakończył Cartwright. Przypuszczalnie Elisa opłacono, by trzymał język za zębami i ułatwiono mu ucieczkę. Ek potrząsnęła głową. Nie, powiedziała stanowczo. Czy panowie nie rozumiecie? Elis nie żyje. Mężczyźni spojrzeli na nią ze zdumieniem, ale dziewczyna obstawała przy swoim. Nie żyje, to jasne. Dlatego zniknął w sposób tak doskonały, bez śladu. Za dużo wiedział i został zabity. Trzecia zbrodnia to zabójstwo Elisa. Mimo, że ani sir Charles, ani pan Satterthwaite nie wzięli dotychczas pod uwagę takiej możliwości, musieli przyznać, że nie należy jej całkowicie odrzucać. Łatwo powiedzieć, drogaek, oponował sir Charles, że Elis nie żyje, ale gdzie jest ciało? Potężny chłop, ważący swoje. Coś z nim trzeba zrobić. Nie wiem, gdzie jest ciało, odparła Ek. Może być w tysiącach miejsc. Niezupełnie, mruknął Nie Niezupełnie. W tysiącach miejsc, powtórzyła z uporem Ek. Zaraz, urwała na chwilę. Strychy, cała masa strychów zupełnie opuszczonych. Jest na pewno w jakimś kufrze na strychu. Mało prawdopodobne pokręcił głową sir Charles. Chociaż rzecz jasna, niewykluczone. To by odsunęło wykrycie ciała na. na jakiś czas. Ek nie unikała rzeczy nieprzyjemnych. To nie było w jej stylu. Natychmiast podjęła myśl sir Charlesa. Woń idzie w górę, nie w dół. Ciało rozkładające się w piwnicy znacznie szybciej zwróci uwagę niż trup na strychu. Zresztą i tak ludzie długo jeszcze będą myśleć, że to zdechły szczur. W każdym razie pani teoria wskazywałaby, że sprawcą jest mężczyzna. Kobieta nie byłaby w stanie przeciągnąć trupa. Nawet mężczyzna nieźle by się namozolił. Są jeszcze inne możliwości. W domu jest tajne przejście. Opowiadała mi o nim Angela Sutcliffe, a ser Bartolomiu obiecał, że mi je pokaże. Morderca mógł dać Elisowi pieniądze i wskazać drogę. Poszedł z nim razem i tam go zabił. Taką rzecz mogła zrobić kobieta. Na przykład uderzyć go od tyłu, zostawić ciało i spokojnie wrócić. Nikt by o niczym nie wiedział. Sir Charles mruknął z powątpiewaniem, lecz już nie podważał teorii ek. Pan Sutterfwaite był teraz pewien, że podobne podejrzenia on sam powziął przez moment w pokoju Elisa, kiedy znaleźli listy. Pamiętał dobrze, jak Sir Charles zadrżał na całym ciele. Przyszło mu wtedy do głowy, że Elis, być może nie żyje. Jeżeli Elis zginął, myślał, mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym typem. Wyjątkowo groźnym. I przeszedł go zimny dreszcz. Człowiek, który zabił trzy razy, nie zawaha się zabić po raz czwarty. Znajdowali się w niebezpieczeństwie tak, jak tu stali: sir Charles, Eck i on. Gdyby dowiedzieli się za dużo... Głos Sir Charles'a wyrwał pana Satterthwaite'a z rozmyślań. Jednego w pani liście nie rozumiem, ek Pisała pani, że Oliverowi Mandersowi grozi niebezpieczeństwo. Że policja go podejrzewa. Tymczasem nie mają cienia podejrzeń co do jego osoby. wiemy o tym. Satterthwaite miał wrażenie, że dziewczyna lekko się zmieszała. Chyba się nawet zaczerwieniła. Aha, pomyślał. Ciekawe, jak pani z tego wybrnie, młoda damo. To było głupie z mojej strony, powiedziała Eck. Miałam zamęt w głowie. Wydawało mi się, że skoro Oliver pojawił się w tak dziwny sposób, pod wątpliwym pretekstem, na pewno znajdzie się z miejsca na liście podejrzanych. Sir Charles łatwo przełknął to wyjaśnienie. Ach tak, powiedział. Teraz rozumiem. Satterwaite zwrócił się do Ek. A pretekst był fałszywy? Ek gwałtownie się odwróciła. O co panu chodzi? Dziwny to wypadek odparł Parusa Gdyby pretekst był fałszywy, pani mogłaby coś o tym wiedzieć. Ek zaprzeczyła. Nic nie wiem. Nie myślałam o tym. Dlaczego Oliver miałby symulować wypadek? Znalazłaby się przyczyna. Wtrącił sir Charles. Zupełnie zresztą zrozumiała i uśmiechnął się. Ek zaczerwieniła się po białka oczu. Och, nie! zawołała. Nie. Sir Charles westchnął. Saturfwaite pomyślał, że Cartwright fałszywie odczytał rumieniec Ek. Kiedy aktor odezwał się ponownie, przybyło mu lat. Posmutniał. Cóż, powiedział. Skoro nasz młody przyjaciel nie jest zagrożony, jaka jest moja rola? Ek szybko podeszła do niego i złapała go za połę marynarki? Nie odejdzie Pan znowu, nie zrezygnuje Pan. Odkryje Pan prawdę prawdę wierzę, że tylko Pan może to zrobić. Może Pan, i zrobi? Mówiła niezwykle żarliwie. Strumienie jej żywotności wypełniały pobrzegi to wnętrze z innej epoki. Wierzy pani we mnie? spytał ser Charles z wyraźnym wzruszeniem. Tak, tak, tak! Dojdziemy prawdy my razem, pan i ja! I Satterthwaite? Oczywiście, i pan Satterthwaite. Zgodziła się bez entuzjazmu. Satterthwaite uśmiechnął się ukradkiem. Czy Ek chciała, czy nie? On nie zamierzał opuścić placu. Lubił zagadki. Pasjonował się obserwacją ludzi i miał słabość do zakochanych. Była to zatem idealna sprawa dla człowieka z takimi upodobaniami. Sir Charles usiadł, zmienił ton głosu, przejął teraz ster, kierował przedsięwzięciem. Przede wszystkim musimy postawić sprawę jasno: Czy uważamy, że ten sam człowiek zabił Babingtona i Strange'a? Tak, odparła Ek. Tak. Zawtórował jej Satterthwaite. Czy uważamy, że drugie zabójstwo bezpośrednio wypływa z pierwszego? Inaczej, czy Bartholomew Strange'a zabito, by nie mógł ujawnić faktów lub poszlak dotyczących poprzedniego morderstwa? Tak! zawołali jednogłośnie Ek i Satterthwaite. W takim razie musimy się zająć pierwszą zbrodnią, nie drugą. Ek przytaknęła. W moim pojęciu, póki nie znajdziemy motywu pierwszego morderstwa, słabe są nadzieje, że uda nam się znaleźć zabójcę. Motyw jest w tym wypadku sprawą niezwykle trudną. Babington był nieszkodliwym, łagodnym starszym panem i ze świecą szukać choćby jednego wrogiego mu człowieka. Został jednak zabity. Ktoś więc musiał mieć jakiś powód. Naszym zadaniem jest ten powód znaleźć. Przerwał i podjął po chwili już swym zwykłym tonem: Zastanówmy się, jakie mogą być motywy zabójstw. Po pierwsze, zysk. Zemsta, dodała Egg. Mania zabójcza, powiedział Satterthwaite. Odłóżmy na bok. Crime paszeel. Może być jeszcze strach. Cartwright pokiwał głową. Gryzmoił coś na kartce. W tym to się mniej więcej zamyka: skwitował. Rozważmy zysk. Czy ktoś mógł coś zyskać na śmierci Babingtona? Czy miał on jakiś majątek? A może spodziewał się pieniędzy? Mało prawdopodobne, powiedziała Ek. Też tak myślę. Musimy jednak zapytać panią Babington. Dalej, zemsta. Czy Babington kogoś skrzywdził, na przykład w młodości? Czy nie poślubił kobiety, którą kochał inny mężczyzna? Trzeba to sprawdzić. Przejdźmy do manii zabójczej. Przyjmując ten motyw, zarówno Babington, jak i Toli zginęliby z ręki maniaka. Taka koncepcja nie ma moim zdaniem rąk i nóg. Nawet maniak zachowuje pewną logikę zbrodni. Może czuć się powołany do zabijania lekarzy albo do zabijania duchownych, ale nie jednych i drugich. Możemy śmiało ten motyw wykreślić. Pozostaje strach. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna. Babington coś o kimś wiedział, bądź kogoś rozpoznał. Zabito go, by tego czegoś nie ujawnił. Nie wyobrażam sobie, jaką groźną tajemnicę mógł znać taki człowiek jak pastor. A jeżeli dodał sir Charles Babington sam nie wiedział, że ją zna? I spróbował wyjaśnić swą myśl Nie wiem, jak to wyrazić. Przypuśćmy, zaznaczam, że to tylko przykład, że Babington spotkał jakąś osobę w pewnym miejscu i czasie. Wedle niego nie było to nic nadzwyczajnego. Idźmy jednak dalej. Może ta osoba stworzyła sobie bardzo sprytne alibi, że akurat w tym czasie była zupełnie gdzie indziej. Sto mil dalej. Stary pastor w najbardziej niewinnych intencjach mógł to alibi w każdej chwili obalić. Rozumiem, zawołała Ek. Wyobraźmy sobie: ktoś popełnił morderstwo w Londynie, a Babington widział tego człowieka na Paddington Station. ów człowiek twierdził, że jest niewinny, miał alibi, że wtedy właśnie znajdował się w Leeds. Babington mógł to z dnia na dzień zdemaskować. Dokładnie o to mi chodzi. Jeszcze raz powtarzam, że to tylko przykład. Mogło to być równie dobrze coś innego. Spotkał kogoś, kogo znał pod innym nazwiskiem. A gdyby tak chodziło o małżeństwo? Zastanawiała się Ek. Pastor miał na co dzień do czynienia z zawieraniem małżeństw. Może to sprawa bigami? Albo narodzin czy śmierci? zasugerował Satterthwaite. Tak. Jest tysiąc i jedna możliwość, stwierdziła posępnie Ek. Trzeba się zabrać do tego od innej strony. Zacząć od ludzi, którzy tam byli. Zróbmy listę osób. Kto był u ser Charlesa i kto był u ser Bartolomiu? Wzięła kartkę i ołówek od Cartwrighta. Deklisowie byli na obu przyjęciach. Ta kobieta, przypominająca zwiędłą sałatę, jak jej tam, Wills. Dalej, Angela Sutcliffe. — Angelę możemy wyłączyć — wtrącił ser Charles. Znam ją od lat. Ek przekornie zmarszczyła brwi. — Nie wolno nam robić takich rzeczy — powiedziała — Wyłączać ludzi tylko dlatego, że ich znamy? Musimy być rzeczowi. Zresztą ja nie znam Angeli Satklif. Równie dobrze może to być ona jak każdy inny, a moim zdaniem ona ma nawet większe szanse. Aktorki zawsze mają bogatą przeszłość. Tak, ona budzi najwięcej podejrzeń. I wyzywająco spojrzała na sir Charlesa. Ten nie pozostał jej dłużny. W takim razie nie zapominajmy o Oliverze Mandersie. Jakim cudem mógłby to być Oliver tysiące razy przedtem spotykał Babingtona? Był na obu przyjęciach, a jego pojawienie się na drugim jest cokolwiek. niejasne. Doskonale, stwierdziła Ek, a po chwili dodała: w takim razie umieszczam na liście matkę i siebie. Mamy sześciu podejrzanych. Nie wydaje mi się, będziemy to robić porządnie albo wcale, powiedziała Ek z błyskiem w oku. Satterthwaite dla rozładowania sytuacji, zaproponował coś do picia. Zadzwonił na służbę. Sir Charles wycofał się w drugi kąt pokoju, gdzie oglądał murzyńską rzeźbę głowy. Ek podeszła do pana Saterfwaita i wsunęła mu rękę pod ramię. Głupio mi, że się uniosłam, szepnęła. Wiem, jestem niemądra, ale dlaczego ją akurat mielibyśmy wyłączyć? Dlaczego mu tak na tym zależy? Ach Boże, czemu jestem tak ohydnie zazdrosna? Starszy pan uśmiechnął się i pogładził ją po ręku. Zazdrość nie popłaca, drogie dziecko, nie wolno jej okazywać. Niech mi pani powie, czy naprawdę pani myślała, że Manders mógłby być podejrzany? Ek uśmiechnęła się. Był to pogodny, dziecięcy uśmiech. Skądże? Napisałam tak, żeby go nie wystraszyć. Odwróciła głowę. Sir Charles z posępną miną dalej przyglądał się rzeźbie. Widzi pan, nie chciałam, żeby myślał, że się kocham w Oliverze, bo tak nie jest. Boże, jakie to wszystko trudne. I znowu przyjął swoją dawną postawę, której tak nie cierpię. Niech was Bóg błogosławi, moje dzieci. Cierpliwości, drogie dziecko. Uspokajał ją Satterthwaite. Zobaczy pani, wszystko będzie dobrze. Nie jestem cierpliwa, odparła Eck. Chcę mieć wszystko od razu albo i jeszcze szybciej. Saterfait roześmiał się, a Sir Charles odwrócił się wreszcie i dołączył do nich. Sącząc drinki, ułożyli plan działania. Sir Charles miał pojechać do króczego gniazda, na której jeszcze nie znalazł się kupiec. Eck z matką również wracały do domu, do Rose Cottage. I to nieco wcześniej niż zaplanowały. Pani Babington. Nadal mieszkała w lumów. Należało wydobyć z niej wszelkie możliwe informacje i zależnie od nich działać dalej. Uda nam się, mówiła Ek. Wiem, że się nam uda. Pochyliła się w stronę sir Charlesa z pałającymi oczami. Wyciągnęła rękę z kieliszkiem i trąciła się z nim. Proszę wypić, za nasze powodzenie. Rozkazała. Powoli, bardzo powoli. Nie spuszczając z niej wzroku, podniósł w górę swój kieliszek. Za powodzenie, powiedział, i za przyszłość. Akt trzeci. Odkrycie. Rozdział pierwszy. Pani Babington. Pani Babington przeprowadziła się do małego rybackiego domku w pobliżu portu. Oczekiwała siostry, która miała wrócić z Japonii za pół roku. Do czasu jej przybycia nie chciała robić żadnych planów na przyszłość. Szczęśliwym trafem znalazła wolny domek i wynajęła go na sześć miesięcy. Była zbyt zagubiona po nagłej stracie męża, by opuścić dumów. Steven Babington kierował parafią St. Petroch w Lumów przez 17 lat. Było to dla pastorowej 17 spokojnych, szczęśliwych lat, mimo bolesnego wydarzenia, śmierci jednego z synów, Robina. Z pozostałych dzieci Edward przebywał na Ceylonie, Lloyd w południowej Afryce, a Steven był trzecim oficerem na statku Angolia. Pisali do matki często i czule. Żaden z nich nie mógł jednak stworzyć jej domu, ani dotrzymać towarzystwa. Margaret Babington była bardzo samotna. Nie zostawiała sobie jednak wiele czasu na rozmyślania. Nadal miała pełno zajęcia w parafii. Nowy wikary był nieżonaty. Spędzała też wiele godzin na pracy w przydomowym ogródku. Należała do kobiet, którym kwiaty wypełniają życie. Pewnego popołudnia, kiedy krzątała się w ogródku, Usłyszała skrzypnięcie furtki i ujrzała sir Charlesa Cartwrighta oraz Eck Lytton-Gore. Widok Eck nie zdziwił Margaret Babington. Wiedziała, że dziewczyna wkrótce wraca z Londynu. Zaskoczona była natomiast pojawieniem się sir Charlesa. Krążyły wieści, że na zawsze opuścił te strony. Czytywało się wzmianki w lokalnej prasie cytowane za innymi gazetami o jego poczynaniach w południowej Francji. W ogrodzie Kruczego Gniazda widniała tabliczka z napisem na sprzedaż. Nikt się nie spodziewał, że sir Charles wróci, a jednak wrócił. Pani Babington odsunęła ze spoconego czoła zlepione kosmyki włosów i z poczuciem winy popatrzyła na swe uwalane ziemią ręce. Przepraszam, ale nie mogę się przywitać powiedziała. Stale sobie powtarzam, że powinnam pracować w rękawiczkach. Czasami nawet próbuję, zawsze je w końcu jednak odkładam. Bez rękawiczek ma się lepsze czucie w palcach. Poprowadziła gości do domu. Mały salonik, wybity tkaniną, sprawiał przytulne wrażenie. Wszędzie fotografie i wazony z chryzantemami. — Pana wizyta to wielka niespodzianka, sir Charles. Myślałem, że rozstał się pan na zawsze z kruczym gniazdem. — Taki miałem zamiar — odparł szczerze Cartwright. — Ale cóż, czasem nasze przeznaczenie jest silniejsze od zamiarów. Pani Babington nie odpowiedziała spojrzała na Ek. Dziewczyna uprzedziła jej słowa. Nie przyszliśmy ze zwykłą wizytą. Mamy pani coś bardzo ważnego do powiedzenia. Tylko widzi pani ja za nic w świecie nie chciałabym sprawić pani przykrości. Pastorowa wodziła wzrokiem od Ek do sir Charlesa. Twarz jej się ściągnęła i poszarzała. Pani Babington, rzekł sir Charles, czy miała pani jakiś odzew z home office? Spuściła głowę. Rozumiem, mówił dalej Cartwright. W takim razie będzie nam łatwiej przystąpić do rzeczy. Czy chodzi panu o ten nakaz ekshumacji? Tak. Wyobrażam sobie, że to jest, że to musi być bardzo dla pani bolesne. Wzruszyła się, słysząc w jego głosie współczucie. Nie jest to dla mnie takim wstrząsem, jak pan sądzi. Dla wielu ludzi ekshumacja jest czymś okropnym, dla mnie nie. Ja uważam, że doczesne szczątki się nie liczą. Mój ukochany mąż przebywa już w innym świecie, w spokoju. Nikt nie może zakłócić jego spoczynku. Więc nie o to chodzi. Sama myśl jest straszna. Ta okropna myśl, że Steven nie umarł śmiercią naturalną. Wydaje się to niemożliwe, zupełnie absurdalne. Całkiem zrozumiałe są pani wątpliwości. Mnie, nam, też tak się wydawało z początku. Z początku? Zrodziło się we mnie podejrzenie już w dniu śmierci. Podobnie jak pani, uznałem je za niedorzeczne i odrzuciłem. I ja miałam podejrzenia, dodała Ek. Ty też? Pani Babington spojrzała na nią ze zdumieniem. Uważałaś, że ktoś mógł zabić Stevena? W jej głosie było tak wielkie niedowierzanie, że zarówno Ek. Jak i sir Charles nie wiedzieli, co począć dalej. Wreszcie sir Charles zabrał głos. Jak pani wie, wyjechałem za granicę. Będąc na południu Francji, przeczytałem w gazecie o śmierci mojego przyjaciela, Bartolomeu Strange'a. Okoliczności śmierci były niemal identyczne. Dostałem też list od panny Lytten-Gore. Ek przytachnęła. Byłam tam. Byłam wtedy u niego w domu. Pani Babington. To się odbyło dokładnie tak samo, identycznie. Łyknął Porto, zmienił się na twarzy i... Wie pani, co było dalej. Zmarł w kilka minut. Pastorowa wolno pokręciła głową. Nie mogę tego pojąć. Steven, ser Bartolomiu, taki miły, dobry lekarz. Kto mógłby pragnąć ich śmierci? To jakaś pomyłka. Ser Bartolomiu został otruty. Są na to dowody powiedział sir Charles. W takim razie to dzieło maniaka. Cartwright podjął. Niech pani posłucha. Chcę sięgnąć do samego źródła, znaleźć prawdę. I wiem, że nie ma czasu do stracenia. Kiedy rozejdzie się wieść o ekshumacji, morderca się wystraszy. Zakładam więc, by zyskać na czasie, jaki będzie jej wynik. Przyjmuję, że pan Babington również zmarł na skutek otrucia nikotyną. A zatem, czy pani lub mąż Wiedzieliście coś o zastosowaniu czystej nikotyny? Stosuje jej roztwór do opryskiwania róż. Nie przypuszczałam, że to trucizna. Podejrzewam, wczoraj wieczorem czytałem na ten temat, że w obu wypadkach użyto czystego alkaloidu. Otrucie nikotyną zdarza się niezmiernie rzadko. Nic nie wiem o zatruciu nikotyną, rzekła pastorowa niepewnie. Wyobrażam sobie, że przydarza się nałogowym palaczom. A mąż palił? Tak. Pani Babington wyraziła pani wielkie zdziwienie, że ktoś mógłby pragnąć śmierci męża. Czy to znaczy, że nie miał żadnych wrogów? Jestem pewna, że Steven nie miał nieprzyjaciół. Wszyscy go lubili. Czasami niektórzy go trochę popędzali, uśmiechnęła się smutno. Wie pan, starzał się, bał się zmian, ale kto by go nie lubił? Jego nie można było nie lubić. Przypuszczam, że małżonek nie zostawił zbyt dużego majątku. Nie, prawie nic. Steven nie umiał oszczędzać. Zbyt dużo rozdawał. Nieraz beształam go za to. A nie spodziewał się pieniędzy? Jako spadkobierca? Och, nie. Nie miał wielu krewnych. Jego siostra wyszła za pastora. Mieszkają w Northumberland. Ale kiepsko im się powodzi. Wujowie i ciotki już nie żyją. A zatem nie ma nikogo, kto ciągnąłby zyski ze śmierci męża? Nie, na pewno. Wróćmy na chwilę do sprawy wrogów. Pastor nie miał wrogów, jak sama pani powiedziała, jednak mógł ich mieć w młodości. Pani Babington spojrzała z powątpiewaniem. To mało prawdopodobne. Steven był zawsze łagodnego usposobienia, miał dobre stosunki z ludźmi. Nie chciałbym doszukiwać się melodramatu. Tu sir Charles zakaszlał nerwowo, ale czy. czy nie było przypadkiem jakiegoś zawiedzionego konkurenta? W oczach pani Babington pojawił się na chwilę błysk. Steven pracował jako wikary u mojego ojca. Był pierwszym młodym mężczyzną, jakiego spotkałam, gdy wróciłam do domu z internatu. Zakochałam się w nim, a on we mnie. Byliśmy zaręczeni przez cztery lata. Potem przydzielono mu parafię w Kęcie i mogliśmy się pobrać. Nasza historia jest bardzo prosta i bardzo szczęśliwa, Sir Charles. Cartwright, poruszony godnością i prostotą pani Babington, opuścił głowę. Z kolei odezwała się Ek. Mam pytanie, czy pan Babington znał wcześniej któregoś z gości? Pastorowa zastanowiła się. Oczywiście ciebie i twoją matkę, no i Olivera Mandersa. Tak, tak, ale mnie chodzi o innych. Widzieliśmy Angelę Sutcliffe na przedstawieniu w Londynie pięć lat temu. Spotkaliśmy się z nią. To było wielkie przeżycie. I pierwsze z nią spotkanie? Tak. Nie trafiła się nam nigdy okazja poznania aktorki czy aktora, dopóki nie przyjechał tu sir Charles. Ten fakt, dodała po chwili, był dla nas wydarzeniem, wspaniałym wydarzeniem. Sir Charles nawet nie wie, co to dla nas znaczyło. Romantyczny powiew w naszym szarym życiu. A państwo de Krysowie, mąż nie znał ich wcześniej? Mówisz o tym niewysokim mężczyźnie i tej cudownie ubranej damie? Właśnie. Widzieliśmy ich po raz pierwszy. I tę drugą kobietę, tę pisarkę, biedactwo, wyraźnie czuła się obco. Na pewno nikogo z nich państwo przedtem nie spotkali? Z całą pewnością ani ja, ani Steven chodziliśmy wszędzie razem. I pan Babington nie napomknął nawet słówkiem? Nalegała Ek o żadnej z tych osób? Czy to przed przyjęciem, czy to w czasie kolacji? Przed przyjęciem nic mi nie powiedział, tyle tylko, że się cieszy na interesujący wieczór. A potem cóż, nie było zbyt wiele czasu urwała i skrzywiła się boleśnie. Sir Charles szybko przejął pałeczkę. Doprawdy przykro nam, że panią zadręczamy, ale widzi pani, mamy przeświadczenie, że coś kryje się w tej sprawie. Trzeba tylko wpaść na trop. Musi istnieć jakaś przyczyna tej pozornie bezsensownej, okrutnej zbrodni. Rozumiem, szepnęła pastorowa. Jeśli to morderstwo, musi być motyw. Ale zupełnie nie wiem, nie wyobrażam sobie jaki. Zapanowało milczenie. Po chwili znowu przemówił Cartwright. — Czy mogłaby mi pani przedstawić w kilku słowach karierę małżonka? Pani Babington miała dobrą pamięć do dat. Oto, co zanotował Sir Charles. Stephen Babington. Urodzony w Islington, Devon, 1868. Studiuje w St. Paul's School i Oxfordzie. Pełni obowiązki diakona w Hoxton, 1891. Święcenia kapłańskie 1892. Pracuje jako wikary w Eslington, Surrey, przy wielebnym Wernonie Lorimerze 1894-1899. Poślubia Margaret Lorimer 1899. Obejmuje parafię Gilling, Kent. Przeniesiony do parafii St. Petroch, Lummouth 1916. Jest się na czym oprzeć, stwierdził Sir Charles. Najwięcej nadziei budzi okres, kiedy pan Babington pracował w parafii St. Mary w Gilling. Wcześniejsze lata są zbyt odległe, by mogły dotyczyć moich gości. Pani Babington zadrżała. Naprawdę myśli pan, że ktoś z nich? Nie wiem, co mam myśleć. Bartolomiu zobaczył coś lub podejrzewał i zmarł identyczną, jak pani małżonek, śmiercią. A pięć siedem poprawiła Ek. Tak. Siedem osób było na obu przyjęciach. Jedna z nich jest winna. Ale dlaczego? Krzyknęła pani Babington. Dlaczego? Z jakiego powodu ktoś chciał zabić Stevena? Na to właśnie pytanie odparł Sir Charles. Zamierzamy znaleźć odpowiedź. Rozdział drugi Lady Mary Pan Sutterthwaite przyjechał wraz z Sir Charlesem do Kruczego Gniazda. Kiedy Cartwright i Egg rozmawiali z panią Babington, Sutterthwaite był na herbatce u Lady Mary. Lady Mary lubiła pana Sutterthwaite'a. Przy całej swej delikatności należała do kobiet, które zdecydowanie wiedzą, czy kogoś lubią, czy nie. Sutterthwaite popijał chińską herbatę, z drezdeńskiej filiżanki, pogryzał tartinki i gawędził. W czasie poprzedniej wizyty zgadali się o wielu wspólnych znajomych. Ich dzisiejsza rozmowa rozpoczęta kwestiami towarzyskimi skręcała powoli na bardziej osobiste tory. Satterthwaite był wrażliwym słuchaczem. Potrafił wczuć się w opowieść o cudzych kłopotach, nie wtrącając się z własnymi sprawami. Jeszcze w czasie ich pierwszego spotkania, lady Mary spontanicznie i naturalnie zwierzyła się ze swej troski o przyszłość córki. Teraz rozmawiała z nim jak ze starym przyjacielem. Ek jest taka samowolna i wszystko robi całą duszą i sercem. Wie pan, nie podoba mi się jej zaangażowanie w całą tę potworną historię. Ek by mnie wyśmiała, ale to po prostu nie przystoi panience z dobrego domu. Zarumieniła się. Jej piwne oczy, łagodne i szczere, patrzyły na Saterfaeta z dziecięcym oczekiwaniem. Rozumiem panią odparł, przyznam, że i ja nie jestem tym zachwycony. Wiem, to staroświeckie przesądy, ale nic na to nie poradzę. Cóż, droga pani, mrugnął do niej porozumiewawczo, nie możemy wymagać, by dzisiejsze światłe młode damy siedziały w domu z robótką i drżały na myśl o bestialskiej zbrodni. Morderstwo! Niepodobna. Kto by pomyślał, że będę zamieszana w tego rodzaju sprawę. To było okropne. Zadrżała na całym ciele. Biedny ser Bartolomiu. Znała go pani dobrze? Zaryzykował pytanie Satterwaite. Spotkaliśmy się bodaj dwa razy. Pierwszy raz rok temu, przyjechał wtedy do ser Charlesa na weekend, a drugi raz w ten straszny wieczór, kiedy zmarł nasz drogi Babington. Byłam naprawdę zdziwiona, gdy otrzymałam zaproszenie na przyjęcie. Przyjęłam je, by sprawić radość. Ek, biedna mała nie ma zbyt wielu rozrywek. Poza tym, co się chyba ostatnio trapiło? Jakby nie mogła się niczym zająć. Pomyślałam sobie, że trochę się rozerwie w towarzystwie, w wielkim świecie. Satterthwaite spojrzał na nią ze zrozumieniem. Niech mi pani powie coś o oliverze Mandersie, poprosił. Interesuje mnie ten młody człowiek. — To na pewno bystry młodzieniec — odparła Lady Mary. Oczywiście nie było mu łatwo. Znowu się zarumieniła. Po chwili, widząc pytające spojrzenie starszego pana, wyjaśniła. — Widzi pan, jego rodzice nie mieli ślubu. — Naprawdę? Nie wiedziałem. — Tutaj wszyscy o tym wiedzą. Inaczej nigdy bym o tym nie wspomniała. Stara pani Manders, babka Olivera, mieszka w Danboyne. W takim wielkim domu przyszło się do Plymouth. Jej mąż był tutaj adwokatem. Syn założył w Londynie jakąś firmę, interesy kwitły, stał się człowiekiem majętnym. Z kolei córka, bardzo ładna, zakochała się bez pamięci w żonatym mężczyźnie. W moich oczach godny jest on najwyższego potępienia. Koniec końców, po wielkim skandalu, wyjechali razem. Żona nie chciała mu dać rozwodu. Dziewczyna zmarła wkrótce po urodzeniu Olivera. Dzieckiem zajął się wuj w Londynie on i jego żona byli bezdzietni chłopiec dzielił życie między nich i babkę przyjeżdżał tutaj na każde wakacje po chwili dodała zawsze mi go było żal nawet teraz jestem przekonana że ten jego zarozumiały sposób bycia to w dużej mierze poza nic w tym dziwnego rzekł Satterwaite to zjawisko powszechne Zawsze, kiedy spotykam kogoś, kto wynosi się nad innych, wiem, że mam do czynienia z człowiekiem z kompleksem niższości. Bardzo dziwne. Kompleks niższości to szczególna sprawa. Na przykład, Kripen, sławny przestępca, na pewno był jego ofiarą. Ten kompleks leży u podłoża wielu zbrodni pragnienie potwierdzenia własnej osobowości. Nie rozumiem tego, szepnęła Lady Mary. Zadrżała. Satterfate spojrzał na nią niemal z czułością. Podobała mu się jej dystyngowana postać, pochyła linia ramion, miękki brąz oczu, twarz bez cienia makijażu. Pomyślał, musiała być naprawdę piękna za młodu. Nie dumna piękność róży, lecz skromna, pełna czaru uroda fiołka o ukrytej słodyczy. Wspominał własną młodość. Zaczął nagle opowiadać Lady Mary o swojej historii miłosnej, jedynej zresztą w życiu. Według dzisiejszych kryteriów była to zapewne bardzo nieciekawa historia, lecz droga sercu starszego pana. Opowiadał o dziewczynie, o tym, jaka była piękna, jak poszli razem oglądać dzwoneczki w Q. W tym dniu zamierzał poprosić ją o rękę. Wyobrażał sobie, tak to odczuwał, że dziewczyna odwzajemnia jego miłość i nagle gdy stali, podziwiając dzwoneczki, zwierzyła mu się. Okazało się, że kocha innego. Zdusił więc uczucia wypełniające mu serce i pogodził się z rolą wiernego przyjaciela. Nie była to może wielka historia miłosna, brzmiała jednak dobrze w atmosferze salonu Lady Mary, wśród wyblakłych tkanin i cienkiej porcelany. Potem Lady Mary zaczęła mówić o sobie, o swym niezbyt szczęśliwym pożyciu małżeńskim. Byłam taką głupią gąską. Dziewczęta są niemądre, niech mi pan wierzy. Tak pewne siebie, przekonane, że wiedzą wszystko najlepiej. Dużo się mówi i pisze o kobiecym instynkcie. Nie sądzę, że coś takiego istnieje. Żaden instynkt nie chroni dziewcząt przed pewnym typem mężczyzny. Po prostu go nie mają. Rodzice, tak, przestrzegają je. Zawsze nadaremnie. One nie wierzą. To straszne, ale wydaje mi się, że jak magnes lgną do mężczyzn, którzy mają złą reputację. Wydaje im się, że miłość zmieni ich wybrańców. Satterthwaite zadumał się. Człowiek wie tak mało, kiedy wie więcej, jest już za późno. Lady Mary westchnęła. To była moja wina. Rodzice nie chcieli, żebym poślubiła Ronalda. Pochodził z dobrego domu, nie cieszył się jednak najlepszą opinią. Ojciec powiedział mi wprost, że to krętacz. Nie wierzyłam. Sądziłam, że pod moim wpływem rozpocznie nowe życie. Zatopiła się we wspomnieniach. Ronald był fascynującym mężczyzną, ale ojciec miał całkowitą rację. Wkrótce się o tym przekonałam. Powiedziałabym, choć brzmi to może staroświecko, że Ronald. Złamał mi serce. Tak, taka jest prawda. Stale drżałam, obawiając się tego, co może jeszcze nastąpić. Pan Satterthwaite, wielki miłośnik rozmów o cudzych problemach, szepnął coś ze współczuciem. Powiem panu rzecz przerażającą. Poczułam ulgę, kiedy mąż zmarł na zapalenie płuc. Nie, żeby mi na nim nie zależało, kochałam go do końca ale straciłam wszelkie złudzenia. Poza tym była ek, mówiła teraz miękkim głosem. Taka zabawna kluseczka. Próbowała wstawać i upadała, zupełnie jak jajko, stąd to śmieszne przezwisko. Znowu zamilkła na moment. W ostatnich latach czytałam sporo książek, które były dla mnie wielką pociechą z dziedziny psychologii. Zrozumiałam, że często ludzie nie potrafią sami sobie pomóc. Jakby mieli jakąś skazę charakteru. Zdarza się to nawet w najlepszych rodzinach. Ronald na przykład kradł w szkole pieniądze, chociaż wcale mu nie były potrzebne. Teraz wiem, że to było silniejsze od niego. Urodził się z jakąś skazą. I lady Mary wytarła delikatnie oczy maleńką chusteczką. Wychowano mnie w innym przekonaniu, dodała zawstydzona. Że człowiek rozróżnia dobro od zła. Często jednak myślę, że jest inaczej. Umysł ludzki jest wielką zagadką, powiedział miękko Sutterfaith. Jak na razie błądzimy po omacku, by go zrozumieć. Pomijając ostre stany maniakalne, u pewnych ludzi występuje brak tego, co określiłbym siłą hamującą. Załóżmy, że pani lub ja mówimy: nienawidzę tej osoby, chcę, żeby umarła. Natychmiast po wypowiedzeniu tych słów myśl ta wylatuje nam z głowy hamulce działają automatycznie. Zdarza się jednak, że myśl czy obsesja nurtuje człowieka uparcie odczuwa potrzebę natychmiastowego jej spełnienia. To za mądre dla mnie. Przepraszam, użyłem nieco książkowego języka. Chodziło panu zapewne o to, że dzisiejsza młodzież ma zbyt wielką swobodę. Przyznam, że mnie to nieco trapi. Nie, nie, zupełnie co innego miałem na myśli. Mniejsze skrępowanie jest w moim przekonaniu zjawiskiem pozytywnym. Martwi się pani o... E, o córkę. Proszę mówić o niej, Ek, powiedziała z uśmiechem lady Mary. Dziękuję. E, panna Ek to zabawna dziewczyna. Bardzo impulsywna. I kiedy coś sobie wbije do głowy, nikt jej tego nie wyperswaduje. Już panu mówiłam, jestem szalenie przeciwna jej mieszaniu się w te sprawy, ale cóż, ona mnie wcale nie słucha. Saterfwejta bawiło jej przerażenie. Pomyślał. Ciekaw jestem, czy bodaj na chwilę przyszło jej do głowy, że owo mieszanie się jest ni mniej, ni więcej, tylko nowym wariantem starej jak świat gry, łapaniem mężczyzny w kobiece sidła. Nie, już sama myśl byłaby dla niej nie do zniesienia. Ek twierdzi, że pan Babington również został otruty. Czy to prawda, panie Satterthwaite? Czy też to pochopny sąd mojej córki? Dowiemy się po ekshumacji. Więc będzie ekshumacja? Zadrżała Lady Mary. To okropne. Biedna pani Babington, co za straszliwe przeżycie dla kobiety. Była pani w zażyłych stosunkach z Babingtonami? O tak, są to... Byli to nasi bliscy przyjaciele. Czy ktoś mógł żywić jakąś urazę do pastora? Nie, naprawdę nie. Wspominał kiedyś o jakimś wrogu? Nigdy. Byli zgodnym małżeństwem? Wzorowym, doskonale dobrani, mieli udane dzieci. Prawda, że było im ciężko. Poza tym pan Babington cierpiał na reumatyzm, ale to ich jedyne kłopoty. A Oliver Manders. Jakiej on był komitywie z pastorem? No, dobrej w głosie lady Mary zabrzmiało wahanie tylko niezupełnie się zgadzali Babingtonowie litowali się nad Oliwerem i w czasie wakacji zapraszali go często na plebanie do swoich chłopców z tego co wiem stosunki z nimi nie zawsze dobrze się układały Oliver nie był lubiany chełpił się stale swoimi pieniędzmi łakociami które zabierał do szkoły przyjemnościami w Londynie. Chłopcy są bezlitośni w takich sprawach. A później? Kiedy dorósł? Nie widywał się zbyt często z mieszkańcami plebanii. Prawdę powiedziawszy, Oliver zachował się kiedyś niegrzecznie wobec pana Babingtona i to u mnie w domu, za dwa lata temu. Co się stało? Zaatakował w dość grubiańskiej formie chrześcijaństwo. Pan Babington był bardzo cierpliwy i grzeczny. To tylko rozjuszyło Olivera. Powiedział, wszyscy powożni się patrzą na mnie z góry, bo moi rodzice nie mieli ślubu. Na pewno po cichu nazywacie mnie dzieckiem grzechu, a ja podziwiam ludzi, którzy mają odwagę wyznawania własnych przekonań i nie dbają o to, co sobie myśli z graja hipokrytów, z pastorami włącznie. Pan Babington nic na to nie odparł, ale Oliver nie zaprzestał. Nie odpowiada pan, ale ja panu powiem, że to Kościół i przesądy wpędziły świat w obecną ruinę. Chętnie zmiótłbym wszystkie kościoły z powierzchni ziemi. Wtedy pan Babington rzekł z uśmiechem Czy także duchownych? Ten uśmiech zbił z tropu Olivera. Poczuł, że nie traktuje się go poważnie. Powiedział Nienawidzę wszystkiego, za czym stoi Kościół. Samozadowolenie, zadufanie, hipokryzja, obłudne plemie. Pan Babington znowu się uśmiechnął, a miał cudowny uśmiech i powiedział — Wiedz, drogi chłopcze, że nawet gdybyś nie zostawił ani jednego kościoła na ziemi, musiałbyś jeszcze zdać rachunek przed Bogiem. I co na to Manders? O nie miał. Odzyskał panowanie nad sobą i przybrał na powrót swą szyderczą, znudzoną pozę. Powiedział — Wiem, ojcze, że to, co mówiłem, nie grzeszy najlepszą formą — i że trudno to przełknąć ludziom pańskiej generacji. Nie lubi pani młodego Mandersa? Lituje się nad nim, broniła się Lady Mary. Nie chciałaby pani, żeby ożenił się z Ek. Och, nie. Ciekaw jestem dlaczego. Bo bo nie jest dobry i i bo jest w nim gdzieś coś czego nie rozumiem, coś zimnego. Satterwaite spojrzał na nią z namysłem. Zapytał: A co myślał o nim ser Bartolomiu? Mówił coś pani? Powiedział kiedyś, że Manders jest interesującym okazem, że przypomina mu przypadek jednego z pacjentów. Odparłam na to, że Oliver wygląda mi na silnego i zdrowego mężczyznę, a on tak. Zdrowie ma kwitnące, ale szuka własnej zguby. Zamilkła na moment i dodała — Ser Bartolomiu był chyba niezwykle mądrym lekarzem. Cieszył się wysokim autorytetem wśród swych kolegów po fachu. — Lubiłam go — stwierdziła Lady Mary. — Rozmawiał kiedyś z panią o śmierci Babingtona? — Nie, nigdy. — Nawet słówkiem? — Nie przypominam sobie. Wiem, nie znała go pani dobrze, trudno więc pani wyrokować, ale czy nie sądzi pani, że nurtowała go jakaś myśl? Był w świetnym humorze, wręcz ubawiony, jakby chciał zrobić kawał. Powiedział mi w czasie tamtej kolacji, że szykuje niespodziankę. Och! Zrobił nam ją, zrobił. W drodze powrotnej do domu pan Satterwaite rozważał na wszystkie strony ostatnią wypowiedź Lady Mary. Co za niespodziankę szykował gościom ser Bartolomiu? Czy okazałaby się tak zabawna, jak się z pozoru zapowiadała? Czy też pod maską dobrego humoru doktor ukrywał cichy, uparty zamysł? I czy wyjdzie to kiedyś na jaw? Rozdział trzeci: Herkules Poirot wraca na scenę. No i co? odezwał się sir Charles Czy posunęliśmy się dalej? Trwała narada wojenna. Sir Charles, pan Sutterfwaite i Eck Littinghorr siedzieli w pokoju okrętowym. Na kominku buzował ogień, za oknem wył wiatr. Sutterfwaite i Eck odpowiedzieli równocześnie Nie odparł Sutterfwaite tak. Rzekła Ek. Cartwright wodził wzrokiem od jednego do drugiego. Sutterfwait wskazał uprzejmie ręką na Ek, dając pierwszeństwo damie. Ek przez chwilę zbierała myśli. Posunęliśmy się do przodu, powiedziała wreszcie. Posunęliśmy się, ponieważ niczego nie odkryliśmy. Brzmi to bez sensu, ale wcale tak nie jest. Zarysowały nam się pewne niesprecyzowane pomysły, a teraz wiemy, że niektóre z nich okazały się niewypałem. Postęp przez eliminację, stwierdził sir Charles. Właśnie. Saterthwaite chrząknął. Lubił ścisłość. <laughs> Możemy już całkowicie odrzucić motyw zysku. Nie widać nikogo, kto mógłby, że posłużę się zwrotem z powieści sensacyjnych, czerpać zyski ze śmierci Stevena Babingtona. Również zemsta nie wchodzi w grę. Pomijając zgodne, niekonfliktowe usposobienie pastora. Śmiem wątpić, czy był dostatecznie ważną osobistością, by mieć wrogów. Jesteśmy więc przy naszej ostatniej, niejasnej zresztą hipotezie strachu. Śmierć Babingtona oznacza dla kogoś bezpieczeństwo. Dobrze pan to ujął, wtrąciła Ek. Starszy pan, pochlebiony, skromnie spuścił oczy. Sir Charles wyglądał na lekko zaniepokojonego. Rola gwiazdy miała przypaść w udziale jemu, nie Chodzi o to, mówiła dalej Ek. Co teraz zrobimy? Co naprawdę zrobimy w pełnym znaczeniu tego słowa? Będziemy śledzić ludzi? Chodzić za nimi w przebraniu czy co? Moja droga, rzekł na to Sir Charles. Zawsze protestowałem przeciw odgrywaniu staruszków z brodami. Nie zamierzam teraz zaczynać od początku. W takim razie, zaczęła Ek. Nie dokończyła. Drzwi się otwarły i Temple zaanonsowała gościa pan Herkules Poirot. Wszedł Poirot, szeroko uśmiechnięty i powitał o niemiałą trójkę. Czy wolno mi? Spytał, mrugając, przysłuchać się tej naradzie. Nie mylę się chyba. To narada, nieprawdaż? Witamy, drogi mesie Poirot. Jest nam niezmiernie miło. Ser Charles, który otrząsnął się ze zdumienia, gorąco uścisnął dłoń. Detektywa i wskazał mu wielki fotel. Skąd się pan wziął tak znienacka? Przyjechałem do Londynu i postanowiłem odwiedzić naszego przyjaciela Saterfweejta. Dowiedziałem się, że jest w Eh, bia, nie trudno mi było odgadnąć jego miejsce pobytu. Wsiadłem w pierwszy pociąg do Lumów i oto jestem. A po co pan właściwie przyjechał? Spytała Ek i natychmiast zarumieniła się lekko, zawstydzona swą niezbyt grzeczną uwagą. Chodź mi o to, dodała szybko, czy przyjechał pan z jakiegoś konkretnego powodu? Przybyłem tu, żeby przyznać się do błędu. I Poirot z ujmującym uśmiechem zwrócił się do sir Charlesa, wyciągając do niej ręce w zupełnie nieangielski sposób. Monsieur, to było w tym właśnie pokoju. Pan wyraził swe nieusatysfakcjonowanie, a ja, ja sądziłem, że za tym stoi pana instynkt dramatyczny. Powiedziałem sobie: Wielki aktor za wszelką cenę pragnie dramatu. Przyznaję, wydawało mi się niemożliwe, by ten łagodny, leciwy dżentelmen nie zmarł śmiercią naturalną. Nawet teraz nie wyobrażam sobie, jak podano mu truciznę, i żaden motyw nie przychodzi mi do głowy. Wydaje mi się to Absurdalne, zupełnie fantastyczne, a jednak nastąpiła potem druga śmierć w podobnych okolicznościach. Trudno tu mówić o przypadku. Obie śmierci muszą mieć jakiś związek. Tak więc, sir Charles, przyjechałem, by wyrazić skruchę, przyznać, że Herkules Poirot był w błędzie i poprosić o dopuszczenie mnie do waszego grona. Sir Charles nerwowo chrząknął. Sprawiał wrażenie zakłopotanego. To niezwykle uprzejme z pana strony, Messie Poirot. Sam nie wiem, zabierać panu czas. Ja zaplątał się. Poszukał wzrokiem pomocy u Doprawdy jest pan bardzo miły, zaczął Saterthwaite. Nie, nie, nic w tym miłego. Zwykła ciekawość. I tak. Zraniona duma. Muszę naprawić błąd. Mój czas to głupstwo. W końcu, po co mam podróżować? Języki się zmieniają, ale natura ludzka jest wszędzie taka sama. Oczywiście, jeśli państwu przeszkadzam, jeśli jestem intruzem, obaj mężczyźni zawołali jednocześnie: ależ skąd? Nie. Poirot spojrzał na ek. Mademoiselle? Ek milczała. I wszyscy trzej odnieśli identyczne wrażenie: Eck nie życzyła sobie pomocy Herkulesa Poirot. Sutterfwait domyślał się przyczyny. To była prywatna sprawa Charlesa Cartwrighta i Eck gore Sutterfwait został dopuszczony za cichą zgodą obojga i było jasne, że miał tu podrzędną rolę grał trzecie skrzypce. Ale Herkules Poirot to co innego mógłby przejąć dowództwo. Nawet sir Charles musiałby być może ustąpić mu berła. Plany ek ległyby w gruzach. Spoglądał na nią z serdecznym współczuciem. Tamci nie rozumieli jej, lecz on, ze swą niemal kobiecą wrażliwością, uzmysławiał sobie w pełni jej rozterkę. Walczyła o swoje szczęście. Co odpowie? A zresztą, cóż miała rzec? Jakżeby mogła głośno wyrazić swe myśli. Niech pan sobie idzie, zniknie nam z oczu. Wszystko pan może popsuć, nie chcę tu pana. Ekliton Gore dała jedyną możliwą odpowiedź. Oczywiście, odparła z nieznacznym uśmiechem. Będziemy zachwyceni. Rozdział czwarty. Doradca. Świetnie, powiedział Poirot. Jesteśmy więc kolegami. Eh bien, jeśli można, proszę mnie wprowadzić w sprawę. Chciałbym być okrą. Słuchał z wielką uwagą, gdy Satterwhite przedstawiał po kolei kroki, jakie podjęli po powrocie do Anglii. Satterwhite potrafił świetnie opowiadać. Umiał stworzyć nastrój, sugestywnie przedstawić sytuację, barwnie odmalował Abi. Służbę nadinspektora policji. Poirot gorąco wyraził swe uznanie dla sir Charlesa i jego odkrycia niedokończonych listów w gazowym kominku. Ach, ms. zawołał z zachwytem. Dedukcja, rekonstrukcja, wprost doskonale. Pan powinien być wielkim detektywem, a nie wielkim aktorem, sir Charles. Aktor przyjął tę lawinę komplementów z odpowiednią skromnością. Ze szczególną. Właściwą sobie skromnością. Miał wieloletnią praktykę w zbieraniu na scenie wyrazów uznania i umiał je właściwie przyjmować. Pańskie spostrzeżenie jest również bardzo słuszne Poirot zwrócił się do Saterfwaite. Chodzi mi o to nagłe spoufalenie się doktora z kamerdynerem. Uważa pan, że ten pomysł z panią de ma ręce i nogi? spytał gorliwie sir Charles. To jest jakaś myśl. Sugeruje, rozumiecie Państwo, sugeruje wiele różnych rzeczy. Nie byli pewni, co to za różne rzeczy. Nie chcieli jednak się z tym zdradzić i zamruczeli coś pod nosem. Sir Charles dokończył relacji. Opisał wizytę u pani Babington. Mizerny plon tego spotkania. Teraz jest pan na bieżąco. Wie pan, jak sprawy stoją. I jak pan to wszystko widzi? Pochylił się do przodu z chłopięcą niecierpliwością. Poirot milczał. Cała trójka, skupiona, wpatrywała się w niego. Wreszcie odezwał się. — Czy pamięta pani mademoiselle kieliszki do Porto u ser Bartolomiu? Ser Charles wtrącił w chwili, gdy Ek przecząco kręciła głową. — Ja panu powiem. Wstał, podszedł do kredensu i wyjął kilka ciężkich, ozdobnych kieliszków do szery. Oczywiście te są innego kształtu, tamte były bardziej okrągłe. Właściwe szkło do porto. Toli kupił je na wyprzedaży u starego Lammersfielda. Cały zestaw. Podobały mi się, a ponieważ miał ich za dużo, odstąpił mi kilka. Niezłe, prawda? Płaro wziął jedną sztukę i obrócił w ręku. Tak, powiedział. Ładne. O takich właśnie myślałem. Ale dlaczego? zawołała Ek. Poirot jedynie uśmiechnął się do niej. Tak, tak, podjął swoje. Śmierć ser Bartolomiu Strange'a daje się stosunkowo łatwo wytłumaczyć. Babingtona nastręcza więcej trudności. Och, gdybyż się stało odwrotnie. Jak to odwrotnie? Zdziwił się Satterthwaite. Rozważmy to, przyjacielu, zwrócił się do niego Poirot. Znany lekarz może zginąć z wielu powodów. Lekarz zna różne sekrety, przyjacielu, sekrety wielkiej wagi, ma władzę. Wyobraźmy sobie pacjenta, który znajduje się na granicy choroby umysłowej. Wystarcza słówko doktora, i pacjenta izoluje się od świata. Cóż to za pokusa dla niezrównoważonej osoby? Dalej, lekarz może powziąć jakieś podejrzenia w związku z nagłą śmiercią któregoś z chorych. Widzicie Państwo sami, przytaczam motyw za motywem. A zatem, jak mówiłem, gdyby się stało odwrotnie, gdyby sir Bartolomew Strange zginął pierwszy, a wielebny Stephen Babington w drugiej kolejności, Babington mógłby w takim wypadku coś wiedzieć, coś podejrzewać, westchnął. Ale trudno, nie można mieć takiej sprawy, jakiej by sobie człowiek życzył. Trzeba brać ją taką, jaka jest. Chciałbym wszakże coś zasugerować. Czy jest możliwe, że Stephen Babington zginął przez przypadek? Że truciznę jeżeli takowa była, przeznaczono dla Sir Bartolomiu, a zażył ją niewłaściwy człowiek? Wielka myśl, rzekł Sir Charles. Twarz mu zabłysła i zaraz przygasła. To się jednak nie zgadza. Babington wszedł do tego pokoju na cztery mniej więcej minuty przed atakiem. W tym czasie nie wziął niczego do ust poza koktajlem, a w koktajlu nic nie było. Poirot przerwał. — Już pan to mówił. Załóżmy jednak, dla dobra naszej dyskusji, że w koktajlu coś było. Czy trunek mógł być przeznaczony dla Sir Bartolomew Strange'a, a pan Babington wypił go przez omyłkę? Sir Charles pokręcił głową. — Nikt, kto choć trochę znał Toliego, nie próbowałby go otruć za pomocą koktajlu. Dlaczego? Bo nie pijał koktajli. Nigdy? Nigdy. Poirot machnął ręką zniechęcony. Ach, w takim razie. Po prostu bez sensu. Poza tym, ciągnął Cartwright, nie wyobrażam sobie, jak można pomylić szklanki. Temple roznosiła je na tacy i każdy brał pierwszą z brzegu. To prawda, mruknął Poirot. Nie można wcisnąć komuś koktajlu jak karty do gry. Jaka jest ta pańska Temple? Czy to ona wprowadziła mnie tutaj dzisiaj wieczorem? Tak, ona. Pracuje u mnie od trzech, czterech lat. Miła, rzetelna dziewczyna. Dobrze się spisuje. Nie wiem, gdzie była przedtem. Panna Milrej ma z całą pewnością wszystkie informacje. Panna Milrej, czyli pańska sekretarka? Ta wysoka kobieta, podobna do Grenadiera? — Wypisz, wymaluj — zgodził się ser Charles. Bywałem dość często u pana w domu, ale chyba nigdy przedtem jej nie spotkałem. — Nie, zazwyczaj nie jada z nami. Chodziło o trzynastkę. I ser Charles wyjaśnił okoliczności owej trzynastki. Poirot słuchał uważnie. — A więc to ona zaproponowała, by wziąć udział w kolacji? — Hmm — i zamyślił się głęboko. Po chwili spytał — a czy mógłbym porozmawiać z Templ? Tak, naturalnie. Sir Charles nacisnął guzik dzwonka. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Pan mnie wzywał. Pojawiła się wysoka kobieta w wieku 32 trzech lat. W jej wyglądzie uderzała pewna elegancja. Włosy miała starannie utrzymane, lśniące. Ładna jednak nie była. Zachowywała się spokojnie i pewnie. Pan Poirot chciałby zadać pani kilka pytań, rzekł sir Charles. Temple skierowała swe pełne wyższości spojrzenie na detektywa. Rozmawiamy właśnie o przyjęciu, na którym zmarł pan Babington, zaczął Poirot. Pamięta pani ten wieczór? O tak, ser, Dobrze pamiętam. Proszę mi dokładnie opisać, jak były podane koktajle. Nie rozumiem, sir? Chciałbym, żeby mi pani opowiedziała o koktajlach. Czy pani je mieszała? Nie, sir Charles zawsze sam to robi. Przyniosłam tylko butelki z wermutem, ginem, wszystko co trzeba. Gdzie je pani postawiła? Tam, na stoliku. I wskazała na stolik przy ścianie. Tutaj stała taca ze szklankami, sir. Kiedy sir Charles skończył mieszać, napełnił je. Ja wzięłam tacę i rozniosłam gościom koktajle. Czy wszystkie szklanki stały na tacy? — Sir Charles sam podał koktajl pannie Lyttengore. Akurat z nią rozmawiał, no i zabrał szklankę dla siebie. A pan saterwaite przylgnęła na chwilę wzrokiem do starszego pana — też wziął koktajl dla jednej pani, chyba dla panny Wills. — Zgadza się — wtrącił Sutterthwaite. — Resztę rozniosłam, sir. Wszyscy wzięli koktajle, z wyjątkiem ser Bartolomiu. — Mam do pani prośbę. Czy mogłaby pani odtworzyć tę scenę? Poduszki będą wyobrażały nieobecnych. Ja stałem tutaj, a tam panna Satcliff. Satterwaite pomógł rozmieścić poszczególne osoby. Był wnikliwym obserwatorem i pamiętał, gdzie kto się znajdował. Temple zrobiła rundę. Zaczęła od pani Decris, przeszła do panny Satcliff i Messie Poirot, po czym obsłużyła pana Babingtona, Lady Mary i pana Satterwaite'a stojących w jednym kółku. Taką kolejność zapamiętał także Satterthwaite. Podziękowano pokojówce i Temple odeszła. — Ba — zawołał Poirot. — Nie, to nie ma sensu. Temple była ostatnią osobą, która miała dostęp do koktajli. Podawała je, nie mogła jednak nimi manipulować. Jak mówiłem, nie można nikomu wcisnąć szklanki. — Człowiek machinalnie bierze tę, która stoi najbliżej — zauważył Sir Charles. — Zaraz. A gdyby tak podejść, stacą najpierw do osoby, o którą chodzi? Nie. Nawet wtedy nie ma pewności, że się uda. Szklanki stoją blisko siebie, trudno orzec, która znajduje się bliżej, a która dalej. Nie, nie. To przypadek, los szczęścia, zupełnie niewiarygodna historia. Pamięta pan Satterfleet, czy Babington odstawił szklankę, czy trzymał ją w ręku? Odstawił na ten stolik. Czy ktoś podszedł do stolika w chwilę potem? Nie, stałem tuż obok, ale zapewniam pana, nie ruszałem szklanki, chociaż mogłem to zrobić niepostrzeżenie. Saterfaith był wyraźnie urażony. Puarowy tłumaczył się pośpiesznie: Nie, nie. Skądże znowu nie oskarżam pana? Kelly Chcę mieć tylko pewność co do faktów. Analiza wykazała, że w koktajlu nic nie było. Teraz wiemy, że niezależnie od analizy po prostu nic w nim być nie mogło. A zatem. Dwa różne testy prowadzą do identycznych wniosków. Z drugiej strony, pan Babington niczego poza koktajlem nie brał do ust. A jeśli został truty czystą nikotyną, śmierć musiała nastąpić błyskawicznie. Dokąd to nas wiedzie? Donikąd. Pal to wszystko licho zawołał sir Charles. Tak bym nie powiedział. Nie, nie. Nasuwa się straszliwa myśl. Mam nadzieję, nieprawdziwa. Tak, oczywiście nieprawdziwa, zaprzecza jej śmierć ser Bartolomiu, a jednak i zmarszczył w zamyśleniu czoło. Tamci patrzyli nań zaintrygowani. Wreszcie ocknął się. — Rozumiecie państwo, do czego zmierzam? — Pani Babington nie było w Milford Abbey, wobec tego pani Babington jest poza wszelkimi posądzeniami. — Pani Babington? Ależ nikt jej nie śmiał podejrzewać. Płaro uśmiechnął się pobłażliwie. Czyżby? To bardzo dziwne. Ja na tę myśl wpadłem od razu, dosłownie od razu. Skoro ten nieszczęsny dżentelmen nie został otruty koktajlem, to truciznę podano mu bezpośrednio przed wejściem do domu. W jaki sposób? Pigułka? Coś na niestrawność? Tylko kto mógłby to zrobić? Wyłącznie żona? I wreszcie, kto miałby utajony motyw? Znowu żona. Ależ oni byli do siebie bardzo przywiązani! zawołała z oburzeniem Ek. Pan nic nie rozumie. Poirot znowu uśmiechnął się lekko. Nie? Cenna uwaga. Pani rozumie, ja nie. Ale ja widzę fakty bezstronnie, bez uprzedzeń. I coś pani wyznam, mademoiselle. W całej mojej długiej karierze spotkałem się z pięcioma wypadkami żon zamordowanych przez oddanych mężów i z dwudziestu dwóch wypadkami mężów zamordowanych przez oddane żony. Le femme. one lepiej zachowują pozory. — Jest pan okropny — stwierdziła Ek. — Wiem, że Babingtonowie nie byli tacy. To po prostu ohyda. — Zbrodnia jest ohydą, mademoiselle — powiedział Poirot. A w jego głosie zadźwięczała twarda nuta. Ja widzę gołe fakty podjął już łagodniejszym tonem i zgadzam się, że pani Babington nie dokonała zbrodni. Widzi pani, nie było jej w Milford Abbey. Tak jak zauważył słusznie sir Charles, winnego należy szukać wśród osób obecnych na obu przyjęciach. A zatem mamy do wyboru jedno z siedmiu nazwisk na liście. Zaległa cisza. Co nam pan teraz radzi? Macie już państwo zapewne jakiś plan? Sir Charles przełknął ślinę. Jedynym sensownym posunięciem jest eliminacja, powiedział. Uważam, że trzeba zająć się po kolei każdą osobą na liście i puty przypisywać jej winę, póki nie znajdą się dowody jej niewinności. Musimy mieć silne przekonanie, że istnieje związek pomiędzy tą osobą a Stevenem Babingtonem. I cały nasz wysiłek, Powinien być skierowany na znalezienie tej zależności. Dopiero kiedy się okaże, że taka zależność nie istnieje, przechodzimy do następnego podejrzanego. Dobry z pana psycholog, pochwalił Poirot. A jakich metod pan użyje? Tego jeszcze nie obmyśliłem. Prosimy o radę, mesie Poirot. A może by pan sam. Płaro uniósł rękę. Tylko proszę mnie nie namawiać do aktywnego działania, przyjacielu. Życie nauczyło mnie, że każdy problem najlepiej rozwiązują szare komórki. Niech mi pan pozwoli pozostać doradcą. Proszę prowadzić dalej śledztwo, sir Charles, pod pańskim zręcznym kierownictwem. A co ze mną? pomyślał Satterfoot. Ach, ci aktorzy, zawsze w pełnym blasku pierwszoplanowej roli. Może się zdarzyć, że będziecie państwo potrzebować opinii, rady. Tę radę stanowić będę ja, mówił Herkules Poirot. Zwrócił się z uśmiechem do Ek. Czy to pani odpowiada, mademoiselle? Cudownie, zawołała Ek. Jestem pewna, że pana doświadczenie bardzo nam się przyda. Na twarzy dziewczyny malowała się ulga. Spojrzała na zegarek i wydała okrzyk z grozy. Muszę lecieć. Mama już na pewno szaleje z niepokoju. Odwiozę panią, zaproponował Sir Charles. Wyszli razem. Rozdział piąty. Podział pracy. Ryba. — Połknęła haczyk — rzekł Herkules Poirot. Pan Satterthwaite wciąż spoglądał na drzwi, które zamknęły się za tamtą parą. Drgnął i odwrócił się w stronę Poirot. Ten miał na ustach lekko drwiący uśmieszek. — Tak, tak, niech pan nie zaprzecza. Wtedy w Monte Carlo rozmyślnie wskazał mi pan przynęte, czyż nie? Pokazując notatkę w gazecie, z nadzieją, że pobudzi pan moją ciekawość, że wkroczy do akcji — to prawda, przyznał Saterfwait. Sądziłem jednak, że mi się nie powiodło. Ależ tak, powiodło się panu. Jest pan przenikliwym znawcą ludzkiej natury, przyjacielu. Cierpiałem na nudę. Pamięta pan, co powiedziało wtedy tamto dziecko? Nie mam co robić. Utrafił pan w moment psychologiczny. Nawiasem mówiąc, zbrodnia również w dużym stopniu zależy od momentu psychologicznego. Zbrodnia i psychologia idą ręka w rękę. Ale wracajmy do naszych baranów. To bardzo intrygująca zbrodnia, w pełni zagadkowa. Która? Pierwsza czy druga? Jest tylko jedna, jedna i ta sama zbrodnia, przedzielona na połowę pierwszym i drugim morderstwem. Druga połowa jest prosta motyw, środki. Saterfweight wtrącił: Środki są równie tajemnicze. W alkoholu nie było trucizny, wszyscy jedli te same potrawy. A jednak nie. Druga sprawa jest zupełnie inna. W pierwszej wydaje się, że nikt, absolutnie nikt nie mógł otruć Stevena Babingtona. Załóżmy, że sir Charles chciał się kogoś pozbyć. Mierzyłby jednak w konkretną osobę. Nie na chybił trafił. Temple mogła coś wrzucić do ostatniej szklanki na tacy, ale Babington nie sięgnął ostatni po koktajl. Morderstwo pana Babingtona. Wydaje się tak niewiarygodne, że wciąż nie mogę pozbyć się uczucia, że go jednak nie było, że ostatecznie pastor zmarł śmiercią naturalną. Wkrótce się zresztą dowiemy. Drugi wypadek przedstawia się inaczej. Każdy z obecnych na przyjęciu, czy to któryś z gości, czy kamerdyner, czy pokojówka, mógł otruć Bartolomiu Strange'a. Nie widzę żadnych trudności. Nie rozumiem. Zaczął Satterflight. Udowodnię to panu kiedyś za pomocą małego doświadczenia. Przejdźmy teraz do innej rzeczy, najważniejszej. W żadnym wypadku nie mogę, jak pan wie, a jestem pewny, że pan człowiek o tak czułym sercu i subtelnej wrażliwości to wie, odegrać roli, jak to nazwać, szkodnika. Właśnie, szkodnika. Chodzi panu o to, — zaczął Satterthwaite z uśmiechem w kącikach ust. — Że Sir Charles musi odegrać główną rolę, rolę gwiazdy. Jest do tego przyzwyczajony. Poza tym ktoś tego oczekuje. — Czy nie mam racji? Mademoiselle nie jest zachwycona. O, nie, że Herkules Poirot wmieszał się w tę sprawę. — Błyskawicznie się pan orientuje, Messie Poirot. — Och! To się samo rzuca w oczy. Jestem człowiekiem wrażliwym, chcę sprzyjać zakochanym, a nie im przeszkadzać. Pan i ja, przyjacielu, musimy współpracować na cześć i chwałę Charlesa Cartwrighta. Chyba zgodzi się pan ze mną, kiedy zagadka zostanie wyjaśniona. Jeśli, poprawił cicho Sutterfwaite. Jednak kiedy? Ja nie przegrywam. Nigdy? Spytał badawczo Bywało, odparł Poirot z godnością, przez krótki zresztą czas, że orientowałem się powoli, jak pan by to pewno określił. Dochodziłem do prawdy dłużej niż to było możliwe. Ale czy zdarzyło się panu pełne niepowodzenie? Za upartymi pytaniami Satterthwaite'a kryła się ciekawość. Czysta, zwykła ciekawość. Chciał wiedzieć. — Ech, bien... Raz dawno temu w Belgii. Nie wracajmy do tego. Kiedy Satterthwaite zaspokoił swą wścibskość, nie pozbawioną zresztą pewnej dozy złośliwości, szybko zmienił temat. Tak tylko pytałem: Mówił pan, że kiedy zagadka zostanie rozwiązana, sir Charles ją rozwiąże. W tym rzecz. Ja będę tylko małym trybikiem w maszynie. Rozłożył ręce. Rzucę słówko tu. Rzucę słówko tam, jedno maleńkie słówko, a luzyjka nic więcej. Nie pragnę uznania, glorii. Mam dość chwały. Wystarcza mi w zupełności. Sater przyglądał mu się zafascynowany. Ubawiony był naiwną zarozumiałością, wielkim egocentryzmem małego belga. Nie dał się jednak zmylić pozorom. Wiedział, że słowa Poirot to nie czcze przechwałki. Anglik zazwyczaj umniejsza to, co robi dobrze. Kiedy zaś coś mu się nie udaje, bywa zadowolony z siebie. Francuz czy Belg ma lepszą ocenę własnych możliwości. Jeżeli jest uzdolniony, nie widzi powodu, by ten fakt ukrywać. — Chciałbym wiedzieć, monsieur Poirot — rzekł Satterthwaite, a przyznam, że jestem niezmiernie ciekaw, co tak naprawdę pociąga pana w tej sprawie. — Emocje polowania? Poirot pokręcił głową. Nie, nie, nie o to chodzi. Idę za wonią zwierzyny, jak się drzas. Drżę z podniecenia, kiedy jestem na tropie, nie mogę się cofnąć. To wszystko prawda, ale jest coś więcej. Jest to, jakby to powiedzieć, pasja dojścia do prawdy. Nie ma nic równie fascynującego, ekscytującego i pięknego jak prawda. Po słowach Poirot zapadła cisza. Następnie detektyw wziął kartkę, na której Satterthwaite starannie wypisał siedem nazwisk i przeczytał je na głos. Pani Dekris, Kapitan Dekris, Panna Wills, Panna Satcliffe, Lady Mary lytten Panna lytten Oliver Manders. — Tak, wymowne. — A cóż w tym wymownego? — Kolejność. Nie widzę nic wymownego w kolejności nazwisk, po prostu spisaliśmy je bez żadnego klucza. Właśnie. Na czele stoi pani dekris. Wnioskuję stąd, że jest ona najbardziej prawdopodobną kandydatką na mordercę. Raczej najmniej nieprawdopodobną sprostował Satterthwaite. Albo jeszcze lepiej, jest tą osobą, którą wszyscy chcieliby widzieć w tej roli. Pan Satterthwaite w pierwszym odruchu otworzył usta, lecz kiedy napotkał łagodne, pytające spojrzenie błyszczących, szarych oczu Poirot, powiedział co innego niż zamierzał. — Tak. Być może ma pan rację, Messie Poirot. Podświadomy odruch. — Chciałbym pana o coś spytać, Satterthwaite. — Bardzo proszę — odparł tamten skwapliwie. Jak zrozumiałem, Sir Charles wraz z panną Lytten-Gore wybrali się razem do pani Babington. Owszem. Pan im nie towarzyszył? Nie. Byłoby nas za dużo. Poza tym, uśmiechnął się Poirot, może ciągnęło pana w inną stronę. Jak to się mówi, chciał pan upiec inną pieczeń. Gdzie pan był, panie Byłem na herbacie u Lady Mary Littingore, sztywno odparł starszy pan. O czym państwo rozmawiali? Zechciała mi się zwierzyć ze swych kłopotów małżeńskich, z wczesnej młodości. I powtórzył w skrócie opowieść Lady Mary. Płaro pokiwał głową ze współczuciem. Samo życie. Romantyczna panienka poślubia czarny charakter, nie bacząc na przestrogi. Czy jeszcze o czymś pan z nią mówił? Na przykład. O oliwerze Mandersie? Prawdę rzekłszy, tak. I czego się pan dowiedział? Sattervuejt przytoczył to, co mówiła lady Mary. Skąd te domniemania, że o nim rozmawialiśmy? spytał. Ponieważ w tym celu udał się pan do lady Mary. Och, niech pan nie zaprzecza, nadzieja pana leży w dekrisach, lecz podejrzenia skupiają się na Mandersie. Na próżno Satterthwaite usiłował zaprotestować. — Tak, tak — mówił dalej Poirot. — Jest pan człowiekiem skrytym. Swoje myśli lubi pan zachować dla siebie. Rozumiem pana. Sam to zawsze robię. — Nie podejrzewam Mandersa. Co za bzdura. Chciałem się tylko czegoś o nim dowiedzieć. — To właśnie twierdzę. On stanowi pana instynktowny wybór. Ja zresztą także interesuję się tym młodzieńcem — — Zajął mnie tutaj na tamtym przyjęciu, ponieważ zobaczyłem... — Co? Co pan zobaczył? — dopytywał się niecierpliwie Satterthwaite. — Zobaczyłem, że były co najmniej dwie osoby, a może i więcej, które grały. Jedną był Sir Charles — uśmiechnął się. — Odgrywał rolę kapitana statku, nie uważa pan? To zresztą naturalne — Wielki aktor nie przestaje grać z chwilą zejścia ze sceny. Drugą osobą był Manders. Przybrał poze znudzonego, zblazowanego młodzieńca. W rzeczywistości jednak nie był ani znudzony, ani zblazowany, wręcz odwrotnie. Był niesłychanie spięty. I z tego powodu, przyjacielu, zwróciłem na niego uwagę. Skąd pan wiedział, że się nim interesuje? Z wielu drobiazgów. Zaintrygował pana jego wypadek, kiedy to znalazł się w Milford Abbey. Nie poszedł pan z sir Charlesem i panną Littingor do pani Babington. Dlaczego? Chciał pan niepostrzeżenie iść własnym tropem. Udał się pan do Lady Mary, żeby się czegoś o kimś dowiedzieć. O kim? W grę wchodził tylko ktoś miejscowy, a więc Oliver Manders. I co bardzo charakterystyczne, umieścił pan jego nazwisko na końcu listy. Kto jest w pana przekonaniu najmniej podejrzany? Lady Mary i mademoiselle Egg. Mimo to Mandersa umieszcza pan na końcu. Dlaczego? Bo jest pana czarnym koniem i chce pan go zatrzymać dla siebie. Mój Boże, zawołał Satterthwaite. czy rzeczywiście jestem taki? Preciszmum? Jest pan bystrym obserwatorem, ma pan wnikliwe sądy, a wnioski woli pan zachować dla siebie. Opinie o ludziach kolekcjonuje pan jak dzieła sztuki. Nie będzie ich pan sprzedawał. Myślę, zaczął Satterthwaite — nie dokończył, bo właśnie pojawił się sir Charles. Szedł lekkim, sprężystym krokiem. Brrr, powiedział. Straszna wichura. Nalał sobie whisky z wodą. Saterfwait i Poirot odmówili drinka. No dobrze, odezwał się sir Charles. Nakreślmy plan działania. Gdzie ta lista? Saterfwait? O, dziękuję. A teraz, Messie Poirot, poproszę o opinię Rady. Jak powinniśmy rozplanować prace przygotowawcze? A co by pan zaproponował? Możemy się podzielić osobami z listy. Prawdziwy podział pracy, co? Na początku mamy panią Dekris. Myślę, że Ek chętnie się do niej weźmie. Uważa, że kobieta tak doskonale wyekwipowana nie gwarantuje bezstronności ze strony mężczyzn. Pomysł podejścia de DeCris od strony jej firmy wydaje się niegłupi. Satterthwaite i ja możemy ewentualnie rozegrać z nią drugą partię, jeśli to okaże się celowe. Dalej Freddy DeCris. Znam niektórych jego kumpli z wyścigów. Może tą drogą można by coś wywąchać. No i Angela Satcliff. To także pańskie zadanie, Cartwright wtrącił Satterfaight. Znacie się dobrze? Właśnie. Dlatego wolałbym, żeby ktoś inny wziął ją w obroty. Po pierwsze uśmiechnął się ze skruchą mógłbym się spotkać z zarzutem, że się nie przyłożyłem. A po drugie to chyba jasne jest moją przyjaciółką. Rozumie pan? Zwrócił się do Poirot. Parfaitement. Delikatność uczuć, oczywiście, to zupełnie zrozumiałe. Nasz zacny Satterthwaite wyręczy pana. Lady Mary i Eck nie liczą się, to jasne. A młody Manders? Jego obecność przy śmierci Toliego była czystym przypadkiem. Chyba jednak nie powinniśmy go pominąć. Mandersem zajmie się pan Satterthwaite, rzekł Poirot. Tylko, czy nie zapomniał pan jeszcze o jednej osobie? O pannie Muriel Wills? — Co z panną Muriel Wills? — Rzeczywiście. Jeśli Sutterfuey bierze na siebie Mandersa, ja wezmę pannę Wills. — To uzgodnione. — Ma pan jakieś uwagi, Messie Poirot? — Nie. Chyba nie. Chciałbym oczywiście znać wyniki akcji. — To zrozumiałe, samo przez się. I jeszcze jedno. Gdybyśmy zdobyli jakieś zdjęcia, moglibyśmy je wykorzystać do śledztwa w Gilling. — Doskonały pomysł — pochwalił Poirot. — O coś miałem spytać... Zaraz, zaraz. Aha, pański przyjaciel, ser Bartolomiu, nie pijał koktajli, ale lubił porto, czy tak? Tak. Miał wyraźną słabość do porto. Dziwne, że nie poczuł czegoś szczególnego. Czysta nikotyna ma bardzo ostry, nieprzyjemny smak. Niech pan pamięta, zauważył sir Charles, że prawdopodobnie w porto nie było nikotyny. Zawartość kieliszka poddano analizie. Prawda. Głupia uwaga z mojej strony. W każdym razie, jakkolwiek podana, nikotyna jest ohydna. — Wie pan, nie sądzę, żeby to miało znaczenie — powiedział powoli Sir Charles. Toli przeszedł ciężką grypę ubiegłej wiosny i po chorobie zarówno smak, jak i powonienie ustępiały. Ach tak — rzekł Poirot z namysłem — to nieco tłumaczy sprawę, znacznie upraszcza rzeczy. Cartwright podszedł do okna i wyjrzał na dwór. Sztorm nie ustaje. Poślę po pana rzeczy, Messie Poirot. Róża i korona to miejsce dobre dla młodych artystów. Sądzę, że u mnie będzie panu wygodniej. Jest pan niezwykle uprzejmy, sir Charles. Drobiazg. Zaraz się tym zajmę. Wyszedł z pokoju. Poirot spojrzał na Saterfleita. Pozwolę sobie poczynić drobną sugestię. Tak. Pochylił się do przodu i powiedział ściszonym głosem — Proszę zapytać młodego Mandersa, dlaczego symulował wypadek. Proszę mu powiedzieć, że policja go podejrzewa. Zobaczymy, co on na to. Rozdział szósty Cynthia Decris Salon mody Ambrosian Ltd. był nieskazitelny. Ściany jakby muśnięte bielą. Gruby dywan ze strzyżonej wełny w tak naturalnym kolorze, że wydawał się prawie bezbarwny, podobnie tapicerka. Gdzie niegdzie połyskiwał chrom, a jedną ścianę zdobiła gigantycznych rozmiarów figura geometryczna, jaskrawo-niebieska i cytrynowo-żółta. Pokój ten projektował Sydney Sandford, wzięty młody architekt wnętrz. Ek Littengore, zagłębiona w nowoczesnym fotelu przypominającym trochę fotel dentystyczny, obserwowała wspaniałe młode kobiety ze znudzonymi twarzami, które paradowały przed nią, kręcąc się i wijąc jak węże. Cały wysiłek Ek skupił się na tym, by wyglądać tak, jakby pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt funtów za suknię było drobnostką. Pani Dekris, jak zwykle doskonale nierzeczywista, robiła swoje, jak to określiła w duchu ek. No i jak się pani podoba, te kokardy na ramionach mają swój wdzięk, prawda? A linia talii po prostu niesamowita. Wolałabym nie czerwień, raczej najbodniejszy ostatnio kolor Espaniol, niezwykle atrakcyjny, barwa musztardy, ale z odrobiną papryki. Co pani powie na model Win Ordinaire? Śmieszny, prawda? Niesamowity i zabawny. Dzisiaj nie wolno ubierać się poważnie. Trudno się zdecydować, powiedziała Ek. Widzi pani, przybrała poufny ton. Nie mogłam nigdy pozwolić sobie na eleganckie stroje. Byłam zawsze biedna jak mysz kościelna. Pamiętam panią z króczego gniazda. Wyglądała pani cudownie. Pomyślałam sobie wtedy, teraz, kiedy mam pieniądze, pójdę do pani Dekris i poproszę, żeby mi doradziła. Jakże panią podziwiałam? No, miło mi to słyszeć. Uwielbiam ubierać młodzież. Dziewczyna nie powinna przypominać surowej potrawy. Pani to nie grozi, pomyślała zawistnie Ek. Jest pani doskonale przyrządzona. Z taką osobowością, ciągnęła pani Dekris, powinna pani nosić coś niebanalnego, coś prostego, ledwo rzucającego się w oczy, coś niesamowitego. Rozumie pani? Czy życzy pani sobie kilka rzeczy? Chciałabym ze cztery suknie wieczorowe parę rzeczy na co dzień i może dwa kostiumy. Pani Dekris stała się jeszcze słodsza. Na szczęście nie wiedziała, że stan konta Ek wynosił w chwili obecnej piętnaście funtów dwanaście szylingów i że suma ta musiała wystarczyć jej do grudnia. Przed Ek wciąż defilowały dziewczyny w strojnych sukniach. W przerwach pomiędzy krawieckimi poradami Ek starała się zbadać grunt. Nie była pani ostatnio w krótszym gnieździe? — Nie, po prostu nie mogłem, po tej okropnej historii. Zresztą Kornwalia jest tak straszliwie artystyczna, nie znoszę artystów. Mają ciała zupełnie dziwacznego kształtu. — Tak, wstrząsająca sprawa — ciągnęła Ek. — Pan Babington był taki dobry. — Muzealny okaz. — Spotkała go pani kiedyś? — Tego starego poczciwca? — Nie, chyba nie. Nie przypominam sobie. A mnie się zdaje, że coś na ten temat napomknął. — rzekła Ek. — Nie chodziło o Kornwalię, lecz o miejscowość Gilling. — Naprawdę? — spojrzenie pani Dekris było puste. — Nie, Marcel. Chciałabym petit scandale. Model Jenny. Potem niebieski model Patu Nie do wiary — podjęła Ek. Ser Bartolomiu otruty. — Niesamowite — tego się nie da opisać. Ale nie uwierzy pani, jaką mi to reklamę zrobiło. Różne wstrętne babska zamawiają u mnie stroje dla czystej sensacji. Model Patou byłby dla pani idealny. Niech pani spojrzy na tę śmieszną, bezużyteczną krezę. To robi całą suknię. Młody, ciekawy akcent. Tak, dla mnie śmierć biednego ser Bartolomiu była manną z nieba. Widzi pani, zawsze jest jakaś szansa, że go zamordowałam. Wygrałam na tym. Przychodzą tu teraz przeraźliwie grube baby i wybałuszają na mnie oczy. Niesamowite. Poza tym jej słowa przerwało wejście ważnej klientki, monumentalnej amerykanki. Podczas gdy amerykanka wyrzucała z siebie zamówienia, liczne i kosztowne, Ek udało się wymknąć. Młodej damie, która zastąpiła panią Dekris, szepnęła, że się jeszcze zastanowi. Wyszła na Bratton Street i spojrzała na zegarek. Była za dwadzieścia pierwsza. Nie za długo będzie mogła wszcząć kolejną akcję. Poszła aż do Berkeley Square i powoli wróciła. O pierwszej stała z nosem przyklejonym do wystawy chińskich obrzydy Doris Sims wyszła śpiesznym krokiem na Bratton Street i skierowała się w stronę Berkeley Square. Nagle tuż nad uchem usłyszała głos — Przepraszam — mówiła Ek. — Czy mogę zamienić z panią kilka słów? Doris Sims... Odwróciła się zaskoczona. Pani jest modelką w Ambrozain, prawda? Zauważyłam panią dziś rano. Coś pani powiem, tylko proszę się nie obrazić. Ma pani najwspanialszą figurę, jaką kiedykolwiek widziałam. Doris Sims nie była obrażona, najwyżej lekko zmieszana. Mm, bardzo pani uprzejma, bąknęła. Wygląda mi pani na osobę uczynną, mówiła Ek. Dlatego chcę panią prosić o przysługę. Może pójdziemy na lunch do Berkleja albo do i powiem pani o co chodzi. Po chwili wahania Doris Sims przystała. Paliła ją ciekawość. Poza tym lubiła dobrą kuchnię. Kiedy usiadły przy stoliku i zamówiły lunch, Ek wdała się w wyjaśnienia. Proszę, żeby pani zatrzymała to dla siebie. Piszę artykuł o pracy kobiet. Niech mi pani powie wszystko o pracy we wziętym salonie mody. Doris wyglądała na zawiedzioną. Zgodziła się jednak bez oporów. Opowiadała bezbarwnie o zatrudnieniu, pensji, plusach i minusach swego zajęcia. Ek notowała w małym zeszyciku. — Bardzo jestem pani wdzięczna — powiedziała. — Zupełnie się na tym nie znam, to dla mnie nowość. Widzi pani, potrzebuję pieniędzy i liczę, że dziennikarka mnie trochę podreperuje. Zniżyła głos, przybierając poufny ton. Byłam trochę bezczelna, kiedy wkroczyłam do Ambrozain i udawałam, że zamierzam nakupić mnóstwo rzeczy. Tak naprawdę... Moja racja na ciuchy to zaledwie kilka funtów, które muszą mi starczyć do gwiazdki. Pani de Cris wściekłaby się, gdyby wiedziała. Doris zachichotała. Podejrzewam, że tak. Dobrze zagrałam? spytała Ek. Czy wyglądam na babkę z forsą? Wyszło wspaniale. Szefowa jest przekonana, że zamówi pani mnóstwo rzeczy. Rozczaruję się, mruknęła Ek. Doris znowu zachichotała. Była zadowolona z lunchu i czuła sympatię do Ek. Na pewno wyższe sfery, pomyślała. Ale nie zadziera nosa. Naturalna i bezpośrednia. Będąc z Doris w tak miłej komitywie, Ek nie miała większych trudności, by nakłonić dziewczynę do zwierzeń na temat jej chlebodawczyni. Zawsze uważałam, mówiła Ek, że pani Dekris musi być straszną jędzą. Nikt jej u nas nie lubi, to fakt. Ale to mądra babka. Ma głowę do interesów. Nie należy do tych dam, co to biorą się za firmę krawiecką i z miejsca bankrutują, bo ich przyjaciółki nie płacą. Szefowa jest twarda jak kamień, przy tym uczciwa, i ma naprawdę dobry gust. Zna się na rzeczy umie utrafić w czyjś styl. Pewno świetnie prosperuje. W oczach Doris pojawił się zagadkowy wyraz. Nie chciałabym robić plotek, jasne, powiedziała Ek. Ale skoro już mnie pani pyta. Firma jest w niezłych tarapatach. Przychodził do szefowej pewien żyd. Było też kilka innych rzeczy. Podejrzewam, że musiała zaciągnąć pożyczki, żeby ratować interes. Chyba jest mocno zadłużona. Wie pani? Czasami robi okropne wrażenie. Bywa zupełnie załamana. Nie wiem, jakby wyglądała bez grubej warstwy makijażu. Na pewno nie sypia po nocach. Jaki jest jej mąż? Dziwny facet. Trochę lada co, jeśli chce pani wiedzieć. Dziewczyny nie zgadzają się ze mną, ale ja twierdzę, że jej ciągle na nim bardzo zależy. Oczywiście krążyły różne obrzydliwe plotki. Na przykład? spytała Ek. Nie lubię powtarzać plotek. Nie należę do takich ludzi. Jasne. Niech pani mówi dalej. No więc dziewczyny gadały na ich temat. Opowiadały o młodym facecie, bardzo bogatym i trochę szurniętym. Nie żeby był zupełnym wariatem, ale taki pół na pół. Szefowa latała za nim nieprzytomnie. Mógłby postawić firmę na nogi. Wszystko z nim dało się zrobić. Aż tu nagle zalecono mu podróż statkiem. Kto zalecił? Lekarz? Ktoś z Harley Street. Chyba ten lekarz, którego zamordowano w Yorkshire. Mówi się, że został otruty. Sir Bartholomew Strange? Tak. Szefowa była na tym przyjęciu. Mówiłyśmy między sobą, wie pani, tak dla śmiechu, a nuż to szefowa go załatwiła przez zemstę. Tak tylko się wygłupiałyśmy. Oczywiście, zaśmiała się Ek. Takie babskie żarciki. Świetnie to rozumiem. Wie pani, dla mnie pani Dekris pasuje do roli mordercy twarda, bezwzględna. Twarda jak głaz i ma zły charakter. Kiedy jest wściekła, żadna z nas nie śmie do niej podejść. Podobno mąż się i panicznie boi i nic dziwnego. — Wspomniała kiedyś o niejakim Babingtonie? Albo o miejscowości Gilling w Kęcie? — Nie, nie przypominam sobie. Doris spojrzała na zegarek. — O Boże, jak późno! Muszę lecieć! — zawołała. — Do widzenia i dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Do widzenia. Mam nadzieję, że pani artykuł będzie miał powodzenie. Ciekawa jestem, kiedy się ukaże. — Nieprędko się go doczekasz. Mruknęła w duchu ek i poprosiła kelnera o rachunek. Po czym przekreśliła swe rzekome notatki do artykułu i napisała w zeszyciku: Cynthia DeCris. Panuje opinia, że jest w tarapatach finansowych. Przypisuje się jej trudny charakter. Młody człowiek, bogaty, z którym prawdopodobnie miała romans, został wysłany w podróż morską przez sir Bartholomew Stranger. Nie zareagowała na wzmiankę o Gilling. Nie przyznała się do znajomości z Babingtonem. Niewiele tego bąknęła pod nosem. Motyw zabójstwa ser Bartolomiu Wątły. Monsieur Poirot mógłby coś z tego wydedukować. I ja nie potrafię. Rozdział siódmy kapitan de Cris. Ek nie wyczerpała jeszcze całego programu dnia. Skierowała swe kroki do St Johns House, gdzie mieszkali Dekrisowie. St Johns House to nowy, imponujący blok mieszczący luksusowe mieszkania. Wystawne okna, portierzy we wspaniałych liberiach wyglądający jak cudzoziemscy generałowie. Ek nie weszła do budynku. Przechadzała się tam i z powrotem po drugiej stronie ulicy. Po godzinie doszła do wniosku, że musiała przejść kilka mil. Było w pół do szóstej. Wreszcie podjechała taksówka i wysiadł z niej kapitan Dekris. W trzy minuty później Ek przeszła przez ulicę i przestąpiła progi domu. Nacisnęła dzwonek do mieszkania numer trzy. Otworzył sam Dekris. Nie zdążył jeszcze zdjąć płaszcza. Dobry wieczór, odezwała się Ek. Pamięta mnie pan? Spotkaliśmy się w Cornwallie, a potem w Yorkshire. — Oczywiście. Świetnie pamiętam nasze spotkania. Dwukrotnie przy śmierci. Niechże pani wejdzie, pan Nolityngor. — Czy zastałam żonę? — Jest na Bratton Street w swojej firmie. — Wiem, byłam tam dzisiaj. Myślałam, że może już wróciła. I pozwoliłam sobie wpaść na chwilkę. Mam jednak wyrzuty sumienia, że zawracam głowę — powiedziała kokieteryjnie. — Całkiem niebrzydka — pomyślał Dekris. Co tu dużo gadać, świetna dziewczyna. Głośno zaś rzekł: Synthia będzie grubo po szóstej. Ja właśnie przyjechałem z Newberry. Miałem paskudny dzień, wróciłem wcześniej. Może pójdziemy do klubu na drinka? Ek przystała na propozycję. Choć miała słuszne podejrzenia, że dekris wypił już swoją porcję. Siedzieli w półmroku piwnicy Seventy Two Club. Ek sączyła Martini. Powiedziała: świetnie tutaj. Nigdy tu przedtem nie byłam. Freddy Dekris uśmiechnął się popłażliwie. Lubił młode, ładne dziewczyny. Może nie do tego stopnia co inne przyjemności, ale wystarczająco. Kiepska rozrywka, powiedział. Mam na myśli Yorkshire. Lekarz otruty to brzmi trochę jak dowcip. Wie pani o co mi chodzi? To jakby na opak. To lekarz struje ludzi, a nie odwrotnie. Zaśmiał się hałaśliwie z własnych słów i zamówił następną kolejkę ginu. Nieźle pan to ujął, zauważyła Ek. Nigdy w ten sposób o tym nie myślałam. Żartuję, rzecz jasna. To dziwne, rzekła Ek w zadumie. Zawsze, kiedy się spotykamy, ktoś umiera. Rzeczywiście, przyznał Dekris. Chodzi też pani o tego starego kleche, w jak to się nazywa? W tym domu tego aktora. Tak? Podejrzana śmierć, zupełnie raptowna. Człowiek czuje się cholernie nieswojo. Makabra. Korkuje jeden facet, zaraz potem drugi. Człowiek myśli, teraz przyjdzie moja kolej. Bleh. Spotkał pan już przedtem Babingtona? W Gilling? Nie znam takiego miejsca. Nie, nigdy przedtem nie widziałem faceta na oczy. Ciekawe, wykorkował dokładnie tak samo jak Strange. Dziwne. Chyba go nie załatwiono? A jak pan myśli? Dekris potrząsnął głową. Niemożliwe. Nikt nie morduje pastorów, lekarze to co innego. Tak, powtórzyła za nim ek. Lekarze to co innego. Jasne, sam rozum dyktuje to banda wścibskich diabłów, plątał mu się trochę język, pochylił się do przodu. Nie zostawią człowieka w spokoju, rozumie pani? Nie, odparła Ek. I grają z ludzkim życiem. Mają cholernie dużą władzę. Nie powinno się do tego dopuszczać. Nie rozumiem pana. Przecież mówię pani. Zamkną cię, poślą do diabła. Wyraźnie mówię, no nie? Boże, oni są bez serca. Wsadzą pod klucz, odetną od wszystkiego, a ty człowieku jęcz, błagaj, nie puszczą. Mają w nosie twoje cierpienia. Tacy są lekarze, powiadam pani. Ja to wiem. Twarz wykrzywiła mu się boleśnie. Jego ostre jak szpileczki źrenice spoglądały gdzieś poza ek. To piekło! Prawdziwe piekło, co tu gadać. I to nazywają leczeniem. Uczciwą sprawą, świnie! — Czy ser Bartolomiu Strange? — zaczęła ostrożnie Ek. Wpadł jej w słowa. — Ser Bartolomiu Strange! Ser Bartolomiu Blagier! Ciekaw jestem, co słychać w tej jego wspaniałej lecznicy. Choroby nerwowe. Tak się to określa. Raz tam wlazłeś, nie wyleziesz. I mówią, że się idzie z własnej woli. Ładnie mi z własnej woli. Po prostu mają cię w ręku, kiedy ty masz lęki. Trząsł się na całym ciele. Wargi mu obwisły. Jestem rozsypany, rzekł pokornie. Rozsypany na kawałki. Przywołał kelnera. Próbował skusić ek na jeszcze jednego drinka. Kiedy odmówiła, zamówił dla siebie. O, znacznie lepiej, powiedział. Opróżniwszy szklaneczkę. Odzyskałem równowagę. Fatalna historia, jak się traci nerwy. Nie wolno mi denerwować Cynthia. Nie pozwoliła mi gadać. Kiwnął głową raz i drugi. Lepiej nie mówić tego policji. Mogliby pomyśleć, że to ja wykończyłem starego Strange'a, prawda? To jasne, że ktoś go musiał wykończyć. Ktoś z nas. Ha, zabawne. Tylko kto? Oto jest pytanie. A może pan wie, kto? rzekła Ek. Dlaczego pani to mówi? Skąd mam wiedzieć? spojrzał na nią ze złością, podejrzliwie. Nic nie wiem, powiadam pani. Nie miałem zamiaru poddać się temu cholernemu pseudoleczeniu. Nieważne, co na to Synthia. Nie i już. On coś knuł. Oboje coś knuli. A ja, nie taki głupi. Wstał. Jestem silny. Widzi pani? Tak, tak, na pewno. rzekła pośpiesznie Ek. — Niech mi pan powie, słyszał pan coś o niejakiej pani de Rushbridger, która jest w sanatorium? — Rushbridger? Rushbridger? — Stary Strange coś o niej mówił. Co to było? — Nic nie pamiętam. Westchnął, potrząsnął głową. — Pamięć szwankuje w tym rzecz i mam wrogów, masę wrogów. — Może teraz mnie szpiegują? I rozejrzał się niepewnie wokoło, po czym... Pochylił się w stronę ek. Co ta kobieta robiła wtedy w moim pokoju? Jaka kobieta? Podobna do królika. Ta co, pisze sztuki. To było rankiem, po jego śmierci. Wróciłem właśnie ze śniadania. Wylazła ode mnie i poszła przez wyciszone drzwi na końcu korytarza do pomieszczeń dla służby. Dziwne, prawda? Dlaczego była w moim pokoju? Czego szukała? Dlaczego w ogóle myszkowała? Co to wszystko ma z nią wspólnego? I dodał poufnym tonem. A może to prawda, co mówi Cynthia? A co mówi pani Dekris? Że sobie to wyimaginowałem. Że miałem przywidzenia. Zaśmiał się niepewnie. Zdarza się, że mam z widy różowe myszki, węże, tego rodzaju rzeczy. Ale żeby zwidziała mi się kobieta, to zupełnie co innego. Naprawdę ją widziałem. Dziwna z niej sztuka. Okropnie patrzy na człowieka. Przeszywa na wskroś. Opadł na miękkie siedzenie. Zdawało się, że zaraz zaśnie. Ek wstała. — Muszę już iść. Dziękuję panu bardzo. — Jak mi pani nie dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. Wielce zaszczycony. Głos mu zamarł. — Lepiej się zmyje, nim padnie na dobre — powiedziała sobie Ek. Wyszła z zadymionych pomieszczeń Seventy Two Club na rześkie wieczorne powietrze. Pokojówka Beatrice mówiła, że panna Wills wszędzie wścibia nos. A teraz ta opowieść de Crisa. Czego panna Wills szukała u Frediego Dekrisa? Co znalazła? Czy to możliwe, że panna Wills coś wiedziała? A może coś było w tej mętnej historii o Strange'u? Może de Chris potajemnie go nienawidził ze strachu? — Być może. Kapitan słowem jednak nie zdradził się, że ma jakkolwiek nieczyste sumienie w sprawie Babingtona. — Cóż to by była za niespodzianka? — mrugnęła do siebie Ek, gdyby koniec końców pastor nie został zamordowany. Nagle wstrzymała oddech. Zobaczyła przed sobą nagłówek w gazecie. — Wynik ekshumacji w sprawie Kornwalijskiej. Śpiesznie podała pensa i schwyciła za gazetę. Jakaś kobieta zrobiła dokładnie to samo, zderzając się z ek. Kiedy ek przepraszała tamtą za kolizję, rozpoznała sekretarkę sir Charlesa energiczną pannę Milray. Stały obok siebie i przerzucały stronnice, poszukując wiadomości z ostatniej chwili. Jest: wynik ekshumacji w sprawie kornwalijskiej. Słowa tańczyły przed oczami. Analiza organów ciała. Nikotyna. A jednak zamordowany. — O mój Boże! — zawołała panna Milray. — Jakież to okropne! Wzruszenie złagodziło jej zwykły, szorstki sposób bycia. Ek spojrzała na nią zaskoczona. Zawsze uważała panny Milray za stworzenie niezupełnie ludzkie. — Bardzo to przeżywam — wyjaśniła panna Milray. — Zdałam go od dziecka. — Pana Babingtona? — Tak. Widzi pani, moja matka mieszka w Gilling. Tam, gdzie on był kiedyś wikarym. Trudno, żebym była obojętna. — Tak, tak, rozumiem. Prawdę mówiąc, nie wiem, co robić. Zarumieniła się lekko pod zdumionym spojrzeniem Ek. Chciałabym napisać do pani Babington — wyjaśniła śpiesznie. Yy, — Tylko to niezupełnie... nie wiem, co mam zrobić... To wyjaśnienie nie zadowoliło do końca Eck Littingor. Rozdział ósmy Angela Sutcliffe Jest pan przyjacielem czy szpiclem? Chcę wiedzieć. Angela Satcliff siedziała na krześle z prostym oparciem. Gdy mówiła: „ w jej oczach pojawiały się ironiczne błyski. Satterwaite patrzył z podziwem na jej starannie ułożone, szpakowate włosy, na jej skrzyżowane nogi o doskonałej linii i smukłej kostce. Panna Satcliff była naprawdę fascynującą kobietą. Nie traktowała rzeczy poważnie. Na tym głównie, Polegał jej urok? Nieprzyzwoite pytanie zaprotestował Saterthwaite. Najzupełniej przyzwoite. Czy pofatygował się Pan tu dla moich pięknych oczu, jak urocz omawiają Francuzi? Czy też w obrzydliwych zamiarach wyduszenia ze mnie czegoś o morderstwach? Jakże może Pani wątpić w prawdziwość pierwszej możliwości? rzekł Saterthwaite z lekkim ukłonem. Mogę i wątpię. Odparła żywo aktorka. Należy pan do tych ludzi, którzy tylko z pozoru są łagodni jak baranek, a w rzeczywistości krwiożercze z was bestie. Ależ nie, nie, ależ tak, tak. Trudno mi się tylko zdecydować, czy pańska wizyta to dla mnie obraza, czy komplement. Chociaż być potencjalnym mordercą to jednak komplement przechyliła lekko głowę z powolnym, pełnym wdzięku, niezawodnym uśmiechem na twarzy. Urocze stworzenie, stwierdził w duchu Satterthwaite, a głośno powiedział: Przyznaję, droga pani, że śmierć ser Bartolomew Strange'a bardzo mnie intryguje. Parałem się już takimi sprawami. Może obiło się pani o uszy. I skromnie zawiesił głos, mając być może nadzieję, że panna Sutcliffe podchwyci ten temat. Spytała jednak tylko, — Niech mi pan powie, czy jest coś w tym, co mówiła ta dziewczyna? — Jaka dziewczyna? Co mówiła? — Ta mała Lityngor, zadurzona w Charlesie. Nawiasem mówiąc, ten stary łajdak ją zdobędzie. A więc ta cała ek uważa, że staruszek w Kornwalii został zamordowany. — A co pani o tym myśli? — Cóż, dokładnie taki sam wypadek. Dziewczyna jest niegłupia. Pana zdaniem Charles ma poważne zamiary? Podejrzewam, że pani zdanie jest w tej sprawie daleko bardziej miarodajne. Ależ pan dyskretny? Do znudzenia, zawołała panna Sadkliw. Ja, dodała z westchnieniem, jestem przerażająco niedyskretna, zatrzepotała powiekami. Znam dobrze Charlesa, w ogóle znam mężczyzn. Charles jest na najlepszej drodze do ustatkowania się. Chodzi w aureoli cnoty. Na moje oko zakręci się wokół założenia rodziny w rekordowo krótkim czasie. Boże, jacy nudni stają się mężczyźni, kiedy postanawiają się ustatkować. Tracą cały urok! Zawsze się zastanawiałem, dlaczego sir Charles nigdy się nie ożenił zadumał się Satterthwaite. Nigdy nie wykazywał najmniejszej ochoty do żeniaczki. Nie nadawał się na ojca rodziny, drogi panie. Cóż to był za cudowny mężczyzna? Westchnęła. Spojrzała na Saterflueta z lekkim mrugnięciem oka. On i ja byliśmy kiedyś. No po co ukrywać coś, co i tak jest publiczną tajemnicą? Było nam dobrze ze sobą. Do tej pory jesteśmy w wielkiej przyjaźni. Pewno dlatego mała Lityngor patrzy na mnie wilkiem i podejrzewa, że wciąż mam słabość do Charlesa. Może i mam. W każdym razie. Nie spisałam na razie wspomnień o moich przygodach miłosnych, co zwykle robią aktorki. Gdybym to zrobiła, Panna Lityngor nie byłaby zachwycona, raczej wstrząśnięta. Dzisiejsze dziewczyny nie trudno zaszokować, i matka ta nie byłaby wcale zgorszona. Zaskoczyć czymś te słodkie damy z późnej epoki wiktoriańskiej jest doprawdy sztuką. Mówią bardzo mało, ale zawsze mają najgorsze myśli. Pan Sutterthwaite ograniczył się do uwagi. — Chyba słusznie pani podejrzewa, że ten Ngor nie darzy pani zaufaniem. Angela Sutcliffe zmarszczyła brwi. — A może jestem o nią trochę zazdrosna? My, kobiety, jesteśmy jak kocice. Drap, drap, miał, miał, mru, mru — wybuchnęła śmiechem. Dlaczego Charles nie przyszedł mnie pouczyć? Przez zbytnią delikatność? Uważa, że jestem winna? Czy jestem winna, panie Satterfleet? Jak pan myśli? Wstała i wyciągnęła rękę. Wszystkie wonie arabii nie odejmą tego zapachu z tej małej ręki przerwała. Nie jestem Lady Macbeth. Mój żonr to komedia. Zresztą, gdzie motyw? To prawda. Lubiłam Strange'a. Byliśmy przyjaciółmi, po cóż miałabym się go pozbyć? Jako jego przyjaciółka chętnie wzięłabym udział w polowaniu na morderce. Mogę w czymś pomóc? Czy jest coś, panno Satkliw, coś, co pani widziała lub słyszała, co mogłoby rzucić jakieś światło na sprawę? To, co wiedziałam, zeznałam policji. Spotkanie dopiero co się rozpoczęło. Śmierć nastąpiła zaraz pierwszego wieczora. Co pani powie o kamerdynerze nie zwróciłam na niego uwagi, nikt nie zachowywał się dziwnie nie tylko ten chłopak jak mu tam manders pojawił się dość nieoczekiwanie Ser Bartolomiu był zaskoczony chyba tak powiedział mi zanim udaliśmy się na kolację, że to dziwna sprawa użył pamiętam określenia. Nowy sposób kruszenia tamy. Tyle, że skruszył mi ogrodzenie, dodał. Ser Bartolomiu był w dobrym humorze? Doskonałym. A co z tajnym przejściem? Wspomniała pani o nim policji. Sądzę, że wyjście znajduje się w bibliotece. Gospodarz obiecał, że mi je pokaże. Biedak nie zdążył. Jak doszło do tego tematu? Rozmawialiśmy o jego najnowszym nabytku, orzechowym biurku. Zapytałam, czy posiada tajną szufladę. Dodałam, że uwielbiam tajne szuflady. To moja skryta namiętność. A on — nie, nie mam tajnej szuflady, mam za to tajne przejście. — Czy doktor wspominał o swojej pacjentce, pani de Rush Bridger? Nie. — Była pani kiedyś w miejscowości Gilling w Kęcie? — Gilling? — Nie, nie byłam w Gilling. — Czemu pan pyta? Znała pani przedtem Babingtona, prawda? Babington? Któż to taki? Człowiek, który umarł lub został zabity w krótszym gnieździe. A, pastor, zapomniałam jego nazwiska. Nie, nigdy go przedtem nie spotkałam. Kto panu powiedział, że go znałam? Ktoś kto powinien wiedzieć, odparł z uchwale Satterthwaite. Panna Satcliffe była wyraźnie ubawiona — Drogi panie, czy podejrzewa się mnie o romans z pastorem? Archidiakoni to często bardzo niegrzeczni chłopcy. Czemu wikary miałby być gorszy? Mężczyzna jak inni. Niech jednak pamięć biednego duchownego pozostanie czysta. Nigdy przedtem nie widziałam tego człowieka na oczy. Satterfoot chcąc nie chcąc, musiał się zadowolić jej oświadczeniem. Rozdział dziewiąty Muriel Wills Adres Upper Carthart Road pod numerem 5 w Tuting nie wydawał się właściwy dla autorki sztuk satyrycznych. Pokój, do którego wprowadzono Sir Charlesa, miał ściany w kolorze szarej owsianki z fryzem w barwie złotokapu. Zasłony z różowego aksamitu, wszędzie porozstawiane fotografie i chińskie porcelanowe psy. Telefon dyskretnie skrywała dama w marszczonych spódnicach. Pełno było małych stoliczków i podejrzanie wyglądających mosiądzów z Birmingham via Daleki Wschód. Panna Wills weszła do pokoju tak bezszelestnie, że sir Charles, zajęty oglądaniem śmiesznej lalki Pierota o wydłużonym kształcie leżącej na sofie, nie usłyszał kroków. Podskoczył, gdy doszedł go piskliwy głos: Witam pana. Sir Charles? Co za miła niespodzianka? Gospodyni miała na sobie lejącą się suknię z dzianiny, wiszącą smutnie na jej kanciastej figurze. Pończochy marszczyły się na nogach, obutych w pantofle z nakierowanej skóry, na bardzo wysokich obcasach. Sir Charles przywitał się, przyjął papierosa i spoczął na sofie obok lalki pierota. Panna Wills usiadła naprzeciw. Światło dzienne odbijało się w jej pinsnes, rzucając drobne błyski. „że też pan mnie tu odnalazł” mówiła panna Wills. — „mama będzie zachwycona. uwielbia teatr, zwłaszcza coś romantycznego. ta sztuka, w której grał pan księcia na jakimś uniwersytecie, stale o niej opowiada. lubi chodzić na poranne przedstawienia i obiadać się czekoladkami. jest wtedy szczęśliwa. taka to już osoba.” To cudowne, odparł ser Charles, wspaniałe uczucie, świadomość, że ludzie o nas pamiętają. Pamięć publiczności jest krótka, dodał z westchnieniem. Spotkanie z panem to dla niej wielkie przeżycie, ciągnęła panna Wills. Przedwczoraj była tu Angela Sutcliffe. Mama była tak podniecona. Angela była u pani? Tak. Gra w mojej sztuce, a piesek się śmieje. A prawda, czytałem o tym. Ciekawy tytuł. Cieszę się. Pannie Satkliw także się podoba. Nowoczesna wersja tradycyjnych wierszyków dla dzieci. Ple ple, nonsens, banialuki. Ona gra pierwsze skrzypce, o to chodzi. Niezły pomysł. Dzisiejszy świat jest jak zwariowany wierszyk dla dzieci, a piesek z tego się śmieje, czy tak? I dodał w myśli: Ona jest tym pieskiem spogląda z boku i szydzi światło przestało odbijać się w pince-nez i sir charles ujrzał bladoniebieskie oczy panny wills wpatrujące się w niego przenikliwie ta kobieta ma szatański zmysł humoru powiedział do siebie głośno zaś zapytał czy domyśla się pani co mnie tu sprowadza podejrzewam odparła filuternie panna wills że nie chodzi tylko o moją skromną osobę. Sir Charles zastanawiał się przez chwilę nad różnicą pomiędzy słowem mówionym i pisanym. W piórze panna Wills była błyskotliwa i cyniczna, w mowie kokieteryjna. Prawdę mówiąc, Satterfaight podsunął mi ten pomysł, rzekł Cartwright. Uważa się za wielkiego znawca charakterów. Jest bystrym obserwatorem, wtrąciła panna Wills. Powiedziałabym, że ludzie to jego hobby. Jest głęboko przekonany, że jeśli było coś godnego uwagi tamtego wieczoru w Milford Abbey, to pani na pewno to zauważyła. Tak powiedział? Dokładnie. Przyznaję, bardzo mnie ta sprawa zainteresowała, powiedziała wolno panna Wills. Widzi pan, nigdy nie widziałam z bliska morderstwa, a pisarz powinien. Ze wszystkiego czerpać materiał. To chyba znana prawda. Starałam się więc mieć oczy otwarte, co przecież zrozumiałe. Tak wyglądała wersja panny Wills owego wścibiania nosa w ujęciu Beatriz. Otwarte na gości? Tak, na gości. I co pani zauważyła? Przesunęła Pinsnes. Właściwie nic. Odparła. W przeciwnym razie zameldowałabym rzecz jasna policji, dodała zasadniczym tonem. A jednak pani coś zaobserwowała? Ja zawsze coś zaobserwuję. To silniejsze ode mnie, taka już jestem zachichotała lekko. A zatem coś pani zauważyła? Co konkretnie? Ach, nic, to znaczy nic, co byłoby czymś dla pana. Sir Charles. Po prostu drobiazgi dotyczące ludzi. Uważam, że ludzie są tak niezwykle interesujący. Wie pan, tacy typowi. Typowi dla czego? Dla siebie samych. Och, nie potrafię tego wytłumaczyć. Jestem tak nieporadna w słowach, i znowu zachichotała. Bardziej zabójcza w piórze niż w mowie, zauważył aktor z uśmiechem. Wcale nie wiem, czy mi się podoba pana określenie, sir Charles. Musi pani przyznać, droga panno Wells, że pani pióro jest dość bezlitosne. Jest pan naprawdę okropny. To pan jest bezlitosny dla mnie. Po raz kończyć z tym przekomarzaniem zdecydował Cartwright i zapytał: A więc żadnych konkretnych odkryć, pan Wells? W zasadzie nie. Może jedno. Zauważyłam coś. O czym zapomniałam powiedzieć policji? Co takiego? Chodzi o kamerdynera. Miał czerwone znamie na lewym przegubie. Zauważyłam je, kiedy podawał mi jarzyny. Taka informacja może się przydać. Nawet bardzo. Policja staje na głowie, żeby znaleźć Elisa. Doprawdy panno Wils bardzo bystra z pani kobieta. Nikt ze służby, nikt z gości nie zwrócił uwagi na ten szczegół. Ludzie rzadko korzystają z oczu, nie uważa pan? Proszę mi opisać znamie, umiejscowienie, wielkość. Niech pan pokaże przegub. Sir Charles wyciągnął rękę. Dziękuję. W tym miejscu. I panna Wills wskazała palcem. W rozmiarze mniej więcej sześciopensówki, w kształcie przypominającym Australię. Dziękuję. Teraz widzę je dokładnie, rzekł sir Charles cofając rękę i opuszczając mankiet. — Czy powinnam zawiadomić policję? — Koniecznie. To może mieć kolosalne znaczenie w pochwyceniu zbiega — zawołał skwapliwie. — W powieściach kryminalnych morderca zawsze ma jakiś znak szczególny. Dlaczego u licha życie miałoby być gorsze? — W książkach przeważnie jest blizna — stwierdziła panna Wills w zamyśleniu. — Znamie jest równie dobre — powiedział Sir Charles — był zadowolony, jak mały chłopiec. Problem polega na tym, podjął, że ludzie przeważnie są nijacy. Nie ma czego się uchwycić. Panna Wills rzuciła mu pytające spojrzenie. Weźmy Babingtona. Zupełnie niesprecyzowana osobowość, żadnej cechy szczególnej. Miał bardzo charakterystyczne dłonie, zaprotestowała panna Wills. Ręce człowieka wykształconego. Tak bym to określiła. Palce trochę powykręcane przez reumatyzm, ale szlachetne, z pięknymi paznokciami. Ależ z pani obserwatorka. Prawda, zapomniałem, że pani znała go wcześniej. Znałam pana Babingtona? Tak, mówił mi kiedyś. Zaraz, zaraz, gdzie to było? Panna Wills zdecydowanie potrząsnęła głową. To nie o mnie chodzi. Pomylił mnie pan z inną osobą. Albo on coś pokręcił. Nigdy go przedtem nie spotkałam. Hmm, — W takim razie to nieporozumienie. Myślałem, że w Gilling i spojrzał na nią badawczo. Panna Wills była całkiem zdecydowana. — Nie — powtórzyła. — Czy przyszło pani do głowy, że jego także zamordowano? — Wiem, że pan i panna Lyttengore tak uważacie. W każdym razie pan. — Och, a e, jak pani myśli? — Mało prawdopodobne — odparła panna Wills. Sir Charles zbity z tropu zupełnym brakiem zainteresowania tą kwestią zmienił temat. Niech mi pani powie, czy sir Bartholomew Strange wspominał pani kiedyś o niejakiej pani de Bridger? Nie, nie przypominam sobie. To jego pacjentka, cierpiąca na załamanie nerwowe i zanik pamięci. Owszem, rozmawialiśmy o przypadkach zaniku pamięci. Opowiadał, że hipnozą można przywrócić człowiekowi pamięć. Ach tak? Może to znaczące. Kto wie? Cartwright ze zmarszczonym czołem pogrążył się w zadumie. Panna Wills siedziała w milczeniu. Nic więcej nie ma mi pani do powiedzenia? Na przykład o kimś z gości? Zachęcał sir Charles. Wydawało mu się, że panna Wills zawahała się na moment, nim udzieliła odpowiedzi. Nie. — A pani Dekris? Albo kapitan Dekris? A może pan na Czy Oliver Manders? — nalegał. Za każdym razem, gdy wymawiał nazwisko, bacznie się w nią wpatrywał. Raz wydawało mu się, że dostrzegł błysk w oku za z Nie był jednak pewien. — Nie mam nic do dodania, sir Charles. — Trudno — wstał i dorzucił. — Wade będzie rozczarowany. — Przykro mi. — rzekła panna Wills, składając buzię w ciup. — A ja przepraszam, że panią niepokoiłem. Przerwałem zapewne pisanie. Rzeczywiście pisałam. — Następną sztukę? — Tak. Zwierzę się panu, że zamierzam w niej wykorzystać niektóre osoby z przyjęcia w Milford Abbey. — A zniesławienie? — Och, z tym nie będzie kłopotu. Ludzie rzadko kiedy potrafią dopatrzyć się siebie. — Zachichotała. W każdym razie nie wtedy, gdy, jak pan to ujął, autor jest naprawdę bezlitosny. A więc pani uważa, że wszyscy mamy wygórowane wyobrażenia o sobie i nie widzimy brutalnej prawdy? Nie myliłem się, panno Wills. Pani jest rzeczywiście okrutna. Niech pan się nie obawia, sir Charles, rzekła z uśmieszkiem panna Wills. Kobiety nie są okrutne dla mężczyzn, chyba że chodzi o jakąś konkretną osobę. Są okrutne tylko dla kobiet. — Czyli skierowała pani ostrze swego noża na jakąś nieszczęsną przedstawicielkę płci pięknej? Ciekawe na którą? — Spróbuję odgadnąć. Kobiety na ogół nie przepadają za syntią. Panna Wills nie odpowiedziała. Wciąż uśmiechała się. Trochę jak kocica. — Czy sama pani pisze, czy też dyktuje pani? Sama pisze i oddaje do przepisania. Powinna pani mieć sekretarkę? Być może. Ma pan ciągle tę bystrą pannę, e, jakiej tam, pannę Milrej? — Tak, nadal zatrudniam pannę Milrey. Wyjechała na jakiś czas do matki na wieś, ale już wróciła. Niezwykle sprawna. Na no, taką wygląda. Może trochę zbyt impulsywna? Panna Milrey? Impulsywna? Sir Charles był zdumiony. W największym przypływie fantazji nie przyszłoby mu do głowy przypisywać impulsywność swej sekretarce. Może sporadycznie, dodała panna Wills. Sir Charles pokręcił głową. Panna Millray to doskonały robot. Do widzenia, panno Wills. Jeszcze raz przepraszam za najście. Niech pani nie zapomni zawiadomić policji, wie pani o czym. O znamieniu na prawym przegubie kamerdynera. Na pewno nie zapomnę. To do widzenia. A, jeszcze sekunda. Powiedziała pani prawy przegub? Przedtem mówiła pani o lewym. Naprawdę? To zabawne. Więc lewy czy prawy? Panna Wills zmarszczyła brwi i przymknęła oczy. Zaraz. Niech pomyślę. Siedziałam tak, a on. Proszę, niech mi pan poda ten mosiężny talerz, niby półmisek z jarzynami. Z lewej strony podał jej wyklepane mosiężne paskudztwo. — Życzy pani sobie kapusty? — Dziękuję. Mam teraz pewność. Lewy przegub, tak jak powiedziałam na początku. Pomyliłam się za drugim razem. — Lewe z prawym zawsze się myli — rzekł Cartwright i pożegnał się po raz trzeci. Podszedł do drzwi i obejrzał się za siebie. Panna Wills nie patrzyła w jego stronę. Stała tam, gdzie ją zostawił, wpatrywała się w ogień na kominku, a na ustach miała uśmiech usatysfakcjonowanej złośliwości. Sir Charles przestraszył się. Ta kobieta coś wie, powiedział do siebie. Przysiągłbym, że coś wie, i ani myśli się zdradzić, do diabła. Co to może być? Rozdział dziesiąty Oliver Manders Pan Sutterthwaite wszedł do gmachu firmy Spire and Ross, spytał o Olivera Mandersa i podał swą wizytówkę. Wprowadzono go do niewielkiego pomieszczenia, gdzie za biurkiem siedział Oliver. Młodzieniec wstał i wyciągnął na powitanie rękę. — Miło mi, że pana widzę. W tonie jego głosu wyczuwało się inne słowa. — Przykro mi, ale pana wizyta jest mi cholernie nie na rękę. Pan Satterthwaite łatwo się nie zrażał. Usiadł, wydmuchał nieśpiesznie nos i zerkając nad chusteczki zapytał: Czytał pan poranne wiadomości o nowym kursie walut? Dolary nie mówię o dolarach odparł Satterthwaite. — Śmierć wynik ekshumacji z lumów. Babingtona otruto. Nikotyną. Ach, o to chodzi, tak, czytałem. To coś dla naszej energicznej ek. Upierała się przy morderstwie. Pana to nie interesuje? Nie mam tak prymitywnych upodobań. W końcu morderstwo wzruszył ramionami. To rzecz brutalna, nieartystyczna, nie zawsze nieartystyczna. Nie? Być może to zależy, kto je popełnia. Jestem przekonany, że pan na przykład popełniłby zbrodnię w wysoce artystyczny sposób. Miło mi to słyszeć, wycedził Oliver przez zęby. Ale szczerze mówiąc, mam nieszczególne zdanie o pana symulowanym wypadku. Policja zresztą też. Zapanowało milczenie. Po chwili rozległ się brzęk pióra upadającego na podłogę. Oliver odezwał się pierwszy. Przepraszam, nie rozumiem pana? Wie pan. To pana dość nieartystyczne przedstawienie w Milford Abbey. Byłbym ciekaw, dlaczego właściwie pan je wykonał. Znowu milczenie, po czym głos Olivera. Mówi pan, że policja. Podejrzewa? Saterfwait przytaknął. To wygląda cokolwiek dziwnie, zgodzi się pan? Spytał żartobliwie. Może jednak ma pan w zanadrzu jakieś doskonałe wyjaśnienie? Owszem, Mam, odparł powoli Oliver. Dobre czy nie? Tego nie wiem. Pozwoli pan, że to rozstrzygnę? Manders powiedział po chwili. Znalazłem się tam na prośbę samego sir Bartolomiu. Co takiego? Krzyknął pan satterwaite w najwyższym zdumieniu. Zaskakujące, prawda? Ale prawdziwe. Dostałem od niego list. Zwrócił się do mnie, żebym sfingował wypadek i poprosił o gościnę. Pisał, że nie może przedstawić swoich powodów w liście, że wytłumaczy mi wszystko przy najbliższej okazji. Wytłumaczył? Nie. Znalazłem się u niego przed samą kolacją. Nie był ani przez chwilę sam, a pod koniec kolacji już nie żył. Z zachowania Olivera wyparowało całe znużenie utkwił w gościu swe ciemne oczy. Wydawało się, że uważnie studiuje jego reakcję. Ma pan ten list? Podarłem go. Szkoda, rzekł sucho Satterthwaite. Nie mówił pan nic policji? Nie. To brzmi fantastycznie. Jest fantastyczne. Satterthwaite potrząsnął głową. Czy Strange rzeczywiście taki list napisał? To zupełnie nie w jego stylu. Historyjka miała melodramatyczną wymowę, tak kłócącą się z pogodą i zdrowym rozsądkiem doktora. Satterwhite spojrzał na chłopaka. Oliver wciąż się w niego wpatrywał. Starszy pan pomyślał — bada, czy przełknąłem jego opowieść. Zapytał — ser Bartolomiu nie podał żadnych, absolutnie żadnych powodów swej prośby? Żadnych. — Niesamowita historia. Oliver milczał. — Pan jednak posłuchał wezwania? Manders na powrót przyjął znużoną postawę. — Tak, wreszcie jakiś odświeżający kąsek dla znudzonego podniebienia. Byłem ciekaw, przyznaję. — I nic więcej? — Jak to, nic więcej? Sutterthwaite nie bardzo wiedział, co ma na myśli. Wiódł go jakiś bliżej nieokreślony instynkt. Chodzi mi o to, czy jest jeszcze coś, co mogłoby świadczyć przeciw panu. Milczenie. Po chwili chłopak wzruszył ramionami. Wszystko jedno, mogę to już z siebie zrzucić. Ta kobieta i tak nie będzie trzymać języka za zębami zatrwłejt patrzył pytająco. To było rankiem po morderstwie. Rozmawiałem z tą Antony Astor. Wyjąłem portfel i coś mi wypadło. Podniosła to i zwróciła mi. Co to było za coś? Niestety zdążyła zauważyć: był to wycinek z gazety o nikotynie. Jaka to śmiertelna trucizna i tego typu. Skąd pana zainteresowanie nikotyną? Nigdy się tym nie interesowałem. Chyba musiałem włożyć kiedyś ten wycinek do portfela, ale zupełnie sobie tego faktu nie przypominam. Dziwne, prawda? Kiepsko to wymyślił, stwierdził w duchu Saturfwaite. Na pewno, ciągnął Oliver Manders, poszła już z tym na policję. Saturfwaite pokręcił głową. Nie sądzę. Wygląda mi na kobietę, która lubi zatrzymać swoją wiedzę dla siebie. Jest swego rodzaju kolekcjonerką. Manders pochylił się gwałtownie do przodu. — Jestem niewinny, całkowicie niewinny. — Przecież nie sugerowałem, że jest pan winny — rzekł łagodnie Satterthwaite. — Ktoś jednak to sugerował, na pewno. Ktoś napuścił na mnie policję. — Ależ nie — zaprzeczył Satterthwaite. — Dlaczego więc pan dziś do mnie przyszedł? — Częściowo z powodu mego... Ech, do chodzenia na miejscu saterfałek mówił nieco pompatycznie, a częściowo na skutek podszeptu pewnego przyjaciela. Kim on jest? To Herkules Poirot. — Ach, ten! wybuchnął Oliver. Znowu w Anglii? Tak. Dlaczego wrócił? Saterfałek wstał. A dlaczego pies rusza na polowanie? I rat ze swej riposty opuścił pokój. Rozdział jedenasty, Szery Party upuaro w luksusowym apartamencie hotelu Ritz. Poirot, zagłębiony w wygodnym fotelu, słuchał. Eck siedziała na poręczy krzesła. Sir Charles stał przed kominkiem, a Satterthwaite ulokował się w pewnej odległości i obserwował. Klapa na całej linii, orzekła Eck. Poirot zaprzeczył. Nie, nie. Przesadza pani. Jeśli idzie o powiązania Babingtona, zgoda, ale są nowe, cenne informacje. — Panna Wills coś wie — odezwał się ser Charles. — Daje głowę. — Kapitan Dekris też nie ma czystego sumienia, a pani Dekris rozpaczliwie potrzebowała pieniędzy. Ser Bartolomiu wszedł jej w drogę i pokrzyżował plany. — A co pan myśli o opowieści młodego Mandersa? — Bardzo szczególna, przy tym zupełnie nietypowa dla ser Bartolomiu Strange'a. — Sugeruje pan, że Manders kłamie? spytał ser Charles, bez ogródek. — Jest tyle rodzajów kłamstw — odparł Hercules Poirot. I dodał po chwili —— Panna Wills napisała sztukę dla Angeli Sutcliffe, jeśli się nie mylę? Premiera w przyszłą środę. — Ach tak? Znowu zamilkł. Ek zagadnęła. — Niech pan nam powie, co teraz mamy robić. Mały belk uśmiechnął się — Zostaje tylko jedno — myśleć. — Myśleć? — wykrzyknęła Ek z pogardą. Płaro uśmiechnął się jeszcze promienniej. — Ależ tak, właśnie, myśleć. Myśleniem daje się rozwiązać każdy problem. — A nie można czegoś robić? — Działać, działać. To coś dla pani, prawda, mademoiselle? Na pewno jest jeszcze sporo do zrobienia. Na przykład ta miejscowość Gilling — gdzie mieszkał przez tyle lat pan Babington? Można tam pojechać, popytać. Podobno matka panny Milroy mieszka w Gilling, jest inwalidką. Inwalida wie wszystko. Wszystko słyszy i niczego nie zapomina. Niech pani z nią porozmawia. A nuż coś pani odkryje. A pan? Pan nie zamierza nic robić? uparcie ciągnęła swoje ek. Poirot mrugnął do niej. — Nalega pani, bym i ja wziął się do działania? — Ech, wiem. Będzie, jak pani sobie życzy. Tylko ja się stąd nie ruszę. Jest mi tu bardzo wygodnie. Wie pani, co zrobię? — Wydam party. — Szary party? To chyba ostatnio modne. — Szery party? — Precismo? — Zaproszę panią de Cris, kapitana de Crisa, panne pannę panne Wells, pana Mandersa... I pani czarującą matkę, mademoiselle. A mnie? Naturalnie, panią także. Wszystkich tu obecnych. Hurra! krzyknęła Ek. Nie może pan mnie zawieść, messie Poirot. Coś się stanie na przyjęciu. Stanie się, prawda? Zobaczymy, rzekł Poirot. Niech pani jednak nie oczekuje zbyt wiele, mademoiselle. A teraz chciałbym zostać chwilę sam na sam z sir Charlesem. Muszę zasięgnąć jego rady. Czekając na windę u boku pana Satterfaitha, Ek zawołała z ekstazą. Cudownie, zupełnie jak w powieści kryminalnej. Wszyscy tam będą, a on nam powie, kto zabił. To się okaże, powiedział Satterfaith. Szery party odbyło się w poniedziałek wieczór. Wszyscy przyjęli zaproszenie. Czarująca i niedyskretna panna Satkliw rozglądała się wokół z figlarnym uśmiechem. — Istna pajęczyna, Messie Poirot, a my, nieszczęsne muchy, wpadliśmy prosto w jej sieć. Jestem przekonana, że zaraz przedstawi nam pan błyskotliwe rezime całej sprawy, po czym nagle wskaże pan mnie palcem. — Nazwisko twoje — kobieta. A wszyscy rzekną — to ona. Ja wybuchnę płaczem, wyznam grzechy, bo zbyt łatwo ulegam sile słowa. Och, Messie Poirot — — Jakże się pana boję. — Quelle zawołał Poirot, zajęty napełnianiem kieliszków. Podał jej szery z lekkim ukłonem. — To małe, przyjacielskie spotkanko. Nie mówmy o morderstwach, rozlewie krwi i truciźnie. — La, la. — Takie rzeczy psują apetyt. Wręczył kielich ponurej, nieprzystępnej pannie Milrej, która przyszła wraz z Sir Charlesem. — Voilà! Rzekł Puaro, gdy skończył obsługiwać gości. Zapomnijmy o smutnych okolicznościach naszego pierwszego spotkania. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Ach maler, znowu wspomniałem o śmierci. Madame — skłonił się przed panią Dekris. Wszystkiego dobrego. Proszę przyjąć wyrazy uznania, ma pani cudowną suknię. Pani zdrowie, Ek — Zawołał sir Charles. Zdrowie? Powiedział Freddy Dekris. Każdy coś wymamrotał, silił się na wesołość. Wszyscy postanowili wyglądać radośnie i beztrosko. Jeden poirot był naturalny i rozluźniony. Przedkładam sherry nad koktajle, nie mówiąc już o whisky. Kelurar! whisky. Whisky ruinuje, po prostu ruinuje podniebienie. Subtelne wina francuskie. Żeby je docenić, nie wolno nigdy, nigdy... — Och, Kaskilja! — przerwał mu jakiś dziwny odgłos, jakby zduszony krzyk. Oczy obecnych zwróciły się na ser Charlesa, który z grymasem na twarzy chwiał się na nogach. Kielich wypadł mu z ręki i potoczył się po dywanie. Aktor zrobił kilka kroków na oślep i upadł. Zapadła cisza. Wszyscy osłupieli. W chwilę potem Angela Sutcliffe krzyknęła, a Ek rzuciła się naprzód. Charles, wołała Ek. Och, Charles. Skoczyła przed siebie, ale pan Sutterfwaite przytrzymał ją delikatnie za ramię. Och, mój Boże, zawołała Lady Mary. Znowu, tylko nie to. Otruty. I on otruty, krzyczała Angela Sutcliffe. Okropne, och, Boże, to straszne i nagle rzuciła się na kanapę, łkając i śmiejąc się na przemian, co sprawiało przeraźliwe wrażenie. Poirot opanował sytuację. Uklęknął przy leżącym. Reszta cofnęła się i stała w oczekiwaniu. Poirot podniósł się z klęczek, machinalnie otrzepując kolana. Rozejrzał się po zgromadzonych. Panowała cisza, którą przerywał tylko zduszony szloch Angeli Sadcliffe. Drodzy przyjaciele... — zaczął Poirot. Ek przerwała mu gwałtownie. — Głupiec! Kokieteryjny głupiec! Udaje wielkiego i wspaniałego, że niby to wszystko wie i dopuszcza do tego, co się stało. Kolejne morderstwo pod samym jego nosem! Gdyby zostawił nas w spokoju, nigdy by do tego nie doszło. To on zabordował Charlesa, ten... 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 Nie mogła wydobyć z siebie słów. Poirot pokiwał głową pełen powagi i smutku. — To prawda, mademoiselle. Przyznaję. To ja zabiłem ser Charlesa. Tylko widzi pani szczególny ze mnie morderca. Mogę zabić i mogę przywrócić do życia. Odwrócił się i innym już głosem, swym zwykłym, przepraszającym tonem powiedział: Wspaniałe przedstawienie, ser Charles, moje gratulacje. A teraz kurtyna. Aktor ze śmiechem skoczył na równe nogi i skłonił się ironicznie przed publicznością. Ek, zaczerpnęła głęboko tchu. Monsieur Poirot, jest pan. jest pan wcielonym diabłem. Charles, krzyknęła Angela Sutcliffe, ty potworze. Dlaczego? Jak? Co ulicha? Poirot uniósł rękę, prosząc o ciszę. Monsieur, madame? Proszę o wybaczenie. Ta maleńka farsa miała na celu dowiedzenie wszystkim, nie pomijając mojej osoby faktu, który rozum kazał mi uznać za prawdę. Proszę posłuchać. Wśród kielichów na tacy jeden zawierał łyżeczkę czystej wody. Woda miała zastąpić nikotynę. Podobnych używali ser Charles i Sir Bartolomiu. Dzięki grubemu roznietemu szkłu niewielka ilość bezbarwnego płynu jest niedostrzegalna. Proszę sobie wyobrazić kieliszek z porto ser Bartolomiu Strange'a. Kiedy postawił go na stole, ktoś wprowadził doń odpowiednią ilość czystej nikotyny. Mógł to zrobić każdy. Kamerdyner, pokojówka, jeden z gości, ktoś, kto wślizgnął się do jadalni. Nadeszła pora deseru. Rozlano porto, napełniono kielichy. Ser Bartolomiu pije i umiera. Dzisiejszego wieczoru oglądaliśmy trzecią tragedię upozorowaną poprosiłem ser Charlesa by odegrał rolę ofiary zrobił to po mistrzowsku a teraz przypuśćmy że nie byliśmy świadkami farsy lecz rzeczywistości ser Charles nie żyje czym się teraz zajmie policja panna Satcliff zawołała pierwsza oczywiście kieliszkiem i wskazała leżący na dywanie tam gdzie upuścił go ser Charles Pan dolał wody, ale gdyby to była nikotyna, więc załóżmy, że jest to nikotyna. Poirot musnął kieliszek czubkiem buta. Uważa pani, że analiza wykaże jej ślady? To oczywiste. Poirot zaprzeczył. Otóż nie. Myli się pani. Analiza nie wykaże nikotyny. Goście osłupieli. Widzicie państwo? Uśmiechnął się. To nie jest kieliszek z którego pił sir Charles. I wciąż uśmiechając się, przepraszająco wyjął inny z wewnętrznej kieszeni marynarki. Oto jego kieliszek. Jest to prosta teoria sztuki magicznej, podjął. Uwaga nie może się skupiać na dwóch rzeczach jednocześnie. Żeby moja sztuczka się powiodła, zainteresowanie musi ogniskować się gdzie indziej. Przychodzi taki moment, moment psychologiczny. Kiedy sir Charles spada jak martwy, wszyscy kierują oczy na jego nieruchome ciało, tłoczą się przy nim i nikt, absolutnie nikt, nie patrzy na Herkulesa Poirot. Wykorzystuję tę chwilę, by niepostrzeżenie wymienić kieliszki. Widzicie, Państwo, dowiodłem Wam swej teorii. Był taki moment w krótszym gnieździe, był też w Milford Abbey, a zatem niczego nie było. W szklance z koktajlem. Niczego nie było w kieliszku sporto. Kto je podmienił? zawołała Ek. Patrząc na nią Płaro odparł: Tego musimy się jeszcze dowiedzieć. Nie wie pan? Płaro wzruszył ramionami. Goście niepewnie zaczęli się rozchodzić, byli dość chłodni, czuli się okpieni. Płaro zatrzymał ich gestem ręki. Jeszcze momencik. Mam coś państwu do powiedzenia. Dziś wieczorem Odegraliśmy komedię, ale komedia może być odegrana na poważnie, może stać się tragedią. W pewnych okolicznościach morderca uderzy po raz trzeci. Mówię do wszystkich: Jeśli ktokolwiek coś wie, coś, co może rzutować na obie zbrodnie, błagam o wyjawienie tego teraz. Zatrzymanie wiadomości dla siebie w tak krytycznej chwili jest dużym ryzykiem. Przemilczenie może zakończyć się śmiercią, dlatego jeszcze raz proszę: Jeśli ktoś coś wie, niech mówi. Sir Charles odniósł wrażenie, że apel Poirot skierowany był przede wszystkim do panny Wills. Nadaremnie. Nie tylko panna Wills milczała nikt się nie odezwał. Poirot westchnął, opuścił rękę. Niech więc będzie i tak. Ostrzegałem. Nic więcej zrobić nie mogę. Proszę pamiętać, przemilczenie jest niebezpieczne. Nikt jednak nie przemówił. Goście, zakłopotani, rozeszli się. Zostali tylko Eck, sir Charles i Satterflate. Ek wciąż jeszcze nie wybaczyła Poirot. Siedziała sztywno z płonącymi policzkami i złymi błyskami w oczach. Na sir Charlesa nawet nie spojrzała. Do licha! Nieźle pan to sobie obmyślił, rzekł z uznaniem sir Charles. Co za historia! zachichotał Nigdy Nigdybym nie uwierzył, że nie zauważa, jak pan podmienia kieliszki. Dlatego nie mogłem nikogo dopuścić do spółki. Tylko w ten sposób eksperyment miał szansę powodzenia. I to był jedyny pański powód? Sprawdzić, czy to da się zrobić niepostrzeżenie? Niezupełnie. Miałem jeszcze jeden cel. Można wiedzieć, jaki? Chciałem zobaczyć wyraz twarzy pewnej osoby, kiedy sir Charles dostał ataku. O kogo chodzi? spytała ostroek. To już moja tajemnica. I udało się panu to spostrzec? Spytał Sutterfleet. Tak. I? Poirot nie odpowiedział, tylko pokręcił głową. Nie powie nam pan, co pan zauważył. — Zobaczyłem wyraz bezgranicznego zdumienia — odparł wolno detektyw. Ek gwałtownie nabrała powietrza. — Chce pan powiedzieć, że wie pan, kto jest mordercą? — Może pani tak to ująć, mademoiselle? — Ale w takim razie... w takim razie wie pan wszystko! — Poirot zaprzeczył. — Nie, przeciwnie. — Nic nie wiem. — Nie wiem mianowicie... Dlaczego zabito Stevena Babingtona? Póki wiem, że niczego nie mogę udowodnić, wiem tyle co nic. Wszystko sprowadza się do jednego: motywu zabójstwa pastora. Zapukano do drzwi i wszedł goniec z telegramem na tacy. Poirot otworzył telegram. Twarz mu się zmieniła. Pokazał tekst Cartwrightowi. Ek pochylona nad ramieniem aktora przeczytała na głos. Proszę przyjechać natychmiast. Mam ważne informacje o śmierci Strange'a. — Margaret Rushbridger. Pani de Rushbridger! wykrzyknął sir Charles. Nie pomyliliśmy się. Ona ma jednak coś wspólnego z naszą sprawą. Rozdział dwunasty. Dzień w Gilling. Rozgorzała gorąca dyskusja. Studiowano rozkład jazdy. Na koniec zdecydowano, że lepiej jechać rannym pociągiem, niż samochodem. No, wreszcie uchylimy rąbka tajemnicy, rzekł sir Charles. Jak pan myśli? Co się za tym kryje? Spytała Eck. Nie mam pojęcia. W każdym razie pojawi się jakieś światło w sprawie Babingtona. Jeśli Toli rozmyślnie zebrał całe towarzystwo, czego jestem zresztą pewien, to niespodzianka, którą szykował, ma jakiś związek z tą Rash Bridger. Chyba możemy przyjąć takie założenie, mesję Puaro. Puaro był zakłopotany. Telegram jest pewną komplikacją, mruknął. Trzeba się śpieszyć. I to bardzo. Waite nie widział powodu do takiego pośpiechu, ale nie oponował. Oczywiście jedziemy pierwszym rannym pociągiem, tylko czy koniecznie wszyscy? Sir Charles i ja planowaliśmy wyprawę do Gilling, wtrąciła Ek. Można ją przełożyć, zauważył Cartwright. Nie powinniśmy niczego przekładać, zaprotestowała Ek. Nie musimy jechać całą czwórką do Yorkshire. To bez sensu. Monsieur Poirot i pan Sutterfwaite wybiorą się do Yorkshire, a my ruszymy do Gilling. — Wolałbym trzymać rękę na pulsie w sprawie Rush Bridger — westchnął Charles z odrobiną żalu w głosie. Rozmawiałem już z siostrą przełożoną, maczałem, by tak rzec, w tym palce. — Tym bardziej powinien pan się trzymać z daleka — zawyrokowała Na Naopowiadał pan bajek i teraz, kiedy ta Rush Bridger przyszła do siebie, wyjdzie pan na skończonego kłamcę. — O wiele lepiej, żeby pan jechał do Gilling. — Chcemy zobaczyć się z matką panny Milray. Z pracodawcą córki będzie szczera. Ma do pana zaufanie. Sir Charles spojrzał w zarumienioną, poważną twarz Eg. Pojadę do Gilling — odparł. — Zapewne ma pani rację. — Wiem, że mam rację. — Doskonałe rozwiązanie — żywo podchwycił Poirot. Słusznie zauważyła mademoiselle. Sir Charles jest pierwszą osobą do rozmowy z panią Millray. — Kto wie, może odkryje pan fakty — daleko większej wagi niż my w Yorkshire? Decyzje zapadły. Nazajutrz rano, za piętnaście dziesiąta, sir Charles zajechał po ek samochodem. Poirot i Satterthwaite opuścili Londyn wcześniej pociągiem. Był cudowny poranek powietrze rześkie, lekko mroźne. Ek z minuty na minutę czuła się lepiej. Samochód wykręcał na skrótach, które sir Charles odkrył na południe od Tamizy. Wreszcie płynęli gładko szosą wiodącą do Folkestone. Za Maidstone Sir Charles wyjął mapę. Zjechali teraz z głównej szosy i zaczęli toczyć się po bocznych wiejskich drogach. Za piętnaście dwunasta dotarli do celu. Gilling było miasteczkiem zapomnianym przez Boga i ludzi. Stary kościół, plebania, parę sklepów, rząd domków, kilka nowych domów czynszowych i piękny zieleniec. Matka panny Milrej mieszkała w małym domku po przeciwnej stronie kościoła, za Zieleńcem. Kiedy podjechali pod dom, eks pytała Czy panna Milrej wie o naszej wyprawie? Tak, uprzedziła matkę listownie, że przyjeżdżamy. Zastanawiam się, czy to dobre posunięcie. Czemu nie? Bo ja wiem. Nie wziął jej pan ze sobą. Prawdę mówiąc, celowo. Nie czuję się przy niej swobodnie. Jest o tyle bystrzejsza ode mnie. Nie wątpię, że podpowiadałaby mi, co mam mówić. Ek wybuchnęła śmiechem. Matka okazała się zupełnym, wręcz zabawnym przeciwieństwem córki. Podczas gdy tamta była surowa, ta była łagodna. Gdzie córka kanciasta, tam matka krągła. Pulchna, jak pączek w maśle, starsza pani siedziała w fotelu ustawionym tak, by z okna mogła wygodnie dojrzeć wszystko, co się dzieje na ulicy. Była przyjemnie podniecona przybyciem gości. Jakże mi miło, sir Charles! Tyle o panu słyszałam od mojej Violet. Violet! Imię pasujące do panny Milray jak pięść do nosa. Nawet pan nie wie, jak ona pana podziwia. Ile skorzystała przez te wszystkie lata pracując u pana. Proszę niech pani siada, panno Litgore. Wybaczą państwo, że nie wstaję. Straciłam władzę w nogach wiele lat temu. Widać Bóg tak chciał. Nie skarżę się. Człowiek potrafi do wszystkiego się przyzwyczaić. Może napiliby się państwo czegoś po podróży? Zarówno sir Charles, jak i Ek zaprotestowali. Pani Mildred nie zwróciła jednak na to uwagi. Klasnęła w ręce na wschodnią modłę i zaraz pojawiła się herbata i kruche ciasteczka. Chrupiąc ciasteczka i popijając herbatę, sir Charles wyłuszczał cel wizyty. Dotarły do pani zapewne wieści o tragicznej śmierci pana Babingtona, który kiedyś był tutaj wikarym. Pulch na pani Milray żywo skinęła głową. — Tak, oczywiście. Czytałam w gazetach o ekshumacji. Kto mógł go otruć? Zupełnie sobie nie wyobrażam. To taki miły człowiek. Tutaj wszyscy go lubili, i jego żony, i dzieci. — Właśnie. To wielce zagadkowe — przyznał ser Charles. Wręcz beznadziejne. Sądziliśmy, że może pani rzuci nam jakieś światełko. — Ja? Ależ ja... Nie widziałam Babingtonów zaraz chyba z piętnaście lat albo i więcej. Wiem. A nuż jednak jakiś fakt z przeszłości był przyczyną śmierci pastora? Zupełnie nie wiem, co by to być mogło. Żyli sobie cicho i spokojnie. Trudno im było poprawdzie związać koniec z końcem. Co się dziwić, no, tyle dzieciarni. Pani Milrej miała najlepszą wolę, by wygrzebać coś z przeszłości, ale jej wspomnienia wiele nie wniosły. Sir Charles pokazał jej powiększoną fotografię przedstawiającą De oraz wczesne zdjęcie Angeli Sutcliffe, A także niewyraźną podobiznę panny Wills wyciętą z jakiegoś pisma. Pani Millray obejrzała dokładnie wszystkie twarze. Żadna jednak nie wydała jej się znajoma. Nikogo takiego sobie nie przypominam. Poprawdzie to już tyle lat. Jesteśmy małym miasteczkiem, ruch tu u nas niewielki. Córki doktora Egnu powychodziły za mąż, powyjeżdżały, a nasz obecny doktor jest kawalerem, ma młodego pomocnika. Panny Kiley zawsze siedziały w kościele w Wielkiej Ławie, powymierały, już będzie dobry kawałek czasu. Dalej mm, Richardsonowie, on umarł, a ona wyjechała do Wali. no i są jeszcze inni mieszkańcy. Tutaj niewiele się zmienia. Moja Violet powiedziałaby panu tyle co ja. Była wtedy młodą dziewczyną i często zachodziła na plebanie. Sir Charles próbował wyobrazić sobie pannę Milray jako młodą dziewczynę, ale zupełnie mu to nie wyszło. Spytał, czy pani Milray znała kogoś nazwiskiem Rush Bridger. Nie, żadnych skojarzeń nie miała. W końcu Cartwright i Eck zebrali się do wyjścia. Poszli na szybki lunch do baru. Sir Charles wzdychał co prawda do sutego posiłku w innym miejscu, Ek jednak upierała się, że tutaj może uda im się posłuchać miejscowych ploteczek. Może pan raz zjeść gotowane jajka z pieczywem, rzekła surowo. Mężczyźni robią tyle ceregieli wokół jedzenia. Jajka działają na mnie deprymująco, tłumaczył się ser Charles potulnie. Podająca im do stołu kobieta była dość gadatliwa. Ona również czytała o ekshumacji Co za historia, ich dawne wikary. Wstrząsające. Byłam wtedy dzieckiem, mówiła, ale świetnie go pamiętam. Niewiele jednak mogła im o nim powiedzieć. Po lunchu wybrali się do kościoła, by przejrzeć rejestry narodzin, ślubów i zgonów, i znowu nic, co mogłoby naprowadzić na jakiś trop. Wyszli na dziedziniec przed kościołem, ociągali się z odejściem. Ek czytała napisy na grobach. Jakie dziwaczne nazwiska. Niech pan spojrzy. Tu cała rodzina w a tam Mary Ann Sticklepath. Na pewno nie takie dziwne jak moje, mruknął sir Charles. Cartwright? Wcale nie brzmi dziwnie. Nie chodzi mi o Cartwrighta. To mój pseudonim sceniczny, który ostatecznie przyjąłem jako nazwisko. A prawdziwe? Nie mogę zdradzić. To mój wstydliwy sekret. Czy jest aż tak okropne? Nie tyle okropne, ile. Humorystyczne. Och, niech pan mi powie. Na pewno nie, rzekł stanowczo sir Charles. Proszę, nie. A dlaczego? Będzie się pani śmiała? Nie będę. Nie powstrzyma się pani. Och, proszę mi powiedzieć, bardzo proszę. Jakie jest pani uparte stworzenie, Ek? Dlaczego tak pani na tym zależy? Bo nie chce mi pan powiedzieć. Moje tu urocze dziecko, rzekł mięknąc sir Charles. Nie jestem dzieckiem. Doprawdy. Niech pan mi powie, szepnęła prosząco Ek. Na twarzy ser Charlesa pojawił się pocieszny, zawstydzony uśmieszek. Niech już będzie. Nazwisko mojego ojca brzmiało Mag. Serio? Całkiem serio. Tak, to brzmi dość katastrofalnie iść przez życie jako mag. — Nie pomogłoby mi w karierze, to pewne. — Pamiętam — mówił w zamyśleniu — kiedy byłem młodym aktorem, chciałem przybrać nazwisko Ludowik Castiglione. W końcu zdecydowałem się na Charlesa Cartwrighta. — A Charles to prawdziwe imię? — Tak, otrzymałem na chrzcie. — Zawahał się i dodał. — Nie jestem dla ciebie ser. — Mów mi po prostu Charles. — Czemu nie? Tak jak wczoraj, kiedy myślałaś, że nie żyje. Och, wtedy, ek starała się przybrać nonszalancki ton. Sir Charles rzekł raptownie: Ek, tak czy owak, to morderstwo wydaje się zupełnie nierealne. Zwłaszcza dzisiaj. Coś zupełnie nierzeczywistego. Chciałem wyjaśnić pewną sprawę przed. przed wszystkim innym. Byłem przesądny. Łączyłem powodzenie w rozwikłaniu zagadki z... z innego rodzaju powodzeniem. Och, czemuż u licha tak się plącze? Zbyt często odgrywałem miłość na scenie. W życiu jestem nieśmiały jak sztubak. Powiedz, Ek, ja czy Manders? Muszę wiedzieć. Wczoraj myślałem, że jednak ja. I słusznie. Najdroższa zawołał. Charles, Charles, nie wolno się całować przed kościołem. Będę całował cię tam, gdzie mi się podoba. I nic nie odkryliśmy, stwierdziła Ek, kiedy mknęli szosą w kierunku Londynu. Jak to? Odkryliśmy jedynie ważną rzecz. Co mnie obchodzą zmarli, duchowni czy lekarze? Tylko ty się liczysz. Kochanie, jestem trzydzieści lat starszy od ciebie. Jesteś pewna, że to ci nie przeszkadza? Ek uszczypnęła go delikatnie. — Nie bądź niemądry. Ciekawa jestem, czy nasi panowie coś odkryli. — A niech sobie odkrywają. Szczęść im, Boże! — rzekł wspaniałomyślnie ser Charles. — Nie poznajecie Charles. Byłeś tak zapalony. Ale ser Charles nie grał już roli wielkiego detektywa. — Moje przedstawienie skończone. Przekazałem pałeczkę Wąsalowi. Teraz to jego sprawa. Myślisz, że on naprawdę wie, kto zabił? Twierdził, że tak. Podejrzewam, że nie ma zielonego pojęcia, tylko musi podtrzymać swoją reputację. Ek milczała. O czym myślisz, kochanie? Zagadnął sir Charles. Myślałam o pannie Milrey. Tak dziwnie się zachowywała, kiedy spotkałam ją wtedy wieczorem. Pamiętasz, opowiadałam ci. Kupiła gazetę z wiadomością o ekshumacji i powiedziała tylko, że nie wie co zrobić bzdura rzekł pogodnie Cartwright ta kobieta zawsze wie co zrobić nie żartuj charles była bardzo zmartwiona ek kochanie co mi tam zmartwienia panny Milrey? nic mnie nie obchodzi poza tobą i mną lepiej uważaj na przejazd nie chciałabym owdowieć zanim wyjdę za mąż zajechali do ser charlesa na podwieczorek panna Milrey wyszła im na powitanie. Jest do pana telegram. Dziękuję, zaśmiał się nerwowo jak uczniak. Panno Milrej, mam dla pani nowinę. Panna Littengore i ja zamierzamy się pobrać. Panna Milrej nie od razu odpowiedziała. Och rzekła po chwili. Jestem pewna, na pewno będziecie państwo bardzo ze sobą szczęśliwi. W jej głosie zabrzmiała jakaś dziwna nuta. Ek zauważyła to, lecz zanim zdążyła otworzyć usta, Cartwright obrócił się ku niej z okrzykiem O Boże, spójrz, Ek, to od i podsunął jej tekst. Ek, przeczytawszy telegram, szeroko otwarła oczy. Rozdział trzynasty Pani de Rush Bridger. Przed udaniem się na stację Poirot i Satterthwaite odbyli krótką rozmowę z panną Lyndon. Sekretarka Strange'a miała najlepsze chęci, nic istotnego jednak nie powiedziała. Przypadek pani de Rush Bridger opisany był w księdze chorych, sir Bartolomiu, z czysto lekarskiego punktu widzenia. Doktor zawsze mówił o niej tak, jak lekarz mówi o pacjentce, nic ponadto. Wlecznicy zjawili się około dwunastej. Drzwi otworzyła im zarumieniona i wyraźnie podniecona pokojówka. Satterfwaite zapytał najpierw o siostrę przełożoną. Nie wiem, czy będzie mogła teraz panów przyjąć, zauważyła dziewczyna z powątpiewaniem. Satterfwaite wyjął wizytówkę i napisał na niej kilka słów. Proszę jej to doręczyć. Zaprowadzono ich do niewielkiej poczekalni. Po kilku minutach w drzwiach stanęła siostra przełożona. Nie była to już ta sama, co poprzednio żywa, energiczna kobieta. Satterthwaite wstał i przemówił: Nie wiem, czy pani mnie sobie przypomina. Byłem tu wraz z sir Charlesem Cartwrightem zaraz po śmierci sir Bartolomew Strange'a. Oczywiście pamiętam pana. Sir Charles pytał wtedy o panią Derashbridger. E. Cóż za zbieg okoliczności? Pozwoli pani, monsieur Hercules Poirot. Poirot ukłonił się. Siostra odpowiedziała na jego ukłon z roztargnieniem. — Zupełnie nie rozumiem, — ciągnęła, — jakim sposobem otrzymali panowie ten telegram? — Tajemnicza sprawa. Chyba nie jest powiązana ze śmiercią naszego pana doktora. Jakiś szaleniec, nie widzę innego wytłumaczenia. To wszystko takie okropne, policja i, i w ogóle... — Policja? — zdumiał się Satterthwaite. — Tak, kręcą się tu przecież od dziesiątej rano. — Policja? — Zapytał z kolei Płaro. Czy możemy zobaczyć się teraz z panią Derać Bridger, skoro nas o to prosiła? rzekł Satterthwaite. Siostra przerwała mu gwałtownie. Och pan nic nie wie, panie Satterthwaite. — Co się stało? Ostro spytał Płaro. Biedna pani Derać Bridger nie żyje. Nie żyje? krzyknął Poirot. Mille tonnerres! Teraz rozumiem! Teraz rozumiem. Powinienem był przewidzieć. Urwał na moment. W jaki sposób umarła? To bardzo dziwna sprawa. Otrzymała pudełko czekoladek przesyłką pocztową. Zjadła jedną. Musiała być ohydna, ale ją połknęła pewnie z rozpędu. Człowiek nie lubi wypluwać, jak już coś ma w ustach. Oui, oui. A jeśli płyn dostanie się do gardła, wypluć się nie da. Więc połknęła czekoladkę i krzyknęła. Przybiegła pielęgniarka, ale nic się nie dało zrobić. Zmarła w dwie minuty. Lekarz wezwał policję, zbadano czekoladki. Górna warstwa była spreparowana, te na dole w porządku. Jaka trucizna? Zdaje się nikotyna. Znowu nikotyna? Rzekł Poirot. Co za cios. Co za zuchwały cios. Przybyliśmy za późno, westchnął Satterthwaite. — Nigdy się nie dowiemy, jaki sekret chciała nam powierzyć. Chyba, że. Chyba, że zdradziła go komuś innemu. I spojrzał pytająco na siostrę przełożoną. Poirot pokręcił głową. Nie było tu żadnych zwierzeń. Sam pan się przekona. Możemy popytać, a nuż pielęgniarki coś wiedzą. Niech pan pyta, odparł Poirot ale głos jego nie brzmiał zachęcająco. Satterthwaite zwrócił się do siostry, która natychmiast wezwała dwie pielęgniarki, dzienną i nocną, opiekujące się panią de Rushbridge. Żadna z nich nic nie wiedziała. Pani de Bridger nigdy nie wspominała o śmierci ser Bartolomiu, a one nie miały pojęcia, że wysyłano telegram. Na prośbę Poirot zaprowadzono ich do pokoju z Działał tam nadinspektor Crossfield i Satterthwaite dokonał prezentacji. Podeszli do łóżka, na którym spoczywało ciało. Zmarła miała około 40 lat. Była ciemnowłosa i blada. Na jej twarzy nie malował się spokój. Wciąż widoczne były ślady agonii. Biedactwo, powiedział wolno Satterthwaite. Spojrzał na płaro. Twarz belga miała niesamowity wyraz. Było w niej coś takiego, że Satterthwaite'a przeszedł dreszcz. Rzekł: Ktoś wiedział, że zacznie mówić i ją zabił. Zabił ją, żeby temu zapobiec. Puaro przytaknął. Tak? Dokładnie. Zamordowano ją, by nie mogła nam powiedzieć tego, co wiedziała. Lub tego, czego nie wiedziała. Nie traćmy czasu. Jest wiele do zrobienia. Żadnych więcej śmierci. Naszym obowiązkiem jest tego dopilnować. A co z pana koncepcją osoby mordercy? Czy to wszystko do niej pasuje? Spytał zaciekawiony Saturfwait. Tak, pasuje. Wiem teraz jedno: morderca jest groźniejszy niż sądziłem. Musimy być ostrożni. Nadinspektor Crossfield wyszedł z pokoju razem z Saturfwaitem i Poirot, którzy opowiedzieli mu o telegramie. Depesza została wysłana z poczty w Melford, a nadał ją jakiś mały chłopiec. Panienka na poczcie zapamiętała ten fakt zaintrygowana treścią przekazu, gdyż była w nim mowa o śmierci ser Bartolomiu Strange'a. Wade i Poirot zjedli lunch w towarzystwie nadinspektora, wysłali telegram do ser Charles'a i podjęli na nowo śledztwo. O szóstej wieczór odnaleziono chłopca, który wysłał depesze. Opowiedział pokrótce przebieg wypadków. Telegram dostał od jakiegoś Obdartusa, który mówił mu, że to od jednej pomylonej z domu w parku, Spuściła telegram zawinięty w dwie półkoronówki przez okno. Facet nie chciał być zamieszany w żadną nieprzyjemną aferę, poza tym było mu nie po drodze, więc dał chłopcu dwa funty, mówiąc, żeby zatrzymał resztę. Przystąpiono do poszukiwań mężczyzny. Na razie nie było nic więcej do zrobienia i obaj panowie postanowili jechać. Była prawie północ, kiedy znaleźli się w Londynie. Ek wróciła już do matki, ale sir Charles spotkał się z nimi, było mówić sytuację. Moa mi, rzekł Poirot, proszę mnie posłuchać. Tylko jedna rzecz potrafi rozwiązać tę zagadkę: małe, szare komórki. Jeżdżenie w tej i z powrotem po Anglii, uganianie się za ludźmi w nadziei, że powiedzą nam coś, na co czekamy, wszystko to metody amatorskie i bez sensu. Prawdę można zobaczyć tylko od wewnątrz. Sir Charles spojrzał na niego sceptycznie. Co zamierza pan robić? Myśleć. Proszę mi dać dwadzieścia cztery godziny na myślenie. Czy myślenie da panu odpowiedź na pytanie, co ta kobieta chciała nam powiedzieć? Mam nadzieję. Trudno w to uwierzyć. Ale w końcu musi pan postępować po swojemu. Może pan potrafi rozwikłać tę zagadkę? Ja? Nie. Jestem pobity, przyznaję. Zresztą. Mam teraz co innego w głowie. Jeśli spodziewał się dopytywań, rozczarował się. Pan Satterthwaite co prawda rzucił mu czujne spojrzenie, lecz Poirot nie zwrócił uwagi, zatopiony w zadumie. — Pora na mnie — rzekł aktor. — Aha, jeszcze jedno. Martwi się o pannę Wills. — Co się z nią dzieje? — Wyjechała. — Wyjechała? Dokąd? — zdumiał się Poirot. — Nikt tego nie wie. Kiedy otrzymałem od pana telegram, postanowiłem wszystko przemyśleć. Mówiłem już panu, jestem przekonany, że ta kobieta coś przed nami zataiła. Chciałem spróbować raz jeszcze ją podejść i coś z niej wydobyć. Pojechałem do niej koło w pół do dziesiątej. Kiedy o nią spytałem, powiedziano mi, że udała się dziś rano na jeden dzień do Londynu. Tak w każdym razie mówiła. Wieczorem przysłała telegram, żeby się nie niepokoić, bo zostanie jeszcze dzień lub dwa. — A niepokojono się? — O, no, chyba tak. — Widzi pan, nie wzięła żadnego bagażu. — Dziwne — mruknął Płaro. Właśnie. Wygląda na to, że... nie wiem, boję się o nią. Ostrzegałem ją. Ostrzegałem wszystkich. Pamięta pan, co mówiłem? Proszę mówić teraz. Tak, tak. Sądzi pan, że ona także? Mam swoje zdanie, odparł Poirot, lecz na razie wolałbym go nie ujawniać. Najpierw kamerdyner Ellis, teraz panna Wills. Gdzie jest Ellis? Nie do wiary, że policji nie udało się trafić na jego ślad. Nie szukali ciała tam, gdzie trzeba. A więc zgadza się pan z Ek Uważa pan, że Elis nie żyje? Żywego Elisa nigdy już nie zobaczymy. Boże, wybuchnął ser Charles, to jakaś zmora. Wszystko razem jest kompletnie niezrozumiałe. Przeciwnie. Jest jasne i logiczne. Ser Charles wytrzeszczył oczy. Tak pan uważa? Niewątpliwie. Widzi pan, ja mam uporządkowany umysł. Nie rozumiem pana. Satterfleet też patrzył na małego Belga z pytaniem w oczach. A jaki ja mam umysł? Spytał sir Charles, urażony. Pan ma umysł aktora, sir Charles, twórczy, oryginalny, dopatrujący się zawsze dramatycznych wartości. Nasz przyjaciel, pan Satterfleet, ma umysł widza, obserwuje ludzi, Wyczuwa nastrój. Ja natomiast mam umysł prozaiczny. Widzę gołe fakty. Bez dramatycznych ozdób, bez dekoracji. Mamy więc pana zostawić? Taką mam prośbę. Na dwadzieścia cztery godziny. A zatem powodzenia! Dobranoc! Kiedy pożegnali się z Poirot, sir Charles rzekł do Saterthwaite'a: ma o sobie wielkie mniemanie. Głos miał dość chłodny. Satterfaight uśmiechnął się pod nosem. Gwiazda, o to chodzi. Zapytał, co pan miał na myśli, mówiąc, że ma pan teraz co innego w głowie? Na twarzy sir Charlesa pojawił się ów barani wyraz, który Satterfaight znał tak dobrze ze ślubów na Hanover Square. No więc, prawdę powiedziawszy, i ja, y, ek, i ja, wspaniała nowina! Rzekł Satterthwaite moje gratulacje. Oczywiście jestem dla niej o wiele za stary. Ona tak nie uważa, a jest w tym najlepszym sędzią. Bardzo pan miły. Wie pan, wbiłem sobie do głowy, że ona kocha się w Mandersie. Ciekaw jestem, co pana skłoniło do takiej opinii, zauważył niewinnie Satterthwaite. W każdym razie, stwierdził stanowczo Sir Charles, tak nie jest. Rozdział czternasty. Panna Millery. Dwadzieścia cztery godziny spokoju, których domagał się Płaro, zostały zakłócone. Nazajutrz rano, kwadrans po 11:00, wkroczyła bez uprzedzenia ek. Ku jej zdumieniu wielki detektyw zajęty był budowaniem domków z kart. Spojrzała na niego z taką pogardą, że zmuszony był powiedzieć coś na swoją obronę. — Nie, nie, nie zdzieciniałem na stare lata, mademoiselle. — Widzi pani, budowanie domków z kart to rzecz bardzo pobudzająca dla szarych komórek. Mam ten zwyczaj od lat. Pierwsze, co zrobiłem dziś rano, wyszedłem zakupić talię kart. Co prawda przez pomyłkę sprzedano mi nieprawdziwe karty, ale to nie szkodzi i te się nadają. Ek przyjrzała się uważnie konstrukcji na stole. Wybuchnęła śmiechem. Orety, sprzedano panu szczęśliwą rodzinkę. Cóż to za szczęśliwa rodzinka? Taka gra dla dzieci w przedszkolu. Aha, to nic. Domki stawia się dokładnie tak samo. Ek wzięła do ręki kilka kart i spoglądała na nie z rozczuleniem. Pan bułeczka syn piekarza. Zawsze go uwielbiałam. A tu mamy panią mag, żonę mleczarza. — O Boże, to właśnie ja. Czemu ten zabawny obrazek miałby przedstawiać panią, mademoiselle? Z powodu nazwiska. I pękając ze śmiechu na widok zmieszanej twarzy Płaro, wszystko mu opowiedziała. Ach, więc o to mu chodziło wczoraj wieczorem, rzekł Płaro kiedy skończyła. Mag. Tak, tak. W slangu tak się określał fermę, czyż nie? Oczywiście zmieniłaby pani nazwisko. Chyba nie chciałaby pani zostać Lady Mag. Egg znów się zaśmiała i rzekła Nie życzy mi Pan szczęścia? Życzę, życzę, a jakże? Nie krótkotrwałego szczęścia młodości, ale trwałego szczęścia. Szczęścia, które się wznosi na skalę. Powiem Charlesowi, że nazywa go pan skałą. A teraz do rzeczy. Wie pan, co mnie tu sprowadza? Zamartwiałam się tym wycinkiem z gazety, co wypadł Oliverowi z portfela, a który panna Wills podniosła i mu oddała. Pomyślałam sobie, że albo Oliver jest bezczelnym kłamcą, twierdząc, że nie pamięta wycinka, albo że nigdy go nie widział na oczy. Wypadł mu jakiś papierek, a ta kobieta udawała, że to informacja o nikotynie. Dlaczego miałaby tak postąpić, mademoiselle? Chciała się pozbyć wycinka, podrzucić go Oliverowi. Pani zdaniem to ona zabiła? Tak. Jaki miała motyw? Proszę mnie o to nie pytać. Mogę tylko podejrzewać, że jest maniaczką. Zdolni ludzie są zawsze trochę zwariowani. Nie widzę innej możliwości. Zresztą u nikogo nie widać motywu. Na pewno jesteśmy w impasie. Nie proszę pani o podanie motywu, rzecz jasna. To pytanie sobie zadaję bezustannie. Jaki motyw miał morderca, zabijając pana Babingtona? Kiedy rozwiąże tę kwestię, zagadka będzie rozwikłana. — A nie myśli pan, że za tym kryje się po prostu obłęd? — zasugerowała Eg. Nie, mademoiselle, nie obłęd w pani rozumieniu. Jest powód. Muszę go odkryć. — To do widzenia. Przepraszam, że panu przeszkodziłam. Tak mi to przyszło do głowy. Muszę lecieć. Wybieramy się z Charlesem na próbę generalną sztuki panny Wills a piesek się śmieje. Wie pan, tej co napisała dla Angeli Sadcliffe. Jutro premiera. Mon dieu wykrzyknął Poirot. Co takiego? Co się stało? Tak, rzeczywiście coś się stało. Myśl. Genialna myśl. Byłem ślepy, ślepy. Ek gapiła się na niego w zdumieniu. Poirot opanował się, zdając sobie sprawę, że wygląda na dziwaka. Pogłaskał ją po ramieniu. Uważa pani, że mam bzika? Wcale nie. Słyszałem, co pani mówiła. Wybiera się pani do teatru na sztukę, a piesek się śmieje, w której gra Angela Sutcliffe. Niech pani idzie i zapomni o moich słowach. Ek wyszła zdezorientowana. Zostawszy sam, Poirot zaczął przemierzać pokój wzdłuż i wszerz, mrucząc pod nosem. Oczy świeciły mu zielonym blaskiem jak u kota. — Myli? Oui? To wszystko tłumaczy. Dziwny motyw. Bardzo osobliwy. Nigdy dotąd z takim się nie zetknąłem, a jednak jest logiczny. A zważywszy na okoliczności — naturalny. Wszystko razem bardzo osobliwe. Podszedł do stołu, gdzie stał domek z kart. Jednym ruchem ręki zmiótł karty. Szczęśliwa rodzinka nie jest mi już potrzebna. Zagadka rozwiązana. Teraz pora na działanie. Schwycił kapelusz i włożył płaszcz. Zszedł na dół. Portier zawołał taksówkę. Płaro podał kierowcy adres Ser Charlesa. Przybył na miejsce. Zapłacił za taksówkę, wysiadł i wszedł do holu. Portiera nie było. Pojechał windą do góry. Poirot ruszył po schodach. Kiedy znalazł się na drugim piętrze, otwarły się drzwi do mieszkania Ser Charles'a i wyszła panna Milray. Na widok Poirot podskoczyła. — Pan? Poirot rzekł z uśmiechem. — We własnej osobie, czy tak się mówi? — Enfin moi? Panna Milray powiedziała. — Niestety nie zastał pan Ser Charles'a. Poszedł do teatru z panną Littengor, do Babylon Theatre. — Nie przyszedłem do Ser Charles'a. — Chyba zostawiłem tu laskę. — Ach, być może. Proszę zadzwonić, Templ się tym zajmie. Przepraszam, ale się śpieszę. Mam zaraz pociąg. Jadę do Kentu, do matki. — Rozumiem. Nie chciałbym pani zatrzymywać, mademoiselle. Usunął się na bok, a panna Milrey zaczęła szybko schodzić po schodach. W ręku trzymała małą walizeczkę. Kiedy zniknęła, Poirot jakby zapomniał, po co przyszedł. Zamiast iść do drzwi, zawrócił na dół. Gdy znalazł się przy wyjściu, zobaczył, jak panna Milrey wsiada do taksówki. Inna taksówka jechała wolno wzdłuż krawężnika. Poirot uniósł rękę, taksówka zatrzymała się, wsiadł i kazał kierowcy jechać za pierwszym samochodem. Nie zdziwił się, że panna Milrey kieruje się na północ i wysiada przy Paddington Station, choć stąd nie odjeżdżają pociągi w kierunku Kentu. Poirot Udał się do okienka z biletami pierwszej klasy i kupił bilet powrotny London Lumow. Pociąg ruszał za pięć minut. Poirot postawił wysoko kołnierz płaszcza. Dzień był bowiem chłodny. I usadowił się w kącie przedziału pierwszej klasy. Do Lumow przyjechali około godziny piątej. Zaczynało się ściemniać. Poirot, stojąc w bezpiecznej odległości, słyszał, jak bagażowy na małej stacyjce wita się serdecznie z panną Milray. Nie spodziewaliśmy się pani, czy sir Charles też się pojawi? Odparła: Ta podróż wypadła mi nagle. Wracam jutro rano. Muszę zabrać parę rzeczy. Nie, nie wezmę taksówki. Pójdę skalną ścieżką. Robiło się coraz ciemniej. Panna Milrej podchodziła szybko stromą, zygzakowatą dróżką. A za nią, daleko z tyłu, skradał się cicho jak kot Herkules Poirot. Doszedłszy do kruczego gniazda, panna Milrej wyjęła klucze z torebki i weszła do domu bocznymi drzwiami, zostawiając je uchylone. Po chwili pojawiła się. W ręku trzymała zardzewiały klucz i latarkę. Poirot skrył się za krzakiem. Obeszła dom, zaczęła wspinać się pod górę zarośniętą ścieżką. Mały belk podążał za nią. panna Milrej pieła się i pieła, aż dotarła nagle do starej kamiennej wieży. Jakie często spotyka się w tej części wybrzeża. Wieża była niewielka i zniszczona. W brudnym oknie wisiała zasłona. Panna Milrej włożyła klucz w zamek wielkich drewnianych drzwi. Klucz zazgrzytał opornie. Drzwi jęknęły w zawiasach. Panna Milrej weszła do środka z latarką w ręku. Płaro przyspieszył kroku, by ją dogonić. Bezszelestnie przekroczył próg. Światło latarki pełzało po szklanych retortach, palniku bunsena, rozmaitej aparaturze. Panna Midrej wzięła do ręki łom. Kiedy uniosła go nad szklanym urządzeniem, ktoś schwycił ją za ramię. Wstrzymała oddech i odwróciła się. Ujrzała zielone kocie oczy Płaro. Nie może pani tego zrobić, mademoiselle, rzekł. To, co pani chce zniszczyć, stanowi dowód. Rozdział 15. Kurtyna. Herkules Poirot siedział w wielkim fotelu. Boczne światła zostały wyłączone i tylko lampa z różowym abażurem rzucała blask na jego drobną postać. Obraz był niejako symboliczny: oświetlona, samotna figurka i pozostali: Sir Charles, pan Sutterthwaite oraz Eck Lytten-Gore. Czyli publiczność, siedzący poza kręgiem światła, w półmroku. Głos belga brzmiał sennie. Wydawało się, że mówi raczej w przestrzeń niż do słuchaczy. Jaki jest cel detektywa? Zrekonstruować zbrodnię. Jak to zrobić? Ułożyć fakty, jeden na drugim, dokładnie tak, jak buduje się domki z kart. A jeśli fakty nie pasują do siebie, innymi słowy, gdy jakaś karta się zachwieje, trzeba zaczynać wszystko od początku. Inaczej domek runie. Jak mówiłem, istnieją różne typy umysłu, a więc umysł dramatyczny, czyli przetwarzający rzeczywistość za pomocą najróżniejszych środków, jest też umysł podatny na dramatyczne wydarzenia i romantyczny umysł młodości. I wreszcie, drodzy przyjaciele. Jest umysł prozaiczny, czyli taki, który nie ogląda się na błękit morza i krzewy mimozy, lecz widzi ukrytą stronę dekoracji scenicznej. A teraz, mes mi, przejdźmy do śmierci wielebnego Stevena Babingtona. Tamtego sierpniowego wieczora sir Charles Cartwright wysunął przypuszczenie, że pastor został zamordowany. Nie zgodziłem się z nim. Wątpiłem po pierwsze, że taki człowiek w ogóle może paść ofiarą zbrodni, po drugie, że w tamtych okolicznościach udałoby się podać truciznę konkretnej osobie. Teraz przyznaję, że rację miał ser Charles ja byłem w błędzie. Myliłem się, patrzyłem bowiem na zbrodnie z zupełnie fałszywego punktu widzenia. Dopiero 24 godziny temu. Nagle spojrzałem na wszystko pod zupełnie innym kątem, tym razem właściwym. I zabójstwo pastora ujrzałem jako logiczne i możliwe. Zostawmy jednak na razie te kwestie i prześledźmy krok po kroku drogę, jaką przeszedłem. Śmierć Stevena Babingtona nazwałbym pierwszym aktem dramatu. Zapadła nań kurtyna, kiedy wyjechaliśmy z kruczego gniazda. Drugi akt. Rozpoczął się w Monte Carlo, gdy pan Satterthwaite pokazał mi gazetę z wiadomością o śmierci sir Bartolomiu. Stało się oczywiste, że sir Charles miał rację, nie ja. Zarówno Stephen Babington, jak i sir Bartholomew Strange zostali zamordowani i oba morderstwa stanowią jedną i tę samą zbrodnię. Później doszła trzecia śmierć, pani de Rush Bridger. Potrzebujemy zatem logicznej teorii. Opartej na zdrowym rozsądku, która pokazałaby nam nić łączącą ze sobą te trzy morderstwa. Innymi słowy, wszystkie trzy popełnił jeden i ten sam człowiek w jakimś określonym celu. Wyznam, że trapił mnie fakt, że śmierć sir Bartolomiu Strangea nastąpiła po śmierci Stevena Babingtona. Rachunek prawdopodobieństwa wynikający z owych trzech morderstw popełnionych w różnym miejscu i czasie, wskazywał bezsprzecznie na to, że zabójstwo ser Bartolomiu było zbrodnią centralną, podstawową, a tamte dwa miały charakter drugorzędny, były wynikiem powiązań obu ofiar z doktorem. Ale cóż, nie można mieć takiej zbrodni, jakiej by sobie człowiek życzył. Już to mówiłem. Pan Babington zginął pierwszy, a ser Bartolomiu drugi. Wydawało się więc, że druga zbrodnia powinna wypływać z pierwszej i że w pierwszej należy poszukiwać klucza zagadki. Przyznam, bardzo silnie skłaniałem się ku teorii prawdopodobieństwa do tego stopnia, iż poważnie brałem pod uwagę możliwość popełnionej omyłki. Czyżby ser Bartolomiu miał być pierwszą ofiarą, a Babington został otruty zamiast doktora? Musiałem jednak zarzucić ten trop. Każdy, kto znał bliżej Strange'a, Wiedział, że nie znosił on koktajli. Albo inne przypuszczenie. Czy Stevena Babingtona otruto przez pomyłkę w miejsce jakiegoś innego gościa obecnego na przyjęciu w krótszym gnieździe? Nic nie potwierdzało takiej hipotezy. Nie było rady. Wróciłem do teorii celowego morderstwa na osobie pastora i natychmiast utknąłem, jako że pozornie taka rzecz wydawała się całkowicie niemożliwa. Zawsze należy rozpoczynać śledztwo od najprostszych i najbardziej oczywistych założeń. Przyjmując za podstawę fakt, że Steven Babington wypił zabójczy koktajl, zastanawiałem się, kto miał sposobność ten koktajl zatruć. Wydawało mi się z początku, że mogły tego dokonać tylko dwie osoby: te, które podawały trunki, gospodarz oraz pokojówka Temple. Tak. Oboje mogli wlać truciznę do szklanki, ale żadne z nich nie miało okazji podania tego, a nie innego koktajlu pastorowi. Temple ostatecznie mogła to zrobić, zręcznie manipulując tacą, tak, by podsunąć mu ostatnią szklankę. Trudne, ale wykonalne. Sir Charles z kolei mógł rozmyślnie chwycić właściwą szklankę i wręczyć ją staruszkowi. Tak, ale nic takiego nie miało miejsca. Wyglądało na to, że przypadek i tylko przypadek skazał pana Babingtona na zatruty koktajl. Sir Charles i Temple zajmowali się podawaniem drinków w kruczym gnieździe. Czy któryś z nich było naparty w Milford Abbey? Nie. Kto miał najwięcej możliwości manipulowania kieliszkiem Porto-Ser Bartolomiu? Zbiegły kamerdyner Ellis oraz pomagająca mu pokojówka. Tutaj nie można jednak wykluczyć jednego z gości. Każdy mógł wślizgnąć się do jadalni i wlać nikotynę do wina. Ryzykowne, ale możliwe. Kiedy przybyłem do kruczego gniazda, lista gości obecnych na obu przyjęciach była już gotowa. Mogę teraz zdradzić, że z miejsca odrzuciłem cztery pierwsze osoby z listy. Państwa de panne pannę i pannę Niemożliwe by ktoś z tej czwórki wiedział wcześniej, że spotka Stevena Babingtona w krótszym gnieździe. Użycie nikotyny wskazywało na starannie przygotowany plan. To nie jest rzecz, którą wymyśla się na poczekaniu. Na liście znalazły się jeszcze trzy osoby Lady Mary Littengore, panna Litengor i pan Oliver Manders. Ta trójka, choć mało prawdopodobna, wchodziła w grę. To ludzie miejscowi, każdy z nich mógł mieć jakiś motyw usunięcia pastora, a wieczór w kruczym gnieździe wybrać na dzień akcji. Ale cóż, nie udało mi się znaleźć żadnego na to dowodu. Pan Sutterfeight, który chyba rozumował podobnie jak ja, skupił swe podejrzenia na Oliverze Mandersie. Przyznaję, że młody Manders był najmocniejszym kandydatem. Oznaki ostrego nerwowego napięcia, naparty u sir Charlesa, Nieco skrzywione spojrzenie na życie, wynikające z jego własnych problemów, silny kompleks niższości, częsta przyczyna wielu zbrodni, niezrównoważenie związane z wiekiem, kłótnia z pastorem, w każdym razie ujawnienie wrogich wobec niego uczuć. Następnie tajemnicze okoliczności jego przyjazdu do Milford Abbey, jego niewiarygodna opowieść o liście ser Bartolomiu. Na koniec świadectwo panny Wills o wycinku z gazety na temat nikotyny. A zatem Oliver Manders był niewątpliwie osobą, która powinna stać na czele siódemki podejrzanych. I wtedy, drodzy przyjaciele, doznałem dziwnego uczucia. Wydawało się oczywiste i logiczne, że mordercą jest osoba obecna przy obu wydarzeniach. Innymi słowy, osoba z siódemki na liście. Miałem jednak uczucie, że ta bezsporność jest zaaranżowana. Po prostu każdy zdrowo i logicznie myślący człowiek musi nabrać takiego przekonania. Ja miałem uczucie, że patrzę nie na rzeczywistość, ale na chytrze, spreparowaną scenerię. Prawdziwie zręczny przestępca wiedziałby przecież, że każdy, kto będzie na liście, znajdzie się automatycznie w kręgu podejrzanych, a zatem jego lub jej na tej liście być nie powinno. Mówiąc inaczej, morderca Stevena Babingtona i Sir Bartolomio Strange'a był faktycznie na obu przyjęciach, choć pozornie na nich nie był. Kto uczestniczył w pierwszym spotkaniu, a na drugim był nieobecny? Sir Charles Cartwright, Pan Satterthwaite, Panna Milray i Pani Babington. Kto z tej czwórki mógł pod inną postacią znaleźć się na drugim party? Sir Charles i pan Satterthwaite byli na południu Francji, panna Milray znajdowała się w Londynie, a pani Babington w Lumow. Należałoby więc wskazać na pannę Milray lub panią Babington. Czy jednak nikt w Milford Abbey nie rozpoznałby panny Milray? Ma ona bardzo charakterystyczne rysy, niełatwo je zamaskować, trudno zapomnieć. Wykluczone, aby nikt jej nie rozszyfrował. Jak również pani Babington. A pan satterwaite i sir Charles, czy ich także by nie rozpoznano? Mało prawdopodobne, jeśli idzie o pana Sutterflueta. Sir Charles Cartwright to co innego. Sir Charles jest aktorem, gremawe krwi. Jaką rolę mógłby tutaj odegrać? I wtedy zacząłem rozważać osobę, Kamerdynera Elisa. Tajemnicza postać, ten Elis. Człowiek, który pojawił się znikąd na dwa tygodnie przed zbrodnią i zniknął jak kamfora. Zniknięcie doskonałe. Dlaczego? Ponieważ Elisa nigdy nie było. Elis był dziełem rekwizytów i sztuki aktorskiej. Elis nie istniał. Jak to jednak możliwe? Przecież służba w Milford Abbey znała sir Charlesa. Ser Bartolomius Strange był jego bliskim przyjacielem. Służbę rozgryzłem łatwo. Wcielenie się w kamerdynera nie przedstawiało dla Cartwrighta żadnego ryzyka. Gdyby służba go rozpoznała, nic nie stało na przeszkodzie, by uznać całą sprawę za kawał. Skoro jednak minęły dwa tygodnie, bez cienia podejrzeń, poczuł się całkiem bezpieczny. Przytoczono mi uwagi służby o kamerdynerze. Miał w sobie coś z dżentelmena. Pracował w najlepszych domach. Wiedział to i owo o ludziach z towarzystwa. To było proste. Bardzo znaczące zdanie powiedziała pokojówka Alice. Takiego kamerdynera nigdy nie spotkałam, jak długo pracuje. Kiedy powtórzono mi te słowa, otrzymałem potwierdzenie mojej teorii. Trudniejsza sprawa z doktorem. Jak to możliwe, żeby nie rozpoznał bliskiego przyjaciela? Doktor musiał więc wiedzieć o wcieleniu sir Charlesa. Czy mamy na to jakieś świadectwo? Tak. Nasz przenikliwy przyjaciel Satterfaith nie przepuścił pewnego faktu we wczesnym toku śledztwa. Żartobliwej uwagi sir Bartolomiu, zupełnie dla niego nietypowej, jeśli idzie o służbę, świetny z pana facet, Elis. Doskonały kamerdyner. Wypowiedź całkowicie zrozumiała. Jeśli kamerdynerem był sir Charles, a sir Bartolomiu, wtajemniczony w grę. Doktor niewątpliwie tak właśnie widział całą sprawę. Udawanie kamerdynera traktował jak kawał. Może chodziło o zakład? Punktem kulminacyjnym przyjęcia miało być wystrychnięcie gości na dudka. Dlatego sir Bartolomiu wspomniał, że szykuje niespodziankę, dlatego był tak rozbawiony. Proszę też zauważyć, że sir Charles w razie czego zdążyłby się wycofać. Gdyby ktoś go zidentyfikował w czasie kolacji, mógł się jeszcze zatrzymać. Uszłoby to za kawał i na tym koniec. Nikt jednak nie zwrócił uwagi na przygarbionego kamerdynera, z przyciemnionymi belladonną oczami, bokobrodami i z preparowanym na przegubie znamieniem. Zmyślny znak szczególny, który zawiódł na całej linii, ponieważ ludzie nie potrafią obserwować. Znamie miało stanowić kluczowy punkt rysopisu, a tu — masz ci los — nikt go nie zauważył. Nikt poza bystrą panną Wills, do której zaraz przejdziemy. Co było dalej? Ser Bartolomius zmarł. Tym razem nie było mowy o śmierci z przyczyn naturalnych. Przybyła policja. Przesłuchano Elisa przesłuchano innych. Później nocą Elis uciekł tajnym przejściem. Wrócił do swego prawdziwego ja i w dwa dni potem przechadzał się już po Monte Carlo, gotów przyjąć ze zdumieniem wieść o śmierci przyjaciela. Proszę zauważyć, była to tylko teoria. Nie miałem dowodów. Wszystko jednak, co się działo wokół, świadczyło na moją korzyść. Mój domek z kart był solidnie zbudowany. Szantażujące listy znalezione w pokoju Elisa, ależ odkrył je Sir Charles we własnej osobie. A co z rzekomym listem Sir Bartolomiu Strange'a do Olivera Mandersa, w którym doktor prosił o zainscenizowanie wypadku? Nic łatwiejszego. Sir Charles pisze list w imieniu Sir Bartolomiu. Nawet jeśli Manders sam nie zniszczył listu, Elis, mający dostęp jako kamerdyner do rzeczy młodego człowieka, zrobił to bez trudu. Podobnie nie miał kłopotów z wsunięciem wycinka z gazety do portfela Olivera. Przejdźmy teraz do trzeciej ofiary, pani de Rush Bridger. Kiedy po raz pierwszy słyszymy o tej damie? Zaraz po owym nietypowym dla doktora przekomarzaniu się z Elisem po jego zaskakującej wypowiedzi o doskonałym kamerdynerze. Za wszelką cenę należało odciągnąć uwagę od tego dziwnego incydentu. Sir Charles zatem szybko zadaje pytanie. Chce się dowiedzieć, jaką wiadomość przekazał kamerdyner. Wiadomość dotyczyła pani de Rush Bridger. Cartwright dwoi się i troi, by skierować uwagę na nieznaną pacjentkę, a odwrócić zainteresowanie od Elisa. Udaje się do lecznicy, rozmawia z siostrą przełożoną. Pani de Rush Bridger jest jakby papierkiem lakmusowym. A panna Wills. Jaka jest jej rola w dramacie? To dziwna osoba. Należy do ludzi, którzy nie zapadają w pamięć. Ani przystojna, ani dowcipna, ani błyskotliwa, ani nawet sympatyczna. Niczym się nie wyróżnia. Ma jednak bystre oko i wielką inteligencję. Piórem bierze odwet na otoczeniu. Z niezwykłym talentem przedstawia na papierze portrety ludzkie. Nie wiem, czy coś w kamerdynerze uderzyło pannę Wills. W każdym razie była jedyną osobą przy stole, która w ogóle go zauważyła. Nazajutrz rano, wiedziona nienasyconą ciekawością, zaczęła wścibiać nos, jak to ujęła służąca. Poszła do pokoju dekrisów, Przez obite suknem drzwi udała się do pomieszczeń dla służby. Myszkowała po kątach z instynktem głodnego zwierzęcia. Panna Wills to jedyna osoba, która posiała niepokój w duszy Sir Charlesa. To też zależało mu, by samemu się nią zająć. W czasie rozmowy z nią odetchnął, zauważyła znamie. A potem się stało. Do tej pory panna Wills nie łączyła osoby kamerdynera Elisa z osobą Sir Charlesa Cartwrighta. Myślę, że po prostu Elis kogoś jej przypominał. Jest jednak baczną obserwatorką. Kiedy roznoszono półmiski, zwróciła uwagę nie na twarz, lecz na ręce podającego do stołu. Wtedy jeszcze nie przyszło jej do głowy, że Elis to Sir Charles. Dopiero gdy rozmawiała z aktorem, doznała nagle olśnienia. Sir Charles był wówczas Elisem i poprosiła go, żeby odegrał scenę podawania półmiska z jarzynami. Nie interesowało jej znamie, czy jest na lewym czy na prawym przegubie. Potrzebowała pretekstu. Chciała obejrzeć dłonie. Dłonie z półmiskiem, tak samo ułożone jak u kamerdynera. Odgadła prawdę, ale to niezwykła kobieta. Wystarczył jej sam fakt odkrycia. Zresztą nie była wcale pewna, że sir Charles zamordował swego przyjaciela. Odegrał kamerdynera, zgoda, ale to jeszcze nie znaczy, że był mordercą. Niejeden najuczciwszy człowiek na świecie coś zatajał by nie znaleźć się w kłopotliwej sytuacji. Panna Wills zatem zatrzymała swe odkrycie dla siebie i była usatysfakcjonowana. Sir Charles się jednak niepokoił. Nie podobał mu się jej złośliwy uśmieszek, który dostrzegł, wychodząc z pokoju. Ta kobieta coś wiedziała. Co? Czy to dotyczyło jego? Nie był pewien. Czuł jednak przez skórę, że chodzi o kamerdynera. Najpierw pan Satterthwaite, teraz panna Wills. Trzeba za wszelką cenę odwrócić uwagę od Elisa, skoncentrować ją na kimś innym i w jego głowie powstał plan prosty, zuchwały i jego zdaniem doskonale zwodzący na manowce. W dniu mego Sherry Party sir Charles wstał wczesnym rankiem, udał się do Yorkshire, gdzie przebrany za obdartusa kazał chłopcu nadać telegram. Zdążył wrócić do Londynu na przyjęcie i odegrać rolę, którą mu powierzyłem w moim małym przedstawieniu. Wysłał czekoladki kobiecie, której nigdy nie widział na oczy, o której nic nie wiedział. Co się zdarzyło tego wieczoru? Wiadomo. Niepokój sir Charlesa świadczył o tym, że panna Wills coś podejrzewa. Kiedy aktor odgrywał scenę śmierci, obserwowałem twarz tej kobiety. Malowało się na niej zdumienie. Stwierdziłem wtedy, że panna Wills na pewno podejrzewała ser Charlesa. Widząc, że umiera w ten sam sposób co tamci, zmuszona była uznać na moment swą pomyłkę. Panna Wills podejrzewała ser Charlesa. Znajdowała się zatem w wielkim niebezpieczeństwie. Człowiek, który zabił dwa razy, nie zawaha się zabić po raz trzeci. Ostrzegłem was z całą mocą, Później wieczorem zadzwoniłem do panny Wills i za moją radą wyjechała nagle, na nazajutrz rano. Zamieszkała tutaj, w tym hotelu. Miałem rację. Sir Charles wybrał się następnego dnia do Tuting, po powrocie z Gilling. Spóźnił się. Ptaszek odfrunął. Poza tym uważał, że plan się powiódł. Pani de Rush Bridger miała coś ważnego do powiedzenia. Pani de Rush Bridger została zabita. Nim zdążyła przemówić. Jakie to dramatyczne. Zupełnie jak w książkach, na scenie czy w filmach. I znowu rekwizyty, scenografia, inscenizacja. Herkulesa Poirot nie tak łatwo zwieść. O nie. Pan Satterthwaite powiedział, że panią de Bridger zabito, żeby nie mogła mówić. Przyznałem mu rację. Twierdził, że zabito ją, by nie zdążyła powiedzieć nam tego, co wiedziała. Dodałem. Albo tego, czego nie wiedziała. Był chyba zaskoczony. W tym momencie mógł odgadnąć prawdę. Pani de Bridger została zabita, ponieważ naprawdę nie miała nic do powiedzenia. Ponieważ jej osoba była poza całą sprawą. Mogła zdać egzamin tylko w jednym wypadku jako martwa. W takim oto celu została zamordowana niewinna, obca kobieta. Triumf Sir Charlesa był pozorny. Popełnił kolosalny błąd, dziecinną omyłkę. Zaadresował telegram do mnie, Hercules Poirot, hotel Ritz. A przecież pani de Rush Bridger nie miała pojęcia, że mam jakikolwiek związek ze sprawą. Nikt o tym nie wiedział. Niewiarygodnie dziecinne potknięcie. Eh, bien, osiągnąłem pewien etap. Wiedziałem już kto jest mordercą. Wciąż jednak nie znałem motywu. Uruchomiłem szare komórki. I cóż zobaczyłem? Zobaczyłem z całą jasnością, że śmierć ser Bartolomiu Strange'a była tą, o którą chodziło. Jaki powód mógł mieć ser Charles, by zabić swego przyjaciela? Czy w ogóle można sobie wyobrazić motyw? Myślę, że tak. Ktoś westchnął głęboko. Sir Charles podniósł się powoli z miejsca i poszedł do kominka. Stał tam z ręką na biodrze i patrzył z góry na Poirot. Przybrał postawę, tak by określił pan Saterwaite, lorda Iglmonta, który spoziera z pogardą na hultaja prokuratora, oskarżającego go o oszustwo. Promieniowała zeń godność i pogarda, arystokrata spoglądający wyniośle na zwykłą hołotę. Ma pan niezwykle bogatą wyobraźnię, Messie Poirot, rzekł. Chyba nie muszę mówić, że nie ma słowa prawdy w pana historyjce. Że też miał pan czelność uraczyć nas tym absurdalnym stekiem kłamstw. Ale proszę mówić, proszę. Całkiem to interesujące. Jaki miałbym motyw, by zamordować człowieka, którego znałem od dzieciństwa? Petit bourgeois Herkules Poirot spojrzał w oczy arystokracie powiedział szybko i stanowczo. Zna pan sir Charles francuskie przysłowie la fam? Tu leży pana motyw. Widziałem pana z mademoiselle Littingor. Było jasne, pan ją kocha, to straszliwa, pochłaniająca namiętność, tak typowa dla mężczyzn w sile wieku, którzy zakochują się w młodej, niewinnej dziewczynie. A więc pan ją kocha, ona wielbi pana jak bohatera. Wystarczy słówko, a rzuci się panu w ramiona. Pan jednak milczy. Dlaczego? Odgrywał pan przed swym przyjacielem Wejtem głupka, który nie wie, czy wybranka jego serca darzy go uczuciem. Udawał pan zdenerwowanie podejrzeniem, że panna Gore jest zakochana w Oliverze Mandersie. Ale pan jest światowcem, Sir Charles. Ma pan wielkie doświadczenie z kobietami. Kto jak kto, ale pan nie mógł nie wiedzieć. Przeciwnie. Zdawał pan sobie świetnie sprawę, że pan nie gore na panu zależy. Dlaczego się pan z nią nie ożenił? Przecież pragnął pan tego. Musiała istnieć jakaś przeszkoda. Jaka? Tylko jedna. Pan jest żonaty, sir Charles. Nigdy nie słyszałem, że ma pan żonę. Uchodził pan za kawalera, a zatem musiał się pan ożenić bardzo młodo, zanim stał się pan wschodzącą gwiazdą. A co z pana żoną? Jeśli żyła, dlaczego nikt o niej nie wiedział? Jeśli nie mieszkał pan z nią, mógł się pan rozwieść. Żona mogła być katoliczką, nie akceptować rozwodów, ale fakt, że nie mieszkacie razem, pozostałby faktem. Są jednak dwie tragedie, w których prawo nie folguje: kiedy kobieta jest skazana na dożywotnie więzienie, albo jest w zakładzie dla obłąkanych. W takim wypadku nie otrzymałby pan rozwodu, a jeśli coś takiego stało się za pana młodych lat, mogło to nie wyjść na jaw. Skoro nikt nic nie wiedział, cóż prostszego jak poślubić pannę Littingor, nie ujawniając prawdy. Przypuśćmy jednak, że ktoś wiedział, na przykład przyjaciel z młodości. Ser Bartolomius Strange był uczciwym, rzetelnym lekarzem. Mógł panu współczuć, odnosić się życzliwie do pana przygód bójnego życia, ale nie patrzyłby w milczeniu na Bigamie, małżeństwo z ufną dziewczyną. Żeby ożenić się z panną Littengore, trzeba było usunąć Sir Bartolomiu Strange'a. Sir Charles roześmiał się. — A Babington? Czy on też wszystko o mnie wiedział? — Tak na początku sądziłem. Nic jednak nie potwierdzało tej hipotezy. A na jej drodze wciąż leżała ta sama przeszkoda. Nawet jeśli dolał pan nikotyny do szklanki, nie mógł mieć pan pewności, że weźmie ją właściwa osoba. To był dla mnie wielki problem. I naraz przypadkowe słówko panny Litengor ukazało mi światełko w tunelu. Trucizna nie była przeznaczona dla pana Babingtona. Mógł ją wypić ktokolwiek, ktokolwiek z wyjątkiem trzech osób. Panny Litingor której podał pan sam bezpieczną szklankę, pana oraz ser Bartolomiu, który nie pijał koktajli. Pan Satterthwaite zakrzyknął wielkim głosem — Ależ to absurd! Jaka w tym logika! To nie ma sensu! Poirot zwrócił się do niego z pewnym triumfem. — To ma sens, zapewniam pana. Dziwna logika, bardzo dziwna. Nigdy przedtem nie spotkałem się z takim motywem zbrodni. Morderstwo Stevena Babingtona było ni mniej, ni więcej, tylko próbą generalną. Co takiego? Tak. Sir Charles jest aktorem kierowała nim dusza aktora. Musiał zrobić próbę zbrodni, nim ją popełnił. Nie było obaw, że padną na niego podejrzenia. Śmierć, wszystko jednoczyja, nie przynosiła mu żadnych korzyści. Poza tym, jak wiemy, nie można mu dowieść, że trucizna przeznaczona była dla kogoś konkretnego. Próba generalna udała się. Pan Babington umiera. Nikt nie podejrzewa zabójstwa. Dopiero sir Charles występuje z takim przypuszczeniem. My, ku jego radości, nie traktujemy tej możliwości poważnie. Zamiana szklanki również poszła gładko. Ma pewność, że kiedy dojdzie do właściwego przedstawienia, wszystko pójdzie jak spłatka. Wydarzenia przybrały nieco inny obrót. Przy drugim wypadku obecny był lekarz, który z miejsca zaczął podejrzewać otrucie. W interesie ser Charlesa leżało teraz ściągnięcie uwagi na śmierć Babingtona. Druga śmierć musiała być uznana za skutek pierwszej. Śledztwo skoncentrowane na motywie zabójstwa pastora nie, ser Bartolomiu. Ser Charles zapomniał tylko o jednej osobie. Bacznej Sprawnej pannie Milray. Wiedziała ona, że jej chlebodawca bawi się w doświadczenia chemiczne w wieży, znajdującej się w ogrodzie. Płaciła rachunki za preparat do opryskiwania róż i któregoś dnia zauważyła, że spora ilość preparatu w tajemniczy sposób zniknęła. Potem przeczytała, że pan Babington zmarł na skutek otrucia nikotyną. W jej bystrej główce natychmiast powstała myśl, że sir Charles zrobił wyciąg czystego alkaloidu z roztworu preparatu. Była w rozterce. Z jednej strony znała pana Babingtona od dziecka, a z drugiej była bez pamięci zakochana, z typowym dla brzydkiej kobiety zaślepieniem, w swym fascynującym pracodawcy. W końcu zdecydowała się zniszczyć urządzenie. Cartwright, pewien sukcesu, Zlekceważył niebezpieczeństwo. Panna Milray pojechała do Kornwali, a ja udałem się za nią. Sir Charles, dżentelmen w każdym calu, który ze wzgardą spogląda na szpicla, znów zaśmiał się z wyższością. — I cały pana dowód to stary aparat chemiczny? — spytał lekceważąco. — Nie — odparł Poirot. — Oto pański paszport z datami przekroczenia granicy królestwa. Jest jeszcze jeden fakt. W szpitalu psychiatrycznym w Haverton żyje kobieta mieniąca się Gladys Mary Mag, żona Charlesa Maga. Ek siedziała dotychczas w milczeniu i nieruchomo, jak zastygła figurka. Teraz poruszyła się. Wydała cichy krzyk, niemal jęk. Sir Charles odwrócił się ku niej wspaniałym teatralnym ruchem. Eg chyba nie wierzysz w tę absurdalną bajeczkę, zaśmiał się i wyciągnął do niej ręce. Eg szła ku niemu powoli, jak w hipnotycznym śnie. Jej udręczone, błagalne oczy wpatrywały się w twarz ukochanego. Kiedy była tuż tuż, zawahała się nagle. Spuściła wzrok, zrobiła krok w jedną stronę, potem w drugą, jakby szukała oparcia. Ze szlochem padła na kolana, obok Herkulesa Puaro. Czy to prawda? Czy to prawda? Łukała. Puaro położył obie ręce łagodnie i mocno na ramionach dziewczyny. To prawda, mademoiselle. Słychać było tylko łkanie eg. Twarz sir Charlesa nagle się postarzała. Wyglądał jak zużyty lubieżny satyr. Bądź przeklęty. Wykrzyknął i nigdy w całej swojej karierze aktorskiej nie wyrzucił z siebie słów z tak autentyczną furią. Odwrócił się na pięcie i wyszedł z pokoju. Saterfait uniósł się na krześle, ale Poirot potrząsnął głową, nie opuszczając dłoni z ramion szlochającej ek. Ucieknie rzekł Saterfait. Nie, wybierze tylko zejście ze sceny. Albo wolne, na oczach publiczności, albo szybkie, zakulisowe. Uchyliły się drzwi i ktoś wszedł do pokoju. Był to Oliver Manders. Jego zwykły, ironiczny wyraz twarzy zniknął. Był blady i smutny. Poirot pochylił się nad ek. Proszę spojrzeć, mademoiselle, rzekł łagodnie. Jest tu przyjaciel. Przyjechał zabrać panią do domu. Ek. Zerwała się z klęczek, spojrzała z wahaniem na Olivera, po czym ruszyła ku niemu niepewnym krokiem. Oliver, zabierz mnie do mamy? Och, do mamy. Otoczył ją ramieniem i pociągnął w stronę drzwi. Dobrze, kochanie, zabiorę cię, chodź. Kolana Egg drżały, z trudem mogła iść. Oliver i pan Saterfwait poprowadzili ją ostrożnie do drzwi. W progu odzyskała równowagę, odrzuciła do tyłu głowę. Czuję się dobrze, powiedziała. Puaro skinął na Olivera i Manders zawrócił. Niech pan będzie dla niej dobry. Będę. Tylko na niej mi zależy, wie pan dobrze. Przez miłość do niej stałem się gorzki i cyniczny. Teraz się zmienię. Będę przy niej. A któregoś dnia, może. myślę, że tak. Chyba zaczynało się w niej rodzić uczucie dla pana, ale tamten się pojawił na scenie i ją zaślepił. Kult bohatera to prawdziwie wielkie niebezpieczeństwo dla młodej dziewczyny. Przyjdzie dzień, że Ek pokocha przyjaciela i zbuduje swe szczęście na skale. Patrzył z sympatią za oddalającym się młodzieńcem. Wrócił Satterthwaite. Monsieur Poirot, rzekł. Był pan wspaniały, doprawdy słów nie mam. Puaro przybrał skromną minę. Och, nic takiego, nic takiego. Tragedia w trzech aktach. Właśnie zapadła kurtyna. Przepraszam pana, zaczął Sadelfwait. Tak? Chciałby pan coś jeszcze wyjaśnić? Chciałbym o coś zapytać. Proszę pytać. Dlaczego raz mówi Pan doskonale po angielsku, a innym razem idzie panu gorzej? Puaro zaśmiał się. Wytłumaczę panu. To prawda, potrafię mówić dokładną, idiomatyczną angielszczyzną. Ale czy wie pan przyjacielu, że kiepska angielszczyzna jest wielkim atutem? Ludzie takim pogardzają, mówią cudzoziemiec, nawet po angielsku porządnie mówić nie umie. Moją polityką nie jest straszenie ludzi. Chętnie natomiast witam ich lekkie kpiny. Chełpię się, a jakże? Anglik powiada: człowiek, który ma tak wysokie mniemanie o sobie, jest na pewno niewiele wart. Angielski punkt widzenia. Zresztą mylny. I wie pan, co się dzieje? Ludzie przy mnie przestają mieć się na baczności. Poza tym, dodał, weszło mi to w zwyczaj. Oj, cóż za lisia przebiegłość! Zaśmiał się Sutterfwaite, po czym zamilkł na chwilę, myśląc w duchu o wszystkim. Nie ma co mówić, rzekł ze smutkiem. Nie popisałem się. Wręcz przeciwnie. Nie zlekceważył pan niezwykle ważnej kwestii uwagi doktora rzuconej do kamerdynera. Docenił pan rolę naszej bystrej panny Wills. Och, jestem pewien, że rozwiązały pan całą zagadkę, gdyby nie pańskie nawyki bywalca teatralnego, upodobanie. Do dramatycznych efektów. Caterfait rozpogodził się. Nagle coś mu przyszło do głowy. Szczęka mu opadła. Wielki Boże! zawołał. Dopiero teraz sobie uświadomiłem. Ten drań i jego zatruty koktajl. Każdy mógł go wypić. Na przykład ja! Jest jeszcze gorsza ewentualność, której nie wziął pan pod uwagę, rzekł na to Poirot. Hmm? — To mogłem być ja — powiedział Herkules Poirot.